Wir wollen in diesen beiden Tagen etwas nachdenken über den Propheten Hesekiel. Chcielibyśmy w te dwa dni teraz porozmyślać na temat księgi proroka Ezechiela. Vielleicht hat ja einer von euch schon mal angefangen, diesen Propheten zu lesen. Może też i już nie jeden z was rozpoczął czytanie tej księgi. Und hat dann festgestellt, dass es am Anfang ganz schön kompliziert ist. I z pewnością stwierdził, że już od samego początku ta księga jest dość skomplikowana. Und vielleicht hat jemand dann auch aufgegeben und lieber ein anderes Buch gelesen. Może ktoś był też i taki, który z tego powodu zrezygnował czytania do końca tej księgi i zajął się inną księgą. Aber ich möchte es an diesen Abenden so einfach wie möglich machen. Ale ja chciałbym w tych dwóch wieczorów przedstawić tą księgę na ile to możliwe, jak w najbardziej prosty sposób. Dass wir durch diese Abende vielleicht einen kleinen Schlüssel bekommen zu diesem Propheten. Abyśmy właśnie mogli w te wieczory otrzymać taki klucz do zrozumienia tej księgi tego proroka. Und dann auch Mut fassen, ihn noch einmal ganz zu lesen. I potem abyśmy nabrali jeszcze odwagi, aby jeszcze raz tą księgę przeczytać. Wir lesen jetzt etwas aus Kapitel 1 und 2. I przeczytamy dzisiaj z pierwszego i z drugiego rozdziału tej księgi. Und zuerst Kapitel 1, Vers 1 bis 5. Najpierw z pierwszego rozdziału księgi Ezechiela od pierwszego do piątego wiersza. W 30 roku, w czwartym miesiącu, piątego dnia tego miesiąca, gdy byłem wśród wygnańców nad rzeką Kebar, otworzyły się niebiosa i miałem widzenie Boże. Piątego dnia tego miesiąca był to piąty rok od uprowadzenia króla Jojachina do niewoli. Doszło słowo pana Ezechiela, syna Buziego kapłana, w ziemi chaldejskiej nad rzeką Kebar, a ręka pana spoczęła tam na nim. I spojrzałem, a oto gwałtowny wiatr powiał z północy i pojawił się wielki obłok, płomienisty ogień i blask dokoła niego, a z jego środka, spośród ognia, lśniło coś jakby błysk polerowanego kruszcu, a pośród niego było coś w kształcie czterech żywych istot, a z wyglądu były podobne do człowieka. Und dann Vers 26 bis Kapitel 2, Vers 2. A następnie od 26 wiersza pierwszego rozdziału do drugiego rozdziału, do drugiego wiersza. A nad sklepieniem, nad ich głowami było coś z wyglądu jakby kamień szafirowy w kształcie tronu, a nad tym, co wyglądało na tron, u góry, nad nim, było coś z wyglądu podobnego do człowieka. A wyżej ponad tym, co wyglądało na jego biodra, widziałem jakby błysk polerowanego kruszcu, z wyglądu jak ogień wewnątrz niego, a w dół od tego, co wyglądało na jego biodra, widziałem coś, co wyglądało na ogień i wokoło niego blask. Jak wygląda tęcza, która pojawia się na obłoku, gdy pada deszcz, tak wyglądał wokoło niego blask tego, co pojawiło się jako chwała Pana. Gdy ją ujrzałem, upadłem na twarz i słyszałem głos tego, który przemówił i rzekł do mnie: Synu człowieczy, stań na nogi, a będę z tobą rozmawiał. A gdy przemówił do mnie, wstąpił we mnie duch i postawił mnie na nogi i słyszałem tego, który mówił do mnie. Und dann Kapitel 2, Vers 8. A następnie w tym drugim rozdziale, wiersz 8. Bis Kapitel 3, Vers 3. To znaczy od ósmego wiersza aż do trzeciego rozdziału, do trzeciego wiersza. Ty zaś, synu człowieczy, słuchaj, co ja mówię do ciebie. Nie bądź przekorny jak dom przekory. Otwórz swoje usta i zjedz, co ci podaję. A gdy spojrzałem, oto ręka była wyciągnięta do mnie, a w niej zwój księgi.
i rozwinął go przede mną, a był zapisany z jednej i z drugiej strony. Były zaś na nim wypisane skargi, jęki i biadania. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, zjedz to, co masz przed sobą, zjedz ten zwój i idź, a mów do domu izraelskiego. A gdy otworzyłem usta, dał mi ten zwój do zjedzenia. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, nakarm swoje ciało i napełnij swoje wnętrzności tym zwojem, który ci daję. Wtedy zjadłem go, a on był w moich ustach słodki jak miód. Viele von uns kennen David gut. Wielu z nas dobrze zna osobę Dawida. David wurde König über das Volk Israel. Dawid został ustanowiony królem nad ludem izraelskim. Er war der Mann nach dem Herzen Gottes. On był tym mężem, który był według serca Bożego. David nahm die Stadt Jerusalem ein. Dawid zdobył to miasto Jerozolimę. Er baute sie weiter aus. Rozbudował to miasto. Und diese Stadt war die Hauptstadt in diesem Volk Israel. I to miasto stało się stolicą w tym narodzie izraelskim. Gott hatte diese Stadt bestimmt und dort wollte er wohnen. To Bóg postanowił to miasto i chciał w nim zamieszkać. Nach David wurde Salomo König. Po Dawidzie królem został Salomon. Und Salomo hat in dieser Stadt den Tempel gebaut. I Salomon w tym mieście zbudował świątynię. Und dann hat Gott selbst Wohnung genommen in diesem Tempel. I Bóg osobiście zamieszkał w tej świątyni. Die Herrlichkeit Gottes erfüllte dieses Haus. I chwała Boża wypełniła ten dom. Gott wohnte nun an diesem Ort, den er ausgewählt hatte. Bóg zamieszkał w tym miejscu, które sam wybrał. Dann vergehen weniger als 400 Jahre. Ale potem upłynęło mniej więcej 400 lat. 400 Jahre, die eine traurige Geschichte haben. 400 lat, które cechują się smutną historią. Das Volk Gottes wendet sich anderen Göttern zu. A lud Boży odwrócił się od Boga i skierował się do obcych bożków. Sie verlassen ihren Gott und handeln gegen ihn. Oni zostawili swojego Boga i zaczęli postępować przeciwko jego woli. Da muss Gott sein Volk in die Gefangenschaft führen. I wtedy Bóg musiał wyprowadzić swój naród z tego kraju do niewoli. Und diese Stadt Jerusalem, die David gebaut hatte, a ta miejscowość Jerozolima, którą rozbudował Dawid, und der Tempel, den Salomo gebaut hat, i świątynia, którą zbudował Salomon, die werden zerstört. Wszystko zostało zburzone. Das ist ein Gericht Gottes. A było to sądem Bożym. Und es gibt drei Propheten in der Bibel, die in dieser Zeit gelebt haben. I mamy trzech proroków występujących w Biblii, którzy w tym czasie żyli. Das ist einmal der Prophet Jeremia. I na pierwszym miejscu to jest prorok Jeremiasz. Er hat am Ende seines Buches von dieser Zerstörung Jerusalems geschrieben. On pod koniec swojej księgi właśnie pisał o zburzeniu Jerozolimy. Jeremia blieb dort im Land. Jeremiasz został tam w tym kraju, gdy inni byli uprowadzeni. Und wurde hinterher mitgenommen nach Ägypten. A przeciwko swojej woli on został później uprowadzony do Egiptu. Dann war da Daniel. Następnie był Daniel. Daniel wurde weggeführt nach Babel. I on został uprowadzony do Babilonu. Er hat diese erste Wegführung erlebt. On był uczestnikiem tego pierwszego uprowadzenia z tego kraju. Und er hat gelebt bis zu der Zeit, wo Gott sein Volk wieder zurückgeführt hat. I żył przez ten okres czasu, w którym Bóg postanowił z powrotem przyprowadzić swój naród do jego kraju. Er hat auch gelebt in der Zeit, in der Jerusalem zerstört wurde. On też żył w tym czasie, w którym Jerozolima była zburzona. Und er befand sich zu dieser Zeit in Babel. I w tym czasie znajdował się w Babilonie. Und dann ist da noch Hesekiel.
I jeszcze był prorok Ezechiel. Ezechiel war ein Priester. Ezechiel był kapłanem. Und wurde auch weggeführt aus Jerusalem. I on został też uprowadzony z Jerozolimy. Hat auch im Land der Chaldeer im Babel gewohnt. On musiał mieszkać w tym kraju Chaldejczyków w miejscowości Babilon. Und hatte eine Aufgabe der Weissagung an den Weggeführten. I otrzymał zadanie prorokowania dla wszystkich tych, którzy byli uprowadzeni do niewoli. Und ein zentraler Punkt in seinem Buch ist die Zerstörung Jerusalems. I zentralnym tematem w jego księdze to jest właśnie zburzenie Jerozolimy. Dieses Buch Prophet Ezechiel hat zwei große Teile. I ta księga Ezechiela może być podzielona na dwie duże części. Der erste Teil geht von Kapitel 1 bis Kapitel 33. Pierwsza część to rozdziały od 1 do 33. Die Worte, die dort geschrieben sind, die werden vor der Zerstörung Jerusalems gesprochen. Te słowa, które w tych rozdziałach są zapisane, były wypowiedziane przed zburzeniem Jerozolimy. Und in diesem Teil geht es darum, warum dieses Gericht kommen muss. I w tych rozdziałach chodzi właśnie o to, dlaczego ten sąd musi przyjść na Jerozolimę. Ezechiel hat ernste Worte zu reden. Ezechiel miał zadanie wypowiadać bardzo poważne słowa. Er muss aufdecken, wie Gott sein Volk beurteilt. On to musiał odkryć przed innymi, w jaki sposób Bóg swój własny naród teraz widzi i osądza. Und dann kommt in Kapitel 33 ein Bote zu Ezechiel. I czytamy w 33 rozdziale, że do Ezechiela przychodzi posłaniec. Und er erzählt ihm, dass Jerusalem eingenommen wurde. I opowiada mu o tym, że Jerozolima została zdobyta. Jerusalem ist zerstört. I że Jerozolima została zburzona. Und dann beginnt der zweite Teil dieses Propheten. I wtedy rozpoczyna się druga część tej księgi proroczej. Kapitel 34 bis 48. Od 34 rozdziału do 48. Und in diesem Teil ist es auf einmal eine ganz andere Sprache. I można zauważyć, że w tej drugiej części nagle jest całkowicie inny język, jakim się prorok wyraża. Das Gericht ist ausgeführt. On wie, że ten sąd już został teraz wypełniony. Die Stadt zerstört. Miasto zostało zburzone. Und jetzt redet Gott Trostworte. I teraz Bóg zaczyna wypowiadać słowa pociechy. Und Ezechiel darf davon sprechen, dass einmal eine Zeit kommen wird, wo diese Stadt wieder gebaut wird. I Ezechiel dostąpił tego zaszczytu, że mógł o tym opowiadać, że nastanie kiedyś taki czas, że to miasto będzie odbudowane. Das ist unser Gott. Takim jest nasz Bóg. Er muss das Böse richten. On musi zło osądzić. Und an diesem Gericht führt kein Weg vorbei. An diesem Gericht führt kein Weg vorbei. Es muss kommen. I nie można tego sądu ominąć. On musi nastać. Aber dieser Gott ist auch ein Gott der Gnade. Ale ten Bóg jest również Bogiem łaski. Und er kommt zu seinem Ziel. I on zawsze dochodzi z każdym do swojego celu. Und so redet Ezechiel ab Kapitel 34 Trostworte. I tak widzimy, Ezechiel od 34 rozdziału zaczyna wypowiadać słowa pociechy. Und er zeigt, wie einmal im tausendjährigen Reich diese Stadt wieder bestehen wird. I pokazuje, jak kiedyś w tysiącletnim królestwie to miasto będzie istniało i jak będzie wyglądało. Und wie Gott sein Volk wieder segnen wird. I jak Bóg swój naród znowu będzie błogosławił. Im ersten Teil, Kapitel 1 bis 33. W tej pierwszej części, w tych rozdziałach od 1 do 33. Da muss Ezechiel beschreiben, wie die Herrlichkeit des Herrn diese Stadt verlässt. Ezechiel musiał to opisywać, w jaki sposób ta chwała Boża opuszczała to miasto. Die Herrlichkeit Gottes hatte dort gewohnt seit der Zeit von Salomo. I chwała Boża w tym mieście przebywała albo mieszkała od czasu Salomona. Und jetzt muss der Herr die Stadt verlassen. I teraz Pan musiał opuścić to miasto. Und im zweiten Teil, da spricht er davon, wie diese Herrlichkeit einmal wiederkommen wird.
I w drugiej części tej księgi opisuje o tym, jak znowu chwała Boża wróci z powrotem do tego miasta. Und wie Gott wieder in dieser Stadt wohnen wird. I jak Bóg znowu w tym mieście zamieszka. Das sind die zwei großen Teile dieses Propheten. Tak wyglądają te dwie duże części tej księgi proroczej. Wenn wir jetzt ein wenig zu dem ersten Teil kommen, i gdy teraz będziemy mogli przyjrzeć się troszeczkę tej pierwszej części, dann beschreiben die Kapitel 1 bis 24 das Gericht über Jerusalem. Wtedy zauważymy, że od 1 do 24 rozdziału jest mowa o zburzeniu Jerozolimy. Und die Kapitel 25 bis 32 das Gericht über die Nationen. A w tych rozdziałach od 25 do 32 oglądamy sąd nad pozostałymi narodami na ziemi. Bevor wir jetzt zu Kapitel 1 kommen, i zanim zagłębimy się w treść pierwszego rozdziału, noch kurz etwas zu diesem Mann Hezekiel. Krótko jeszcze chciałbym mówić na temat tego męża Ezechiela. Ezechiel war ein junger Mann. Ezechiel był młodym człowiekiem. Er war ein Priester. Był kapłanem. Er wurde weggeführt in der zweiten Wegführung, in der Zeit des Königs Jojakin. On został uprowadzony w czasie drugiego uprowadzenia, za czasów panowania króla Jojachina. Und das war etwa 11 Jahre vor der Zerstörung Jerusalems. A to mniej więcej było 11 lat przed zdobyciem i zburzeniem Jerozolimy. Ezekiel hat in den ersten Kapiteln eine sehr ernste Botschaft. W pierwszym rozdziale Ezechiel podaje bardzo poważne poselstwo. Und er würde Ablehnung erleben. I on doświadcza tego, że jest odrzucony. Gott sagt ihm das vorher. Bóg już mu to wcześniej zapowiedział. Und trotzdem ist Ezekiel bereit, seinen Auftrag auszuführen. A Ezechiel, pomimo tego, że wiedział o tym, jest gotowy, aby wypełnić swoje zadanie. Und das geht bei Ezekiel sehr, sehr weit. I to posuwa się w przypadku Ezechiela bardzo daleko. In seinem Dienst für den Herrn muss sogar seine Frau sterben. Wykonując swoją służbę dla Pana, musiał tego doświadczyć, że też i musiała umrzeć jego małżonka. Und Gott sagt ihm, deine Frau wird sterben, aber du sollst nicht weinen. A Bóg dodatkowo powiedział, że twoja żona umrze, ale tobie nie wolno jej opłakiwać. Gott wusste, er würde traurig sein. Bóg wiedział o tym, jak bardzo on będzie zasmucony. Aber er sollte die Trauer nicht nach außen zeigen. Ale nie powinien w żaden sposób z tego smutku na zewnątrz okazywać. Und Ezekiel ist bereit, das so zu tun. I Ezechiel był gotowy, aby tak te słowa Boże wykonać. Als ich das gelesen habe, hat mich das sehr beeindruckt. Gdy ja to przeczytałem, to wywarło to na mnie bardzo wielkie wrażenie. Und heute sind auch viele junge Leute hier. Dzisiaj też na tej sali jest wielu młodych ludzi. Sind wir auch bereit, uns so für unseren Herrn einzusetzen? Czy i my bylibyśmy gotowi, aby w taki sposób stanąć w sprawie naszego Pana? Dieser Ezekiel ist uns dafür ein echtes Beispiel. I Ezechiel w tym względzie jest najprawdziwszym przykładem godnym naśladowania. Und ich möchte es mal für uns so sagen. A ja dla nas wszystkich chciałbym to tak wyrazić. Sind wir bereit, alle Dinge, die unser Leben hier auf der Erde betrifft? Czy jesteśmy gotowi, aby wszystkie rzeczy, które tutaj nas dotyczą w naszym życiu na ziemi, sie dem Herrn Jesus unterzuordnen? Wszystkie je podporządkować Panu Jezusowi? Das ist der Punkt. To jest właśnie ten rdzeń tej sprawy. Oder gibt es irgendetwas in diesem Leben hier auf der Erde, was mir wichtiger ist als der Herr Jesus? Albo może jest w tym życiu na tej ziemi jakaś rzecz, która dla mnie jest ważniejsza niż sam Pan Jezus? Vielleicht der Beruf? Może mój zawód? Vielleicht die Familie? Może moja rodzina? Ich weiß nicht, was es sein kann. Ja nie wiem, co może być to w twoim przypadku. Aber von Hesekiel lernen wir, dass wir alles dem Herrn unterordnen. Ale od Ezechiela możemy się nauczyć, że mamy wszystko podporządkować pod Pana w naszym życiu.
Woher nahm Hezekiel die Kraft dazu? A skąd Ezechiel czerpał siły do tego? Sein Name gibt uns die Antwort auf diese Frage. Jego imię daje nam odpowiedź na to pytanie. Der Name Hezekiel bedeutet von Gott gestärkt. Bo to imię Ezechiel tłumaczy się wzmocniony przez Boga. Hezekiel bekam seine Kraft von Gott. Tak, Ezechiel otrzymywał swoją siłę od Boga. Und diese Kraft steht uns auch zur Verfügung. I ta siła też i jest do naszej dyspozycji. So dürfen wir von Hezekiel lernen. I tak możemy się tego uczyć od Ezechiela. Und auf unserem Weg auch die Kraft von Gott entgegennehmen. Aby i na naszej drodze wiary odbierać tą siłę od Boga. In den ersten drei Versen haben wir gesehen, um welche Zeit es sich hier handelt. W pierwszych trzech wierszach pierwszego rozdziału oglądaliśmy opis, w jakim to akurat czasie się działo. In Vers 2 steht, es war das fünfte Jahr der Wegführung des Königs Joachim. W drugim wierszu czytaliśmy o tym, że to był akurat piąty rok od uprowadzenia króla Joachina do niewoli. Es gab insgesamt drei Wegführungen. Bo należy wiedzieć, że w sumie były trzy uprowadzenia. Bei der ersten war Daniel dabei. W czasie pierwszego został uprowadzony Daniel. Die zweite war etwa acht Jahre später. Drugie uprowadzenie jeńców odbyło się 8 lat później. Das ist diese Wegführung des Königs Joachim. To właśnie jest to uprowadzenie tego króla Joachina, o którym tu czytamy w drugim wierszu. Da war Hezekiel dabei. I w tym czasie był też uprowadzony Ezechiel. Und die dritte war wieder etwa 11 Jahre später. A trzecie uprowadzenie do niewoli odbyło się 11 lat później. Und sie diese dritte Wegführung geschah in Verbindung mit der Zerstörung Jerusalems. I to trzecie uprowadzenie właśnie odbyło się po zburzeniu Jerozolimy. Und jetzt sind wir im fünften Jahr der Wegführung des Königs Joachim. I tak my teraz znajdujemy się w piątym roku po uprowadzeniu króla Joachina do niewoli. Das heißt, es sind jetzt noch etwa 6 Jahre, bis Jerusalem zerstört wird. I to oznacza, że jeszcze musi upłynąć 6 lat, zanim Jerozolima będzie zburzona. Gott gibt aber noch eine zweite Angabe für eine Jahreszahl. A Bóg daje jeszcze drugie określenie pory, w jakiej się to dzieje. Die haben wir in Vers 1 gelesen. O którym czytaliśmy w pierwszym wierszu. Da steht einfach im 30. Jahr. Po prostu takie słowa na samym początku w 30. roku. Wenn wir das zusammennehmen, das fünfte Jahr dieser Wegführung gibt uns die Jahreszahl an. I gdy to tak razem zaczniemy teraz liczyć, że ten piąty rok tego uprowadzenia to jest ten czas, o którym tu czytamy. Jetzt fragen wir uns, was war 30 Jahre vorher? To teraz możemy siebie zapytać, a co było 30 lat wcześniej? 30 Jahre vorher war Josia König. 30 lat wcześniej Jozjasz był królem. Und Josia war ein gottesfürchtiger Mann. A Jozjasz był mężem bogobojnym. Josia hat das Passa gefeiert, so wie Gott es wollte. Jozjasz obchodził święto Paschy według tego, jak sobie życzył Bóg. Und wenn die Bibel uns darüber schreibt, dann sagt sie, er hat das Passa gefeiert, wie es seit den Tagen Salomos nicht mehr gefeiert wurde. A gdy czytamy o tym zdarzeniu, to Biblia nam to podaje w taki sposób, że ta Pascha była tak obchodzona, jak nigdy wcześniej nie była obchodzona, począwszy od czasów Salomona. Wie hat Gott sich gefreut, als er das gesehen hat, dass noch einmal so dieses Passa gefeiert wurde. Jak Bóg musiał się z tego cieszyć, że w tym czasie znowu została obchodzona Pascha po tak długim okresie czasu. Und jetzt sind 30 Jahre vergangen. I teraz minęło już 30 lat. Wie sieht es jetzt aus? Jak ta sytuacja teraz wygląda? Was ist jetzt los in Israel? Co teraz się dzieje w Jerozolimie? Wir fragen uns jetzt mal in unserem Leben. I teraz zapytajmy siebie, co dotyczy naszego własnego życia. Manche von uns können 30 Jahre zurückblicken. Niektórzy z nas mogą teraz spojrzeć 30 lat wstecz. Was war vor 30 Jahren? Co działo się przed 30 laty? Und wie sieht es jetzt aus? I jak to teraz sprawa wygląda? Dann sagt uns dieser Abschnitt auch noch, wo Hezekiel sich befand.
A następnie ten urywek pokazuje, w którym miejscu znajdował się Ezechiel. Ezechiel war inmitten der weggeführten am Fluss Kebar. On znajdował się wśród uprowadzonych nad rzeką Kebar. Im Land der Chaldea, das ist das Land der Babylonia. W tej krainie chaldejskiej, czyli w Babilonii. Wir lesen dazu mal einen Vers aus Psalm 137. I przeczytamy co do tego teraz jeden wiersz z Psalmu 137. In ersten Vers. Pierwszy wiersz. Psalm 137, pierwszy wiersz. Nad rzekami Babilonu, tam siedzieliśmy i płakaliśmy na wspomnienie Syjonu. Da beschreibt der Psalmist, wie sie zurückdachten an Jerusalem. I tu psalmista o tym opisuje, jak oni wspominali sobie Jerozolimę. Und dann haben sie geweint. I wspominając, płakali. Geweint über das Gericht, das kommen musste. I płakali z powodu sądu, który musiał nastać. Das ist die Situation, in der Hesekiel jetzt seine Worte spricht. To jest właśnie ta sytuacja, w której Ezechiel teraz wypowiada swoje słowa. Und dort am Fluss Kebar kam die Hand des Herrn über ihn. I czytamy dalej, że tam nad rzeką Kebar ręka Pana spoczęła nad nim. Das haben wir gelesen am Ende von Vers 3. Tak przeczytaliśmy pod koniec trzeciego wiersza. Ich habe es insgesamt siebenmal in diesem Propheten gefunden, dass die Hand des Herrn über ihn kam. Ja siedmiokrotnie te miejsca znalazłem, w których Ezechiel się wyraża, że ręka Pana spoczęła nad nim. Und die ersten drei Male, da geht es darum, dass Hesekiel vorbereitet wird für seine Aufgabe. I trzy pierwsze razy chodzi o to, że Ezechiel był przygotowywany do wypełnienia swojego zadania. Das beschäftigt uns heute Abend. I tym dzisiaj wieczorem będziemy się zajmować. Das vierte Mal, da wird Hesekiel noch einmal nach Jerusalem geführt und er sieht den ganzen bösen Zustand des Volkes. A w czasie czwartego tego wspomnienia, że ręka Pana była nad nim, Ezechiel w swoim duchu, w widzeniu jest przeniesiony do Jerozolimy i widzi, jak okropne rzeczy tam się dzieją. Als das vierte Mal die Hand des Herrn über ihn kam, da zeigt der Herr ihm die Ursache für das Gericht. Gdy po raz czwarty ręka Pana na nim spoczęła, to Pan pokazał mu przyczynę, dlaczego ten sąd musiał spaść na Jerozolimę. Und dann gibt es noch drei Stellen, wo die Hand des Herrn über ihn kam. A potem następują następne trzy miejsca, w których jest to słowo zapisane, a ręka Pana spoczęła tam na nim. Da ist es in Verbindung mit diesen Trostworten. A te zdarzenia są powiązane z tymi słowami pociechy. In Verbindung mit diesem Ausblick auf den zukünftigen Segen. I w połączeniu ze spojrzeniem na te przyszłe błogosławieństwo. Hier in Kapitel 1, Vers 3, also das erste Mal. Tutaj w tym pierwszym rozdziale, pod koniec trzeciego wiersza, po raz pierwszy. Und dann sieht Hesekiel etwas. I po tym Ezechiel zaczyna coś oglądać. Und wenn wir diese Beschreibung lesen in Kapitel 1, dann ist das wirklich schwer zu verstehen. I gdy ten opis w pierwszym rozdziale przeczytamy, to stwierdzimy, że rzeczywiście jest trudny do zrozumienia. Und es ist auch schwer sich das vorzustellen, was Hesekiel da gesehen hat. I naprawdę jest to trudne, aby sobie to wyobrazić, co dokładnie Ezechiel widział. Und ich kann auch nicht alle Einzelheiten erklären. I również ja nie potrafię wszystkich szczegółów wyjaśnić. Aber ich möchte versuchen, so den Eindruck von dem, was Hesekiel sieht, weiterzugeben. Ale spróbuję przekazać wam taki ogólny obraz tego, co Ezechiel tam widział. Hesekiel sieht in Vers 4 einen Sturmwind. W czwartym wierszu czytamy o tym, że Ezechiel widział właśnie taki sztormowy wiatr. Und dieser Sturmwind, der kommt von Norden. Ten gwałtowny wiatr powiał z północy. Wenn man mal draußen auf die Landkarten sieht, die ihr da an der Wand hängen habt.
I gdy w korytarzu popatrzymy na tą mapę, którą macie tam powieszoną, und man schaut mal, was im Norden von Israel liegt. I zaczynamy oglądać, co znajduje się na północy Jerozolimy. Dann ist das eben Babylon. Von dort würde nämlich dieses Gericht kommen. To stwierdzimy, że tam na północy znajduje się Babilonia, z której nadejdzie ten sąd. Aus dem Norden würde der König Nebukadnezar kommen und die Stadt Jerusalem einnehmen. To właśnie z północy nadciągnie król Nebukadnezar i zdobędzie Jerozolimę. Und Nebukadnezar würde das Werkzeug des Gerichts in der Hand Gottes sein. I Nebukadnezar będzie właśnie narzędziem w ręku Bożym, aby ten sąd Boży wykonać nad Izraelem. Und darum geht es hier um das Gericht Gottes. I właśnie o to tutaj chodzi, o ten sąd Boży. Und Hesekiel sieht in diesem Gesicht die Herrlichkeit Gottes im Gericht. I tu Ezechiel widzi tą chwałę Bożą, jaka jest widoczna w tym sądzie. Das ist dieses Bild, das er sieht, diese Vision, die er hat. To jest ten obraz, jaki on widzi, czyli opis tej misji, jaką on otrzymuje. Er sieht die Herrlichkeit Gottes im Gericht. On widzi chwałę Bożą, jaka się objawia w tym sądzie. Also erstens ein Sturmwind. Najpierw oglądamy ten sztormowy wiatr. Dann eine große Wolke. Następnie wielki obłok. Und dann ein zusammengeballtes Feuer. A następnie taki obłok ognia, płomienisty obłok ognia. Der Sturmwind ist das Symbol für das Gericht. Ten gwałtowny wiatr jest obrazem tego sądu. Die Wolke, die steht für die Herrlichkeit Gottes. A wielki obłok, on jest obrazem chwały Bożej. Und das Feuer steht für die Heiligkeit Gottes. A płomienisty ogień jest obrazem świętości Bożej. Die prüfende Heiligkeit Gottes im Gericht. Ta przepławiająca świętość Boża w sądzie. Das sieht also Hesekiel. To wszystko teraz Ezechiel widzi. Und dann wollen wir uns einige Einzelheiten anschauen. I teraz przyjrzyjmy się niektórym szczegółom. Und diese Einzelheiten beschreiben uns ein wenig, wie Gott im Gericht handelt. I te szczegóły trochę nam teraz wyjaśnią, jak Bóg działa w tym sądzie. In Vers 5 sieht Hesekiel vier lebendige Wesen. W wierszu 5 czytamy o tym, że Ezechiel widzi cztery żywe istoty. Auch in der Offenbarung wird von vier lebendigen Wesen geschrieben. Również i w Księdze Objawienia jest mowa o tych o żywych istotach. Und hier beschreiben diese vier lebendigen Wesen vier Eigenschaften Gottes im Gericht. A te cztery żywe istoty, one obrazowo opisują cztery cechy charakteru Bożego. In Vers 10 wird uns das erklärt. W 10 wierszu jest to wyjaśnione. Diese vier lebendigen Wesen hatten das Angesicht eines Menschen. Te cztery żywe istoty mają twarz ludzką. Zweitens das Angesicht eines Löwen. A po drugie mają twarz lwa. Drittens das Angesicht eines Stieres. A po trzecie twarz wołu. Und viertens das Angesicht eines Adlers. A po czwarte twarz orła. Das sind vier Eigenschaften Gottes im Gericht. To są cztery cechy Boże w tym sądzie. Wenn wir an den Menschen denken, jeżeli pomyślimy o ludziach, dann denken wir an Weisheit. Weisheit. Das ist a gdy pomyślimy o tym określeniu twarz ludzka, to możemy pomyśleć o mądrości. Das ist das, was den Menschen auszeichnet im Gegensatz zu dem Tier. To jest właśnie coś, co człowieka wyróżnia w przeciwieństwie do zwierząt. Er hat einen Verstand, er kann Pläne machen, er kann überlegen. Człowiek ma rozum, on może układać swoje plany, on może zaplanować coś. Gottes Gericht wird also in Weisheit ausgeführt. A więc Boży sąd jest wykonywany w mądrości. Dann der Löwe.
Następnie oglądamy lwa. Der Löwe, der steht besonders für Kraft. I lew reprezentuje siłę. Man nennt ihn wegen seiner Stärke den König der Tiere. I z powodu jego siły nazywany jest też i królem zwierząt. Gottes Gericht wird ausgeführt in Kraft. Boży sąd jest wykonywany właśnie w sile. Drittens der Stier. Następnie tutaj twarz wołu. Der Stier, der steht für Ausdauer in der Arbeit. Wół to jest symbol wytrwałości w wykonywaniu pracy. Er hat auch Kraft, aber Kraft für einen ausdauernden Arbeit. On dysponuje siłą, ale ta siła jest również powiązana z wytrwałością. Wenn Gott sein Gericht ausführt, dann führt er es aus bis zum Ende. Jeżeli Bóg wykonuje jakiś sąd, to on rozpoczyna i dokańcza go. Dann kommt der Adler. Następnie oglądamy orła. Der Adler, der steht für Schnelligkeit. A orzeł reprezentuje tutaj szybkość. Er fliegt am Himmel und dann stürzt er sich auf die Beute und es gibt kein Entrinnen. I on krąży na niebie i gdy widzi ofiarę, to on lotem nurkowym spada na tą ofiarę i ona nie może ujść jego szpon. So sieht Hezekiel also das Handeln Gottes im Gericht. I w taki sposób Ezechiel widzi te działanie Boże w sądzie, und er handelt in Weisheit, że Bóg działa w mądrości, in Kraft, w sile, in Ausdauer, bis es zum Ende gebracht ist, w wytrwałości, aż doprowadzi ten sąd do końca. Und er handelt so, dass niemand diesem Gericht entfliehen kann. I działa tak, że nikt nie jest w stanie ujść temu, tego sądu. Und dann gibt es eine interessante Einzelheit in Vers 12. I bardzo interesujący szczegół znajdujemy w 12. wierszu. Diese vier lebendigen Wesen, die gingen gerade vor sich hin. Te cztery żywe istoty szły przed siebie. Und sie gingen dahin, wohin der Geist gehen wollte. I one szły tam, gdzie chciał iść Duch. Wir sehen hier also, wie der Geist Gottes da ist. Widzimy tutaj, że jest obecny Duch Boży i że Bóg przez Ducha swojego wszystkim kieruje w taki sposób, w jakim On chce, aby się wypełniło. A następnie w wierszach 15 i 16 oglądamy, że mowa jest tutaj o kołach. Räder dienen dazu, dass es Fortbewegung gibt. Koła służą do tego, aby można było poruszać coś do przodu. Räder, die rollen, die sprechen davon, dass etwas vorangeht. Koła, które się toczą, mówią obrazowo o tym, że coś się rozwija. Und so sieht Hezekiel hier, wie die Wege Gottes vorangehen. I tak widzi Ezechiel, że te drogi Boże, one podążają do przodu. Gott führt seinen Plan aus. To znaczy, że Bóg wypełnia swój plan. Das Gericht Gottes geht voran. Es schreitet fort. Że sąd Boży posuwa się do przodu. Und diese Räder haben Felgen voller Augen. I te koła mają też i Vers 18. Że te koła pełne są oczu. Można by powiedzieć, że te felgi tych kół są pełne oczu. Das heißt, wenn Gott in seinen Wegen vorangeht, dann tut er es in voller Einsicht. To znaczy, że jeżeli Bóg w tym swoim dziele posuwa się do przodu, to on czyni to w pełni swojego rozsądku. Und in Vers 20 lesen wir wieder. A w 20 wierszu czytamy znowu, dass diese Räder sich dahin bewegen, wohin der Geist will. Że te koła poruszały się dokładnie tam, gdzie Duch chciał. Also wieder der Hinweis darauf, dass die Ausführung dieser Gerichte Gottes in Übereinstimmung mit seinem Geist geschieht. A to znowu wskazuje na to, że te wypełnienie sądu Bożego jest dokładnie w taki sposób, jak życzy sobie jego Duch.
Und dann kommen die Verse 22 bis 28. A następnie następują wiersze od 22 do 28. Hesekiel hatte diesen Sturmwind, diese Wolke, dieses Feuer gesehen. Ezechiel widział ten gwałtowny wiatr, ten obłok i tę kulę ognia. Er hatte gesehen, wie es so mit diesen Rädern das Aussehen wie ein Wagen hat. I widział również to, że w przypadku tych kół to można by było je przyrównać do pewnego wozu. Es ist der Triumphwagen Gottes. To jest ten wóz triumfalny Boga. Und dann sieht er über diese Erscheinung wie eine Ausdehnung. I że ten widok był ponad tymi wszystkimi zdarzeniami, jak gdyby rozpostarcie nad nimi. Und unter dieser Ausdehnung sieht er diese lebendigen Wesen. A pod tym rozpostarciem widzi te żywe istoty. Und er hört eine Stimme. I słyszy głos. Und die Stimme ist wie das Rauschen großer Wasser. A ten głos był podobny do brzmienia, do grzmotu wielkich wód. Wie die Stimme des Allmächtigen in Vers 24. Jak głos tego, który jest wszechmocny. 24. wiersz. Das zeigt, wenn es um die Stimme des Allmächtigen geht. To znaczy, że jeżeli chodzi o głos tego wszechmocnego, dass die Gerichte auch in Übereinstimmung mit Gottes Wort geschehen. Że te sądy wykonywane są w jednomyślności z Bożym słowem. Und dann sieht er oberhalb dieser Ausdehnung einen Thron. I ponad tym rozpostarciem widzi tron. Das haben wir gelesen in Vers 26. O tym czytaliśmy w 26. wierszu. Auf diesem Thron sitzt jemand. I na tym tronie siedział ktoś. Eine Gestalt wie das Aussehen eines Menschen. A z wyglądu był podobny do człowieka. Gott offenbart sich in im Gericht. Bóg objawia się w tym sądzie. Und immer wenn Gott sich offenbart, dann tut er es in dem Herrn Jesus, in seinem Sohn. A zawsze, jeżeli Bóg się objawia, to On czyni to w Panu Jezusie, w swoim Synu. Er ist der, der hier gesehen wird auf diesem Thron. To On jest właśnie tą postacią, która jest widoczna na tym tronie. Und er ist es, der dieses Gericht Gottes ausführt. I On jest tym, który wykonuje ten sąd Boży. Zunächst einmal bis dahin. Do tego miejsca najpierw. Wenn wir diesen Eindruck auf uns wirken lassen. I teraz pozwólmy, aby ten widok zaczął działać na nas, to wrażenie tego widoku. Ein Sturmwind. Gwałtowny, sztormowy wiatr. Ein zusammengeballtes Feuer. Z ogień płomienisty, tak razem połączony w taką kulę ognistą. Diese Räder, die vorangehen. Te koła, które się posuwają do przodu. Und dann diese Stimme wie ein großes Wasser, wie ein Wasserfall. I potem ten głos jak grzmot wielkiego wodospadu wody. Wenn das auf uns wirken lassen, bekommen wir einen kleinen Eindruck. Gdy my pozwolimy, aby te obrazy zaczęły działać na nas, to będziemy mieli tak troszeczkę wyobrażenie einen Eindruck von der Macht Gottes. O tej mocy Bożej. Und einen Eindruck von der Heiligkeit Gottes. O tej świętości Bożej. Und in dieser Heiligkeit muss er das Gericht ausführen. Bo On w tej świętości musi wykonać ten sąd. Das Gericht über alles Böse. Ten sąd, który ma spotkać wszelkie zło. Ezekiel hat auch diesen Eindruck. I Ezechiel też był pod tym wrażeniem. Und als er dieses Gesicht sieht, da fällt er mit seinem Gesicht auf den Boden. Gdy on to wszystko zobaczył, to padł twarzą swoją na ziemię. Es ist so ähnlich wie bei Johannes in Offenbarung 1. Podobnie jak stało się z Janem, o czym czytamy w Księdze Objawienia w pierwszym rozdziale. Da sah Johannes den Herrn Jesus als Richter und Beurteiler inmitten der Versammlung. Tam on ujrzał Pana Jezusa jako tego, który wszystko osądza i jest sędzią pomiędzy zgromadzeniu. Und er fiel zu Boden wie tot. I czytamy o nim, że on padł na ziemię jak martwy. Wir wollen diesen Eindruck von der Heiligkeit Gottes auf uns wirken lassen. Pozwólmy, aby to wrażenie świętości Bożej działało również na nas.
Wir brauchen diesen Eindruck von der Heiligkeit Gottes. My potrzebujemy bardzo tego wrażenia, jak wielce świętym jest Bóg. Wir sind in großer Gefahr, die Sünde nicht mehr ernst zu nehmen. Dlatego, że żyjemy w takim czasie i jesteśmy w niebezpieczeństwie, że nie będziemy już pomału grzechu poważnie traktowali. Das Böse, das umgibt uns, da wo wir sind. Bo to zło i grzech, które nas otaczają, gdzie my żyjemy, in der Schule, w szkole, auf dem Weg zur Arbeit, w drodze do pracy, beim Einkaufen, w czasie zakupów, wenn wir den Computer anmachen, wtedy, gdy załączamy komputer, überall begegnet uns das Böse. Wszędzie wychodzi nam naprzeciw zło. Und wenn wir keinen Eindruck mehr von der Heiligkeit Gottes haben, jeżeli nie będziemy ciągle żyli pod wrażeniem świętości Bożej, dann wehren wir uns nicht mehr gegen das Böse. To nie będziemy się już bronili przed atakiem tego zła. Deswegen ist es gut, wenn wir uns das noch mal durchlesen zu Hause. I dlatego jest to rzeczą dobrą, abyśmy jeszcze raz te rozdziały przeczytali w domu. Gott möchte uns aufrütteln. Bo Bóg chciałby nas wszystkich potrząsnąć. Er ist heilig und rein. On jest święty i czysty. Und er kann Böses nicht ertragen. I on nie może znieść zła. Auch nicht in meinem Leben. Również i w moim życiu nie może znieść. Auch nicht in deinem Leben. Również nie może znieść go i w twoim życiu. Und dann spornt uns das an, das Böse wegzuschaffen. I to wszystko ma nas do tego zachęcić, abyśmy z naszego życia zło usunęli. Nehmen wir das noch mal neu mit von heute Abend. Weźmy to ze sobą jeszcze raz dzisiejszego wieczoru. Gott ist Licht. Bóg jest światłością. Gott ist heilig. Bóg jest święty. Und wir wollen das in unserem Leben berücksichtigen. I zawsze bierzmy to pod uwagę w naszym życiu. Dann erlebt Hesekiel, dass Gott zugleich gnädig ist. A następnie Ezechiel doświadcza tego, że Bóg jednocześnie jest łaskawy. Was ist das letzte, was er sieht bei diesem Gesicht? Widząc te wszystkie widzenia, jakie mu pojawiło się jako ostatnie, das steht in Vers 28. O tym czytamy w 28 wierszu. Am Ende dieses Verses wird zusammengefasst, was das überhaupt für ein Bild war, das Hesekiel gesehen hat. W tych ostatnich wierszach wszystko jest razem teraz podsumowane, co Ezechiel widział. Es war das Aussehen des Bildes der Herrlichkeit des Herrn. To było widok właśnie chwały Pana. Wir haben gesehen, es ist die Herrlichkeit Gottes im Gericht. I widzieliśmy to również, że to była chwała Boża, jaka objawia się w sądzie. Und als letztes sieht Hesekiel einen Regenbogen. Ale jako ostatnią rzecz Ezechiel zobaczył tęczę. Wovon spricht der Regenbogen? I co obrazowo pokazuje tęcza? Der Regenbogen spricht von Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Tęcza obrazowo wskazuje na łaskę i miłosierdzie Boże. Als Noah aus der Arche ausstieg. Bo gdy Noe wyszedł ze swojej arki, nachdem Gott die Erde gerichtet hatte. Po tym, gdy Bóg tą ziemię osądził. Was ist das erste, was Noah tut? Co było pierwszą rzeczą, którą uczynił Noe? Er baut einen Altar. On zbudował ołtarz. Und auf dem Altar opfert er Brandopfer. I na tym ołtarzu on złożył ofiary całopalne. Und dann steht da, dass der Herr den duftenden Wohlgeruch, den lieblichen Geruch aufnahm. I potem czytamy, że Bóg zawoniał tej miłej woni tej ofiary. Und als Antwort auf diesen Wohlgeruch des Opfers sagt Gott: Ich will die Erde nicht noch einmal durch eine Flut vernichten. Jako odpowiedź na tą miłą woń Bóg przyrzekł, że już nigdy więcej przez tego rodzaju sąd nie zniszczę ziemi. Noah, das verspreche ich dir. Noe, to tobie już teraz przyrzekam. Und dann gebe ich dir auch ein Zeichen dafür. I daję ci dodatkowo też i znak tego. Und dieses Zeichen war der Regenbogen. I tym znakiem właśnie była tęcza. Und wenn es regnen würde.
i gdy w przyszłości będzie padał deszcz, dann würde Gott diesen Bogen in die Wolken setzen. Wtedy Bóg postawi na obłokach ten łuk. Wir können das bis heute noch sehen. I my możemy aż po dziś dzień to oglądać. Es ist das Zeichen, dass Gott im Opfer das Gericht beendet. I to jest znakiem tego, że Bóg w tej ofiarze zakończył swój sąd. Dass er aufgrund des Opfers Gnade übt. Że on na podstawie tej ofiary może teraz wyświadczyć łaskę. Und davon sieht Hesekiel etwas am Ende dieses Gesichtes. I to właśnie widzi Ezechiel pod koniec tego sądu. Das Gericht löscht die Gnade nicht aus. Sąd nie zagłusza albo nie zalewa łaski Bożej. Und als Hesekiel dann so auf dem Boden liegt, i gdy Ezechiel leżał w ten sposób na ziemi, da hört er eine Stimme. Wtedy usłyszał pewien głos. Die Stimme sagt, steh auf. I ten głos powiedział do niego, wstań. Ich will mit dir reden. Chcę z tobą rozmawiać. Und als er diese Stimme hört, da spürt er, wie er Kraft bekommt. I gdy usłyszał ten głos, to od razu odczuł, że spłynęła na niego siła. Der Geist des Herrn, der kommt in ihn. Bo ten Duch Pana wstąpił w niego. Und durch diesen Geist hat er Kraft Gottes, um aufzustehen. I w tym Duchu on otrzymał tą siłę Bożą, aby wstać. Und durch diesen Geist Gottes hat er geöffnete Ohren, um diese Stimme zu verstehen. I to tylko dzięki temu duchowi otrzymał otwarte uszy, aby zrozumieć ten głos. Der Geist kam in ihn und stellte ihn auf seine Füße. Duch wszedł do niego, wstąpił w niego i postawił go na nogi, co czytamy w drugim wierszu. Und dann hört er den, der zu ihm redet. I wtedy usłyszał tego, który mówił do niego. Durch den Geist Gottes gibt es Kraft und es gibt Verständnis. Przez tego Ducha Bożego jest przypływ mocy, jak również też i on daruje zrozumienie. Und dann wird Hesekiel in Vers 9 eine Rolle, eine Buchrolle gereicht. A następnie Ezechielowi została wyciągnięta w kierunku niego ręka ze zwojem księgi, 9 wiersz. Diese Buchrolle wird aufgerollt. I ten zwój został rozciągnięty. Und dann sieht Hesekiel, wie sie beschrieben ist, auf der Vorderseite und auf der Rückseite. I wtedy Ezechiel zobaczył, że ten zwój był zapisany z jednej i z drugiej strony. Und was steht darauf? I co było tam na nim napisane? Klagen und Seufzer und Wehe. Skargi, jęki i biadania, 10 wiersz. Das sind diese Gerichte Gottes. To są właśnie te sądy Boże. Er hat sie aufgeschrieben. One zostały zapisane. Er hatte sie seinem Volk auch schon lange vorher angekündigt. Bóg już swojemu ludowi dużo wcześniej to wszystko zapisał. Und jetzt hört Hesekiel, dass er diese Rolle essen soll. I teraz nagle Ezechiel słyszy, że on ma zjeść ten zwój. Eine Rolle, auf der Klagen und Seufzer und Wehe geschrieben sind. Ma zjeść ten zwój, na którym były zapisane skargi, jęki i biadania. Hesekiel sagt nicht, das geht doch gar nicht, eine solche Rolle zu essen. Ezechiel nie odpowiedział, to przecież nie da się takiego zwoju zjeść. Was verlangst du denn von mir? Czego ty żądasz ode mnie? Nein, er öffnet seinen Mund. Nie, czytamy, że otworzył swoje usta. Und er hat die Rolle gegessen. I on rzeczywiście zjadł ten zwój. Und dann erlebt Hesekiel, wie diese Rolle für seinen Mund süß ist wie Honig. I wtedy Ezechiel doświadczył, że ten zwój w jego ustach był słodki jak miód. Wir haben gesehen, dass in Verbindung mit diesen ersten Vorkommen dieses Verses, dass die Hand des Herrn über ihn kam. Myśmy już to oglądali w pierwszych wierszach, że ręka Pana spoczęła na nim. Dass uns die Vorbereitung Hesekiels für seine Aufgabe gezeigt wird. I w tych wierszach pokazane jest przygotowanie Ezechiela na przyjęcie tej ręki Pana. Die erste Vorbereitung war, dass er diese Herrlichkeit Gottes im Gericht sehen sollte. Pierwsze przygotowanie było do tego, aby on mógł tą chwałę Bożą w tym sądzie zobaczyć. Und jetzt soll er die Worte Gottes essen. A teraz on miał spożyć te słowa Boże. Das bereitet uns vor für eine Aufgabe für den Herrn.
To właśnie może nas przygotować do wypełniania zadania dla Pana. Machen wir das auch so? Czy i my tak czynimy? Gott gibt uns auch sein Wort. Bóg też daje nam swoje słowo. Und er möchte, dass wir sein Wort essen. I On chce, abyśmy spożywali Jego słowo. Er möchte, dass wir es zu einem Teil von uns selbst werden lassen. On chce, aby to słowo stało się cząstką naszej istoty. Manchmal denken wir vielleicht, ach, das ist aber schwer zu verstehen. Czasami my może myślimy, ach, to takie trudne do zrozumienia. Das ist aber mühsam. Jaki to wielki trud jest z tym związany. Aber wenn wir das machen wie Ezekiel, ale jeżeli uczynimy tak, jak zrobił Ezechiel, dann werden wir auch erleben, dass die Worte Gottes süß sind wie Honig. To wtedy przeżyjemy też i to, jak Ezechiel, że te słowa staną się dla nas słodkie jak miód. Dass ein großer Segen damit verbunden ist, die Worte Gottes zu essen. Bo wielkie błogosławieństwo jest z tym powiązane, gdy będziemy spożywali Słowa Boże. Darf ich das mal so fragen? Czy wolno mi Ciebie zapytać? Hast du heute schon Zeit gehabt zum Bibellesen? Czy miałeś dzisiaj czas, aby przeczytać w Twojej Biblii? Ich meine jetzt nicht heute Abend, in dieser Stunde hier. Naturalnie nie mam na myśli tej wieczornej godziny, w której teraz jesteśmy. Sondern du für dich ganz persönlich. Nie, ja pytam Ciebie osobiście, czy Ty miałeś czas osobiście czytać Biblię? Hast du es heute vielleicht sogar schon erlebt, wie du einen Vers gelesen hast, der für dich süß wie Honig war? Czy może już dzisiaj też i dla siebie samego tego w czytaniu osobistym doświadczyłeś, że jeden z wierszy stał się dla Ciebie słodki jak miód? Der dir Kraft gegeben hat für den Tag? Który dał Ci siłę na ten cały dzień? Wir wollen uns dazu wieder neu ermutigen. O, chciejmy przyjąć tą zachętę dzisiaj na nowo. Dass wir wirklich Gottes Wort lesen und aufnehmen. Abyśmy rzeczywiście Słowo Boże czytali i przyjmowali. Damit machen wir für jetzt eine Pause. A teraz zrobimy przerwę. Wir lesen aus Hezekiel 3. Przeczytamy z Księgi Proroka Ezechiela z trzeciego rozdziału. Von Vers 10 bis Vers 15. Od 10 do 15 wiersza. Ezechiela, trzeci rozdział, od 10 do 15 wiersza. Nadto rzekł do mnie: Synu człowieczy, wszystkie moje słowa, które będę mówił do ciebie, przyjmij do serca i słuchaj uszami. Idź więc i udaj się do wygnańców, do synów twojego ludu i przemów do nich i powiedz im: Tak mówi Wszechmocny Pan. Czy będą słuchać, czy też nie? Potem duch podniósł mnie i słyszałem za sobą potężny łoskot, gdy chwała Pana podniosła się ze swojego miejsca. A był to szum skrzydeł żywych istot, gdy się nawzajem dotykały, oraz turkot kół tuż przy nich. Potężny łoskot. A 14 wiersz przeczytam tak, jak jest w Biblii Gdańskiej, gdyż tak jest prawidłowo. A duch podniósł mnie i porwał ze sobą i szedłem z gorzkością w rozgniewaniu ducha mego, ale ręka Pana była mocna nade mną. I przybyłem do Tel Abib, do wygnańców mieszkających nad rzeką Kebar i przebywałem tam osłupiały 7 dni wśród nich. Dann Vers 22 und Vers 23. Następnie 22 i 23 wiersz. I była tam nade mną ręka Pana i rzekł do mnie: Wstań, wyjdź na równinę, a tam do ciebie przemówię. Wstałem więc i wyszedłem na równinę, a oto stała tam chwała Pana, taka jak ta chwała, którą widziałem nad rzeką Kebar, i upadłem na twarz. 4 Vers 1. Czwarty rozdział, pierwszy wiersz. A ty, synu człowieczy, weź sobie cegłę, połóż ją przed sobą i wyrysuj na niej miasto Jeruzalem. Vers 4 bis Vers 8. Od 4 do 8 wiersza. Potem połóż się na lewym boku, a ja włożę na ciebie winę domu izraelskiego. Ile dni będziesz tam leżał,
tyle dni będziesz nosił ich winę, a ja wyznaczę ci za lata ich winy równą liczbę dni. 390. Przez tyle dni będziesz nosił winę domu izraelskiego, a gdy je skończysz, położysz się jeszcze raz, ale na prawym boku, i przez 40 dni będziesz nosił winę domu judzkiego. Wyznaczam ci po jednym dniu za każdy rok. Skieruj swoje oblicze i swoje odsłonięte ramię na oblężone Jeruzalem i prorokuj przeciwko niemu. A oto ja nakładam na ciebie pęta i nie będziesz mógł się obrócić z jednego boku na drugi, aż skończysz dni swojej udręki. 4, vers 9. 9 wiersz jeszcze. A weź z sobą pszeniczy i jęczmienia, bobu i soczewicy, prosa i orkiszu i włóż to do jednego naczynia i zrób sobie z tego chleb. W ciągu 390 dni, gdy będziesz leżał na swoim boku, będziesz go jadł. Und 5, vers 1 bis 3. I 5 rozdział od 1 do 3 wiersza. A ty, synu człowieczy, weź sobie ostry miecz, użyj go jako brzytwy i ogól nim głowę i brodę. Potem weź sobie wagę i rozdziel włosy. Jedną trzecią część spal w ogniu w środku miasta, gdy dni oblężenia się dopełnią. Potem weź drugą część i potnij ją mieczem dokoła, a trzecią część rozrzuć na wiatr, a ja wyciągnę miecz za nimi. I weź z nich nieco i zawiąż je w połach swojej szaty. Zweimal haben wir gelesen, dass die Hand des Herrn über ihn kam oder auf ihm war. Dwukrotnie czytaliśmy o tym, że ręka Pana spoczęła nad nim. In Kapitel 3 Vers 14. W trzecim rozdziale w 14 wierszu. Und in Kapitel 3 Vers 22. I w trzecim rozdziale w 22 wierszu. Immer noch geht es um die Vorbereitung Hesekiels zum Dienst. I za każdym razem chodzi jeszcze dalej o przygotowanie Ezechiela do wypełniania służby. Immer noch hat er kein einziges Wort gesprochen. Dalej jeszcze on ani jednego słowa nie wypowiedział. Gott bereitet seinen Diener zu. Dalej Bóg przygotowywuje swojego sługę. Und wir finden in den Versen 10 bis 15 einige Grundsätze für diese Vorbereitung zum Dienst. I w tych wierszach trzeciego rozdziału od 10 do 15 mamy zapisane kilka zasad, jakie są istotne w przygotowaniu do wykonywania służby. Gott redet zu Hezekiel. Bóg przemawia do Ezechiela. Wir haben schon gesehen, dass Hezekiel ein Priester war. I o tym mówiliśmy już, że Ezechiel był kapłanem. Ein Priester, der war es gewohnt, in der Gegenwart Gottes zu sein. Był kapłanem, który był do tego przyzwyczajony, aby przebywać w obecności Bożej. Dort waren seine Aufgaben, dort hielt er sich auf. Tam były jego zadania i tam on przebywał. Das ist auch für uns wichtig. I to dla nas jest rzeczą ważną. Sind wir es gewohnt, in der Gegenwart Gottes zu stehen. Abyśmy byli do tego przyzwyczajeni, aby stać w tej obecności Bożej. In Gemeinschaft mit ihm zu sein. Abyśmy byli zawsze w społeczności z Nim. Dann können wir auch hören, wenn er zu uns redet. Wtedy będziemy mogli też i słyszeć, gdy On do nas będzie mówił. Dann sagt er ihm, nimm alle meine Worte in dein Herz auf. I czytaliśmy o tym, że weź wszystkie moje słowa do twojego serca. Das ist zunächst einmal wichtig. To jest na początku bardzo ważne. Das Herz, das ist der Sitz der Zuneigung. Bo serce jest właśnie siedzibą wszystkich naszych uczuć i skłonności. Da sagt Gott, dass wir Liebe zu seinem Wort haben dürfen. I Bóg mówi, że my możemy posiąść tą miłość do jego słowa. Wir lesen die Bibel nicht nur um mehr im Kopf zu haben. My nie czytamy Biblię, aby ją bardziej zapamiętać swoją głową.
Wir wollen Gottes Wort verstehen mit unserem Verstand. Owszem, my chcemy rozumieć Słowo Boże swoim rozumem. Aber dann wollen wir es ins Herz aufnehmen. Ale jednocześnie chcemy je przyjmować do naszego serca. Damit sein Wort auch unser Leben verändert. Aby też Jego Słowo zmieniało nasze życie. Dann wird uns gesagt, höre diese meine Worte mit deinen Ohren. I czytaliśmy, słuchaj moich słów twoimi uszami. Und dieses Hören, das schließt den Gehorsam mit ein. I to słuchanie jednocześnie zawiera w sobie obecność posłuszeństwa. Wir denken an einen anderen Priester. Możemy teraz pomyśleć o innym kapłanie. Einen Priester und Schriftgelehrten. Kapłanie i nauczonym w piśmie. An Ezra. Mówimy teraz o Ezdraszu. Von ihm lesen wir in Ezra 7, Vers 10. O nim możemy przeczytać w tej księdze Ezdrasza, 7 rozdział, 10 wiersz. Er hatte sein Herz darauf gerichtet, że on mocno to w swoim sercu postanowił, das Wort Gottes zu erforschen, aby badać Słowo Boże, es zu tun, wykonywać je. Das ist dieses Hören in Verbindung mit Gehorsam. To właśnie jest to słuchanie w połączeniu z posłuszeństwem. Und dann konnte er auch in Israel lehren. I dopiero wtedy on mógł uczyć w Izraelu. So ist es auch hier bei Hezekiel. I tak też sprawa wygląda w przypadku Ezechiela. Nimm meine Worte in dein Herz auf. Weź moje słowa do twojego serca. Höre sie mit deinen Ohren. Słuchaj je twoimi uszami. Und dann mache dich auf und sprich. I powstań i teraz mów. Da sehen wir erstens, wie Gott den Auftrag gibt. I teraz dopiero widzimy, jak Bóg daje mu polecenie. Der Herr ist es, der seine Diener beauftragt. Bo Pan jest tym, który daje swoje zlecenia swoim sługom. Und er möchte dir auch einen Auftrag geben. I również i on chce tobie dać swoje zadanie. Aber dazu ist es nötig, dass wir uns aufmachen. Ale do tego jest rzeczą konieczną, abyśmy powstali. Aufmachen ist verbunden damit, dass man Energie aufwendet. Powstanie jest powiązane z tym, że trzeba do tego użyć energii. Aufmachen kann man nicht, wenn man im Sessel sitzen bleibt. Powstać nie można rzeczywiście wtedy, jeżeli dalej będziemy siedzieli w fotelu. Aufmachen ist nicht die Füße hochlegen. Podnieść się to nie oznacza, że mamy wyciągnąć i położyć wyżej nasze nogi. Aber dann kommt in Vers 12 noch etwas. Ale w wierszu 12 jeszcze coś innego się pojawia. Wenn wir dann gehen wir nicht mit den eigenen Ideen. Jeżeli już w końcu pójdziemy, to nie mamy iść z własnymi pomysłami. Der Geist, der hob Hezekiel empor. To właśnie Duch tutaj podnosi Ezechiela. Und so geht er in der Kraft und unter der Leitung des Geistes. I tak widzimy, że on idzie w mocy i pod kierownictwem tego Ducha. Und was hört er hinter sich? A co usłyszał za sobą? Gepriesen sei die Herrlichkeit des Herrn. Niech będzie wysławiana chwała Pana. Was treibt uns denn im Dienst für den Herrn? Co nas pobudza do wykonywania służby dla Pana? Wenn wir etwas von der Herrlichkeit des Herrn Jesus erlebt haben. Jeżeli coś przeżyjemy z tej chwały Pana. Wir können nur dann etwas weitergeben an andere, wenn wir selber etwas genossen haben von dieser Herrlichkeit. Tylko wtedy będziemy mogli innym to przekazać, jeżeli sami żeśmy doświadczyli, zakosztowali tej chwały Pana. Wie konnte Johannes sagen, siehe das Lamm Gottes? W jaki sposób Jan mógł te słowa wypowiedzieć, oto Baranek Boży? Nur weil er ihn selber angeschaut hatte. Tylko dlatego, że on sam się jemu przyjrzał. Oder kommt der Philippus und er hat das Herz voll von dem Herrn Jesus. I wtedy przychodzi Filip i jego serce jest wypełnione do pełna Panem Jezusem. Er trifft den Nathanael. On spotyka na swojej drodze Nathanaela. Und er sagt ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose schon geschrieben hat. I mówi do niego, znaleźliśmy tego, o którym już pisał Mojżesz. Den Christus. Chrystusa. Den haben wir gefunden. Tego żeśmy znaleźli. Und Nathanael sagt, Moment. Kann denn aus Nazareth überhaupt was Gutes kommen?
A Natanael odpowiada: chwileczkę, czy z Nazaretu może coś dobrego pochodzić? Filipus, hast du dich nicht vielleicht vertan? Filipie, czy ty czasem się nie pomyliłeś? Bleib mal ganz ruhig. Uspokój się. Ist Filipus jetzt enttäuscht? Czy Filip był zawiedziony taką reakcją? Nein. Nie. Filipus sagt einfach: komm und sieh. On odpowiada całkiem prosto. Filipus fängt nicht an zu diskutieren. Pójdź i zobacz. I on nie zaczyna teraz dyskusji z nim. Filipus ist überzeugt. Wenn Nathanael diese Person nur sieht, dann wird auch verstehen. I Filip jest do głębi o tym przekonany, że gdy Natanael go zobaczy, to też będzie o tym do głębi przekonany. Woher kam diese Überzeugung? A skąd powstało to przekonanie w jego sercu? Woher kam dieses Vertrauen? Skąd powstało tego rodzaju zaufanie? Weil Philippus ein Herz hatte, das voll war von dem Herrn Jesus. Dlatego, że Filip miał serce, które było pełne osoby Pana Jezusa. Dann wurde Nathanael wirklich auch überzeugt. I gdy tam poszedł Natanael, rzeczywiście został przekonany. Und so geht Hezekiel hier, er wird durch den Geist geführt. I tak widzimy Ezechiela prowadzonego przez Ducha. Und er hört: gepriesen sei die Herrlichkeit des Herrn. I on słyszy za sobą te zawołanie: niech będzie wysławiona chwała Pana. Möchte das noch mal ganz praktisch sagen. Chciałbym to teraz całkowicie w praktyczny sposób zastosować. Sind wir in der Schule. Bywamy w szkole. Und da sind die Schulkameraden. Otoczeni przez kolegów szkolnych. Sie wissen, wer wir sind. Oni wiedzą, kim jesteśmy. Aber es fällt uns manchmal so schwer, von dem Herrn Jesus zu erzählen. A czasami nam jest bardzo trudno opowiedzieć coś o Panu Jezusie. Und die, die in der Schule sind. I ci, którzy są w szkole, die können in gewissem Sinn ruhig sein. Mogą w pewnym sensie być spokojni. Das geht den Älteren auf der Arbeit genauso. Bo i starszym osobom będącym w pracy dokładnie tak samo się powodzi. Oder dann sitzt du in der Zusammenkunft. Albo ty siedzisz teraz na zgromadzeniu. Dann möchte der Jesus gerne einen Dank von dir haben. I Pan Jezus chciałby tak chętnie od ciebie usłyszeć dziękczynienie. Er möchte gerne hören, dass wir ihm danken für das, was er getan hat. On tak chętnie chciałby usłyszeć twoje dziękczynienie za to wszystko, co on dla ciebie uczynił. Oder er möchte gerne, dass wir etwas weitergeben von dem, was wir in Gottes Wort gefunden haben. A też chciałby, abyśmy i dalej podali to, co żeśmy w Jego Słowie sami znaleźli. Warum ist da oft so wenig da? Dlaczego tak często tak mało jest w tym względzie widoczne? Warum ist das manchmal so schwach? Dlaczego czasami jest to tak słabe? Weil das Herz nicht gefüllt ist. Dlatego, że serce nie jest wypełnione. Weil wir nicht selber von der Herrlichkeit des Herrn Jesus wirklich beeindruckt sind. Dlatego, że my sami osobiście nie jesteśmy pod wrażeniem chwały Pana. Da gibt es nur eine Hilfe. I wtedy jest tylko jeden sposób pomocy. Beschäftige dich mit dem Herrn Jesus. Zacznij zajmować się Panem Jezusem. Sag es ihm im persönlichen Gebet. Powiedz mu o tym w twojej osobistej modlitwie. Und dann wird in deinem Herzen etwas wachsen für ihn. I wtedy w twoim sercu coś zacznie wzrastać dla niego. Der Geist nimmt nun Hezekiel. I Duch teraz bierze Ezechiela. Hezekiel fährt dahin und ist in seinem Inneren aufgewühlt. On daje się tym pociągnąć, ale w swoim wnętrzu jest wzburzony. Und dann kommt die Hand des Herrn auf ihn. I wtedy spoczywa nad nim ręka Pana. Er kommt zu den Weggeführten nach Tel Abib an den Fluss Kebar. On dochodzi do tych uprowadzonych do Tel Abib nad rzeką Kebar. Und dann sitzt er dort 7 Tage. I on siedzi razem z nimi tam 7 dni. Und er ist wie betäubt. I jest jak ogłuszony. Da merken wir, Hezekiel ist ein Mann, der Empfindungen hat.
I możemy zauważyć, że Ezechiel jest człowiekiem, który ma wiele uczuć. Er hat die Herrlichkeit Gottes im Gericht gesehen. On widział chwałę Bożą, jaka objawia się w sądzie. Er sieht das Elend dieser Weggeführten. On widzi również i tą nędzę tych uprowadzonych. Er hat in Erinnerung, wie herrlich es war in Jerusalem. On ma jeszcze to dobrze w pamięci, jak wspaniale to wyglądało w Jerozolimie. Und jetzt weit weg von der Heimat. A teraz przebywa tak daleko od ojczyzny. Am Fluss Kebar in der Fremde. Nad rzeką Kebar w obczyźnie. Und dann sitzt er dort und hat Empfindungen über das, was er sieht und erlebt. I on tam siedzi wśród nich i przeżywa to w głębi wszystko to, co widział i co przeżywał. Sieben Tage sitzt er da. Siedem dni tam przebywa z nimi. Er hat den Auftrag zu reden. A on otrzymał zadanie przemawiania. Aber zunächst ist er stille. Ale najpierw on przebywa w cichości. Und dann kommt Vers 16. I wtedy możemy przeczytać w 16 wierszu. Und am Ende von den sieben Tagen spricht der Herr zu ihm. Pod koniec tego siódmego dnia Pan przemówił do niego. Da gibt er ihm dann einen konkreten Auftrag. I daje mu konkretne zadanie. So sehen wir einige Grundsätze für den Dienst. I tak w tym urywku widzimy kilka zasad dotyczących służby. Und noch immer hat Hesekiel nicht gesprochen. A Ezechiel dalej jeszcze nie przemówił. Noch einmal kommt in Vers 22 die Hand des Herrn über ihn. I jeszcze raz czytamy w 22 wierszu, że spoczęła nad nim ręka Pana. Dann schickt Gott ihn in die Talebene. I Pan wyprowadza go na równinę. Was bedeutet das? Co to ma oznaczać? Es macht uns klar, dass ein nützlicher Dienst nur in Demut geschehen kann. To oznacza, że pożyteczna służba może być wykonana tylko i wyłącznie w pokorze. Gott muss seinen Diener erst in die Talebene führen. Tak, Bóg musiał najpierw swojego sługę wyprowadzić na dolinę. Dort sieht Hesekiel noch einmal die Herrlichkeit des Herrn. Tam Ezechiel jeszcze raz ogląda chwałę Pana. Und dann hört Hesekiel etwas ganz Interessantes. I wtedy Ezechiel usłyszał coś bardzo interesującego. Er soll in sein Haus gehen. Chciał odejść do swojego domu. Und dann steht in Vers 26. A tu w wierszu 26 możemy przeczytać, dass der Herr seine Zunge an seinen Gaumen kleben lassen wird. Że Pan sprawić miał, że język jego przylgnie do jego podniebienia. Er soll nicht mehr reden. I on już nie ma więcej mówić. Warum nicht? Dlaczego? Gott weiß, sie werden nicht hören. Bo Bóg wie, że oni nie posłuchają. Und doch soll Hesekiel eine Botschaft an das Volk geben. A jednak Ezechiel miał swego rodzaju poselstwo przekazać temu narodowi. Aber es ist nicht so sehr eine Botschaft in Worten. Ale to poselstwo nie miało się odbywać już teraz w słowach. Sondern es ist eine Botschaft durch sein Verhalten. Miało być to poselstwo wyrażone przez jego zachowanie. Das wollen wir gleich ein wenig in Kapitel 4 und 5 anschauen. I temu właśnie przyjrzymy się troszeczkę w czwartym i w piątym rozdziale. Wir gehen erst noch zu Kapitel 33. Ale najpierw musimy zajrzeć do rozdziału 33. Das ist das Ende dieses ersten Teiles des Propheten. Jest to koniec tej pierwszej części tego proroctwa Ezechiela. Da kommt noch einmal die Hand des Herrn über ihn. Jeszcze raz czytamy o tym, że ręka Pana spoczęła na nim. Und dann lesen wir Vers 22. I możemy przeczytać w 22 wierszu. 33 rozdział, 22 wiersz. A wieczorem, w przededniu przybycia uchodźca, była nade mną ręka Pana i Pan otworzył moje usta, zanim ów przybył do mnie następnego dnia rano. Tak więc otworzył moje usta i już nie byłem niemy. In Kapitel 3 hat der Herr den Mund Hesekiels verschlossen.
W trzecim rozdziale Pan zamknął usta Ezechiela. Bis das Gericht gekommen war. Aż do tego czasu, gdy nastał ten sąd. Und in Kapitel 33 hat seinen Mund wieder geöffnet. A w 33 rozdziale ponownie otworzył jego usta. Und ab diesem Kapitel sollte Hesekiel dann wieder zu ihnen sprechen. I począwszy od tego rozdziału Ezechiel miał do nich przemawiać. Wir lesen dazu noch Vers 31. Do tego przeczytamy jeszcze wiersz 31. Bis Vers 33. Do 33, z tego 33 rozdziału. I przychodzą do ciebie gromadnie, jak lud na zgromadzenie, siadają przed tobą, słuchają twoich słów, lecz według nich nie postępują, bo kłamstwa są w ich ustach, przytakują im, lecz ich serce lgnie do nieuczciwych zysków. I oto ty jesteś dla nich jak piewca miłości z pięknym głosem i pełną wdzięku grom na strunach lutni. Oni wprawdzie słuchają twoich słów, lecz według nich nie postępują. A gdy to się spełni, a spełni się niechybnie, wtedy poznają, że prorok był wśród nich. So ging dieses Volk mit den Worten Gottes um. Tak, w ten sposób obchodził się ten naród ze słowami Bożymi. Sie hörten gerne zu. Oni wprawdzie chętnie słuchali. Sie sagten, oh, es ist wie ein schönes Lied. I mówili, o, to wszystko brzmi jak piękna pieśń. Eine schöne Stimme. Piękny głos. Aber sie haben es nicht getan. Ale nie wykonywali tego. Wie gehen wir mit Gottes Wort um? A w jaki sposób my obchodzimy się ze Słowem Bożym? Hören wir es wirklich mit der Bereitschaft in unserem Leben etwas zu ändern? Czy słuchamy je, będąc gotowi, aby coś zmienić w naszym życiu? Wir gehen jetzt weiter zurück zu Kapitel 4. I wracamy teraz do czwartego rozdziału. Hesekiel soll kein Wort sagen. Ezechiel nie miał już teraz ani jednym słowem przemówić. Aber er sollte ein Wahrzeichen sein für Israel. Ale on miał być znakiem ostrzegającym dla Izraela. Durch das, was er tat, sollte man eine Lektion lernen. Bo poprzez to, co on miał uczynić, Izrael miał otrzymać swego rodzaju lekcję. Und es sind hier vier Zeichen, die Hesekiel vor dem Volk zeigen sollte. I są tutaj pokazane cztery znaki, które Ezechiel przed tym narodem miał teraz pokazać. Das erste Zeichen in Kapitel 4, Vers 1 bis 3. Pierwszy znak w czwartym rozdziale opisany od pierwszego do trzeciego wiersza. Es fängt an, und du, Menschensohn. Zaczyna się to od słów, a ty, synu człowieczy. Er sollte einen Ziegelstein nehmen. On miał wziąć sobie cegłę. Und darauf eine Stadt malen. Na tej cegle miał wymalować sobie miasto. Und dieser Ziegelstein sollte die Stadt Jerusalem zeigen. I ta cegła miała obrazować to miasto Jerozolimę. Und dann sollte er Belagerungstürme aufbauen. I wokoło tego miasta miał teraz zbudować te wieże oblężnicze. Er soll eine eiserne Pfanne nehmen. Pfanne. Eine Pfanne nehmen, ja, Vers 3. Miał również wziąć sobie żelazną płytę. Und sie wie eine Mauer zwischen sich und die Stadt stellen. I miał ją postawić jako mur żelazny pomiędzy sobą a miastem. Jetzt würden die Menschen sehen, was Hesekiel tut. I teraz ludzie mogli to zobaczyć, co czynił Ezechiel. Und was sollten sie erkennen? I co mieli w tym poznać? Die Stadt Jerusalem wird belagert werden. Że to miasto Jerozolima będzie kiedyś oblężone. Das Gericht wird kommen. I ten sąd przyjdzie. Und dann wird es wie eine eiserne Pfanne, wie eine eiserne Mauer sein zwischen der Stadt und dem Propheten. I że będzie taka właśnie żelazna płyta pomiędzy tym miastem a tym prorokiem. Der Prophet ist die Stimme Gottes. Ten prorok jest głosem Bożym. Der Prophet war verstummt. I ten prorok teraz zamilkł. Und in dieser Belagerung, da würde es eine Mauer geben. Ale w czasie tego oblężenia będzie taki mur. Wenn sie zu Gott rufen würden,
Gdyby oni wołali do Boga, dann würde er nicht hören. To on ich nie wysłucha. Es würde wie eine Mauer sein. Bo będzie jak gdyby mur między nimi. Eine eiserne Mauer. I to w dodatku żelazny mur. Der Prophet Jeremia spricht davon in den Klagelieden. Prorok Jeremiasz właśnie w trynach jeremiaszowych o tym mówi. In Klagelieder 3. W trzecim rozdziale tej księgi trynów jeremiaszowych. Vers 43 und 44. 43 i 44 wiersz. Tryny Jeremiaszowe, trzeci rozdział, 43 i 44 wiersz. Okryłeś się gniewem i prześladowałeś nas, bezlitośnie zabijałeś. Okryłeś się obłokiem, także modlitwa do ciebie nie dochodzi. Das Gebet würde nicht mehr hindurchdringen bis zu Gott. Modlitwa nie dojdzie do Boga. Und was ist der Grund dafür? A powodem tego jest? Den Grund erklärt uns der Prophet Jesaja. Ten powód wyjaśnia nam prorok Izajasz. Es liegt nicht an Gott. Es liegt nicht an Gott. Es ist nicht bei Gott ist die Schuld. I on pokazuje, że ta wina nie jest po stronie Bożej. Wir lesen Jesaja 59, Vers 1 und 2. Bo przeczytamy w Księdze Izajasza 59 rozdział, pierwszy i drugi wiersz. Izajasza 59, pierwszy i drugi wiersz. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze tak, że nie słyszy. Es liegt nicht an dem Ohr des Herrn. To nie jest, przyczyna nie leży po stronie ucha pańskiego. Es liegt an der Sünde des Volkes. Przyczyna leży po stronie tego narodu z powodu ich grzechu. Deshalb kann er sie nicht erhören. To dlatego on nie może ich wysłuchać. Und das sollte Hezekiel ihnen zeigen durch dieses Zeichen. I co Ezechiel miał im pokazać przez ten znak? Dann kommt das zweite Zeichen in Vers 4 bis Vers 8. I drugi znak oglądamy w czwartym rozdziale w ósmym wierszu. Es fängt wieder an mit und du. I znowu ten wiersz zaczyna się a ty. Hezekiel soll sich auf seine linke Seite legen. Ezechiel miał położyć się na swoim lewym boku. Und wir haben gelesen, wie lange. I czytaliśmy, jak długo. 390 Tage. 390 dni. Länger als ein Jahr. A więc dłużej niż rok. So lange sollte Ezechiel auf der Seite liegen. Tak długo Ezechiel miał leżeć na tym jednym boku. Und wenn diese 390 Tage vorbei wären, i gdy zakończyłoby się te 390 dni, dann sollte er sich noch mal 40 Tage auf die rechte Seite legen. To miał jeszcze położyć się na 40 dni na swoim prawym boku. Kannst du dir das vorstellen? Czy możesz sobie coś takiego wyobrazić? Merken wir, wie sehr Hezekiel bereit ist, sich für seinen Gott aufzuopfern. Czy zauważamy to, jak bardzo Ezechiel jest gotowy do tego, aby ofiarować się dla swojego Boga? Eine so lange Zeit nichts zu tun, als auf der Seite zu legen. Przez tak długi okres czasu niczego nie wykonywać, tylko leżeć na jednym boku. Gott erklärt dem Hezekiel auch warum. Bóg wyjaśnił też Ezechielowi dlaczego. Was bedeutet dieses Zeichen? I co ten znak oznacza? Gott hat genau die Ungerechtigkeit seines Volkes gesehen. Bóg dokładnie przyjrzał się niesprawiedliwości swojego ludu. Und für jedes Jahr der Ungerechtigkeit. I za każdy rok tej niesprawiedliwości. Für jedes Jahr, in dem sie in Sünde gelebt haben. Za każdy rok, w którym oni żyli w grzechu. Soll Hezekiel einen Tag auf seiner Seite liegen. Ezechiel miał jeden dzień leżeć na swoim boku. Dem Auge Gottes
bleibt nichts verborgen. Dlatego, że oczom Bożym nic nie ujdzie. On wszystko widzi. Was bedeutet es denn, wenn das Volk Gottes in Sünde lebt? Co to oznacza, jeżeli lud Boży żyje w grzechu? Es bedeutet, dass sie Gott nicht mehr dienen. To oznacza, że oni już nie służą Bogu. Dass sie ihm nicht leben. Że nie żyją dla Niego. Dass sie nicht für ihn da sind. Nicht für ihn da sind. Nicht für ihn wirken. Że oni już teraz nie są do Jego dyspozycji. Es ist Untätigkeit für Gott. I to oznacza bezczynność dla Boga. Und so sollte Ezekiel nichts tun. I tak Ezechiel nie miał uczynić. Er sollte einfach auf seiner Seite liegen. On miał po prostu leżeć na swoim boku. Alle würden es sehen. I wszyscy to mieli widzieć. Und sie würden erkennen, so beurteilt Gott uns. I oni mieli to poznać, że w taki sposób Bóg nas ocenia. Wir haben getan, was wir wollten. Myśmy czynili to, co myśmy chcieli. Wir haben nicht Gott gedient. Myśmy nie służyli Bogu. Wir haben den Götzen gedient. Myśmy służyli bałwanom. Untätig für Gott. I byliśmy bezczynni dla Boga. Da war nichts, woran Gott sich freuen konnte. Niczego nie było w nas, w czym by mógł się Bóg ucieszyć. 390 und weitere 40 Jahre. 390 plus następnych 40 dni. Die 390 Jahre, das könnten die Könige nach der Teilung des Reiches sein. Te 390 lat to może być okres panowania tych królów po podziale Królestwa Izraelskiego. Die 40 Jahre, das könnte die Regierungszeit Salomos sein. A 40 lat to może być czas panowania Salomona. Gott hat diese Zeit gesehen. Bóg przyjrzał się temu czasu. Und jetzt muss er sein Volk in die Gefangenschaft führen. I dlatego teraz musiał uprowadzić swój naród w niewolę. Und Ezekiel soll davon nicht sprechen. A Ezechiel nie miał o tym teraz mówić. Sondern er soll es ihnen zeigen, dadurch, dass er auf seiner Seite liegt. Ale miał im pokazać to przez to, że leżał na swoim boku. Er sollte sich Stricke anlegen. On miał też i sobie samemu założyć powrozy, so dass er sich nicht umdrehen kann. Po to, aby nie mógł się obrócić. Es spricht davon, wie Gott sein Volk in die Gefangenschaft führen würde. One obrazowo na to wskazują, jak Bóg uprowadził swój naród w niewolę. Dann kommt das dritte Zeichen. I teraz czytamy o trzecim znaku. Vers 9 bis Vers 17. Od 9 do 17 wiersza. Es fängt in meiner Bibel wieder an mit und du. I w moim tłumaczeniu jest napisane na początku a ty. Und Ezekiel soll sich jetzt Brot backen. I czytamy o tym, że Ezechiel miał tutaj sobie upiec szczególnego rodzaju chleb. Es würde genau abgemessen sein, który miał być dokładnie wymierzony, odważony. Für jeden Tag dieser 390 Tage eine Portion. Na każdy dzień z tych 390 dni jedna określona porcja. Er sollte dazu Wasser trinken. Do tego miał też i pić wodę. Und auch dieses Wasser würde genau abgemessen sein, Vers 11. Również i czytamy w 11 wierszu, że ta woda miała być dokładnie odmierzona. Und jetzt sagt Gott ihm, wie er dieses Brot backen sollte. I Bóg mu daje przepis, jak ma ten chleb upiec. Er sollte dieses Brot backen auf Ballen von Menschenkot. Miał ten chleb upiec na łajnie ludzkim. Der Herr erklärt es ihm auch. Pan jemu też i to wyjaśnił. Es ist ein Zeichen davon, dass Israel ihr Brot unrein essen würde unter den Nationen. To miało oznaczać, że Izrael będzie też i swój chleb jeść wśród nieczystych narodów. Gott hatte sein Volk herausgerettet aus Ägypten. A przecież Bóg kiedyś wyratował swój naród z Egiptu. Er hat es geheiligt. Poświęcił dla samego siebie. Er hatte es
in einem Land wohnen lassen, das auch geheiligt sein sollte. I pozwolił im zamieszkać w takim kraju, który też miał być poświęcony. Aber jetzt würde dieses Volk weggeführt. Ale teraz ten naród będzie uprowadzony do niewoli. Sie würden unter den Nationen leben, die unrein sind. I będą zamieszkiwali wśród narodów, które są nieczyste. In einem fremden Land, das voller Götzendienst ist. I będą mieszkali w obcym kraju, które jest pełne bałwochwalstwa. Das bedeutet, dass sie würden ihr Brot unrein essen. I to właśnie oznacza, że będą jedli swój chleb nieczysty. Jetzt sehen wir noch mal etwas von den Empfindungen Hesekiels. I teraz znowu mamy opis uczuć Ezechiela. Er hatte nichts gesagt, als der Herr ihm gesagt hatte, 390 Tage auf einer Seite. On nic nie powiedział Panu, gdy Pan mu dał zlecenie, że ma na jednym boku leżeć 390 dni. Er wusste, wie hart das sein würde. On wiedział dokładnie, jak to będzie dla niego twarde, ciężkie. Aber er hat nichts dagegen gesagt. Ale nie sprzeciwił się ani słowem. Aber jetzt sagt er, Herr, Herr, siehe, meine Seele ist nie verunreinigt worden. Vers 14. 14. wiersz pokazuje, jak on zwrócił się do Pana. Ach, Panie Wszechmogący, ja w moim życiu nigdy nie byłem splamiony. Ezechiel hatte in Reinheit gelebt vor Gott. Ezechiel żył w czystości przed Bogiem. Und jetzt drückt er vor dem Herrn die Empfindungen aus über diese Unreinheit. I on teraz tu wyraża swoje uczucia dotyczące tej okropnej nieczystości. Und der Herr hat Erbarmen mit seinem Knecht. I Pan zlitował się nad swoim sługą. Und er sagt, du kannst dieses Brot auch auf Rindermist backen. I powiedział do niego w 15. wierszu, oto daję ci zamiast łajna ludzkiego gnój bydlęcy, upiecz sobie na nim swój chleb. Dieses dritte Zeichen, das spricht davon, dass sie nicht Überfluss haben würden in der Gefangenschaft. Ten trzeci znak obrazowo na to wskazuje, że w tej niewoli nie będą mieli dostatków. Brot und Wasser würden ihnen mangeln. Będzie im brakowało chleba i wody. Was für ein Unterschied. Jakaż to wielka różnica. Gott hatte sie in ein Land geführt, das von Milch und Honig fließt. Bóg przecież ich wprowadził do takiego kraju, który opływał mlekiem i miodem. Er wollte sie so gerne reich segnen. A jak bardzo chętnie Bóg chciał ich cały czas błogosławić. Aber jetzt muss er sie in die Gefangenschaft führen, wo sie Mangel haben werden. A teraz muszą być uprowadzeni do niewoli, w której będą cierpieli niedostatki. Was war der Grund? Jaka była tego przyczyna? Sie hatten nicht Gott gedient. Oni nie służyli Bogu. Ist es in unserem Leben nicht auch oft so? Czy i w naszym życiu bardzo często tak właśnie się nie dzieje? Wenn wir wirklich treu dem Herrn Jesus folgen, jeżeli rzeczywiście będziemy wiernie naśladowali Pana Jezusa, dann schenkt er uns Glück ins Herz. Wtedy On podaruje nam szczęście do serca. Es geht dann nicht immer alles gut. Wiemy, że nie będzie wszystko przebiegało dobrze. Die äußeren Umstände, die mögen manchmal ganz schön bitter sein. Bo zewnętrzne okoliczności naszego życia czasami mogą być naprawdę bardzo gorzkie. Aber wir haben Frieden und Freude im Herzen. Ale my będziemy posiadali pokój i radość w naszym sercu. Wir erleben, dass der Herr bei uns ist. Będziemy mogli tego doświadczać, że Pan jest przy nas. Wir machen Erfahrungen mit ihm. Będziemy doświadczali tego wszystkiego razem z Nim. Und das sind glückliche Erfahrungen. I to są doświadczenia szczęśliwe. Aber wenn wir nicht nahe bei dem Herrn sind, ale jeżeli nie będziemy żyli w bliskości Pana, wenn wir uns entfernen von ihm, jeżeli będziemy się od Niego oddalali, vielleicht geht dann äußerlich sogar alles gut. To może się tak zdarzyć, że zewnętrznie w życiu będzie wszystko dobrze przebiegało. Aber wir sind trotzdem nicht glücklich. A pomimo tego nie będziemy dalej szczęśliwi. Wir empfinden Mangel. Będziemy odczuwali braki. Wir haben nicht die Freude im Herrn Jesus. Bo nie będziemy mieli radości w Panu Jezusie. Wir merken, da steht etwas dazwischen. Dlatego, że my zauważymy, że coś jest pomiędzy nami. Dann dürfen wir zurückkehren zu ihm.
I wtedy możemy zawsze zawrócić do Niego. So können wir für uns auch lernen aus dem, was Hesekiel tun soll. I dlatego możemy nauczyć się też dla samych siebie z tego, co musiał tutaj przeżywać Ezechiel. Dann kommt ein viertes Zeichen. I teraz możemy przejść do czwartego znaku. Wieder steht am Anfang von Kapitel 5 und du. I znowu na początku tego piątego rozdziału w pierwszym wierszu czytamy te znamienne słowa: a ty, synu. Ezechiel soll ein Schermesser nehmen. Ezechiel miał właśnie wziąć brzytwę. Dieses Schermesser ist wieder ein Bild von dem Gericht. I ta brzytwa znowu jest obrazem sądu. Wir lesen mal einen Vers aus Jesaja 7. Przeczytamy w tym względzie jeden wiersz z Izajasza 7 rozdziału. Jesaja 7, Vers 20. Da wird der Herr auch ein Schermesser nehmen und Gericht üben. Czytamy w 7 rozdziale Izajasza w 20 wierszu: w owym dniu ogoli Pan brzytwą wynajętą za rzeką, ręką króla asyryjskiego, głowę i włosy na nogach, a także zarost na brodzie usunie. Da sehen wir, wie das Schermesser ein Bild von dem Gericht ist. I tak widzimy tutaj w tym wierszu, że ta brzytwa jest obrazem też i sądu. Jetzt sollte Hesekiel mit diesem Schermesser über sein Haupthaar, seinen Kopf und seinen Bart fahren. I czytamy w tym pierwszym wierszu, że miał tą brzytwą ogolić swoją głowę i swoją brodę. Der sollte damit seine Haare abschneiden. Tym samym miał zgolić wszystkie swoje włosy. Lesen dazu mal noch einen Vers aus dem zweiten Buch Samuel. Do tego przeczytamy jeszcze jeden wiersz z drugiej księgi Samuelowej. 2 Samuel 10. 10 rozdział. 2 Samuelowa, 10 rozdział. Vers 4. 4 wiersz. Vers 4 und 5. I 5. 2 Samuelowa, 10 rozdział, 4, 5 wiersz. To też Hanun kazał pojmać sługi Dawida i ogolić im brody do połowy i poobcinać szaty do połowy aż do pośladków, i tak ich puścił. Gdy o tym doniesiono Dawidowi, wysłał na ich spotkanie posłów, gdyż mężowie ci byli bardzo zhańbieni. Król kazał im powiedzieć: zatrzymajcie się w Jerycho, aż wam odrosną brody, a potem wrócicie. Der abgeschnittene Bart war also etwas, worüber man sich schämte. Obcięta broda to był powód do wielkiego zawstydzenia. Neue Kleider konnte David ihnen schnell nach Jericho schicken. Nową odzież Dawid mógł im szybko wysłać do Jerycha. Aber bis der Bart wieder gewachsen war, dauerte es etwas. Ale zanim odrosły im brody, to musiało trochę potrwać. Deswegen sollten sie bleiben, damit sie sich nicht schämen mussten. I dlatego mieli tam zamieszkać na ten okres czasu, aby nie musieli się wstydzić. Aber Hesekiel ist bereit, sich die Haare und den Bart zu schneiden. Ale Ezechiel jest gotowy na to, aby ogolić swoją głowę i swoją brodę. Um dieses Zeichen vor Israel zu sein, war er bereit, diese Schande, die damit verbunden war, auf sich zu nehmen. Aby być tym znakiem dla Izraela, był gotowy, aby tą hańbę wziąć na siebie. Die Haare, die er abgeschnitten hatte, sollte er nehmen. I te wszystkie włosy, które obciął, miał teraz zebrać. Er sollte sie aufteilen in drei Teile. Miał je podzielić na trzy części. Ein Teil sollte er verbrennen. Jedną część miał spalić. Mitten in der Stadt. Po środku tego miasta. Ich denke auf diesem Ziegelstein, den er in Kapitel 4, Vers 1 genommen hatte. To znaczy na tej cegle, którą mamy opisaną w czwartym rozdziale w pierwszym wierszu, na której on wyrysował to miasto. Das war ja dieses Bild von Jerusalem. Ona była tym obrazem Jerozolimy. Ein anderes dritte sollte er außenrum, wo er die Belagerungstürme gebaut hatte, mit dem Schwert schlagen. A drugą część tych włosów miał poza tym miastem, czyli w miejscu, w którym on zbudował te wieże oblężnicze, miał pociąć z tą brzytwą na kawałki. Und den dritten Teil, den sollte er in den Wind werfen. A trzecią część miał rzucić na wiatr. Das Gericht Gottes wird beschrieben. I ten sąd Boży został opisany. Ein Teil würde in der Stadt umkommen.
To znaczy, że część tego miasta będzie, zginie. Ein Teil des Volkes würde außerhalb der Stadt mit dem Schwert geschlagen werden. Druga część mieszkańców tego miasta zginie od miecza poza murami tego miasta. Und ein Teil würde zerstreut werden unter die Völker. A trzecia część będzie rozproszona pomiędzy narody. Das ist das Gericht. Taki ma ich spotkać sąd. Aber damit ist dieses Zeichen nicht zu Ende. Ale na tym nie kończy się ten znak. Hesekiel sollte eine kleine Zahl nehmen. I Ezechiel miał wziąć z tych włosów małą cząstkę. Diesen kleinen Anteil, den sollte er in seinen Rockzipfel binden. I tą małą cząstkę on miał teraz zapleść pomiędzy frędzle swojego zewnętrznego odzienia, płaszcza. Auch davon würde ein Teil noch ins Feuer kommen. I z tego też cząstka mała miała być wrzucona do ognia. Aber ein Teil würde im Rockzipfel aufbewahrt. Ale też i jedna cząstka miała być zachowana pomiędzy frędzlami tego płaszcza. Da sehen wir wieder etwas von der Gnade Gottes. I w tym widzimy objaw łaski Bożej. Er würde einen Teil bewahren. Bóg cząstkę zachowa. Einen glaubenden Überrest, den wird er retten. Tą wierzącą resztkę on wyratuje. Und die wird er einmal wieder zurückführen in das Land. I tą wierzącą resztkę kiedyś sprowadzi z powrotem do tego kraju. Wir lesen das auch in Kapitel 6, Vers 8. O tym czytamy w szóstym rozdziale w wierszu 8. Doch ich will einen Überrest lassen. I w środku tego wiersza pozostawię wam przy życiu niektórych. Ein Überrest, der gerettet werden wird. Ta resztka, która ocaleje. Wir gehen noch kurz in Kapitel 24. Przejdziemy teraz krótko jeszcze do 24 rozdziału. Da finden wir noch einmal, dass Hesekiel ein Wahrzeichen sein soll vor dem Volk. I tu jeszcze raz czytamy o tym, że Ezechiel miał stać się znakiem ostrzegawczym dla tego narodu. Wir lesen Vers 15 bis Vers 17. Przeczytamy wiersze od 15 do 17. Ezechiela 24 rozdział od 15 do 17. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, oto ja zabiorę ci przez nagłą śmierć rozkosz twoich oczu. Lecz ty nie biadaj, ani nie płacz, niech ani jedna łza u ciebie się nie pojawi. Wzdychaj tylko cicho, nie urządzaj żałoby po zmarłym. Zawiąż sobie zawój na głowie, na nogi włóż sandały, nie zasłaniaj swojej brody i nie jedz chleba żałoby. Letzten Satz von Vers 27. I z 27 wiersza ostatnie zdanie. Będziesz dla nich znakiem i poznają, że ja jestem Pan. Gott wusste, dass Hesekiel traurig sein würde. Bóg wiedział o tym, że Ezechiel będzie zasmucony. Seine Frau würde sterben. Żona jego umrze. Und er würde traurig sein. I on będzie pogrążony w smutku. Aber in Vers 17 steht seufze schweigend. Ale czytaliśmy w wierszu 17, że on ma milczeć. Und Ezechiel war bereit, das zu tun. I Ezechiel był gotowy i to uczynić. Und auch darin sollte er zu einem Wahrzeichen für das Volk sein. I również w tym miał on stać się znakiem ostrzegawczym dla tego narodu. Was bedeutet dieses Zeichen? I co ten znak miał oznaczać? Wieder geht es um das Gericht an Jerusalem. Znowu tutaj chodzi o ten sąd nad Jerozolimą. Diese Stadt Jerusalem, die bezeichnet der Herr als die Stadt, mit der er sich vermählt hat. To miasto Jerozolimę Bóg określa jako to miasto, z którym on zawarł związek małżeński. Und diese Stadt, die muss nun gerichtet werden. I to miasto musi być teraz osądzone. Wie muss das den Herrn geschmerzt haben,
dass diese Stadt so von ihm abgewichen war. Jak musiało to Pana boleć, że to miasto się tak odchyliło od Pana. Und doch muss er das Gericht bringen. A Pan musi na to miasto przyprowadzić swój sąd. Er würde seine Empfindungen zurückhalten. On miał powstrzymać się od wybuchu swoich uczuć. Aufgrund der Sünde des Volkes, der Ungerechtigkeit dieser Stadt, muss das Gericht kommen. Na, z powodu tego grzechu tego narodu i z tej niesprawiedliwości musi nastąpić sąd nad tym miastem. Im Blick auf diese Stadt sagt der Prophet einmal. I w związku z tym miastem jeden z proroków kiedyś powiedział: Ich habe den Liebling meiner Seele in die Hand seiner Feinde gegeben. Ja wydałem właśnie kochanka mojej duszy w ręce jego nieprzyjaciół. Der Herr würde seine Empfindungen auch zurückhalten. Pan też powstrzymał się od swoich uczuć. Aber es würde die Zeit kommen, ale nastanie kiedyś taki czas, dass er sich dieser Stadt wieder mit Erbarmen zuwenden würde. Że on zwróci się swoim miłosierdziem kiedyś do tego miasta. Dazu lesen wir einen Vers aus Zacharia. I musimy przeczytać jeden wiersz z księgi proroka Zachariasza. Aus Kapitel 1. Z pierwszego rozdziału. Vers 12 und 13. 12 i 13 wiersz. Zachariasza, pierwszy rozdział, 12-13 wiersz. Wtedy odezwał się anioł Pana, mówiąc: Panie zastępów, jak długo jeszcze nie zmiłujesz się nad Jeruzalemem i nad miastami judzkimi, na które gniewasz się już 70 lat? A Pan odpowiedział aniołowi, który rozmawiał ze mną, słowami łaskawymi, słowami pociechy. Ja, der Herr wird sich wieder dieser Stadt zuwenden. Tak, Pan kiedyś zwróci się z przychylnością do tego miasta. Sie wird wieder gebaut werden. I to miasto znowu kiedyś będzie odbudowane. Und sie wird noch überfließen von Segen. I ono będzie opływało kiedyś w błogosławieństwo. In all diesen Zeichen, die Hesekiel vor dem Volk zeigen soll, we wszystkich tych znakach, które miał Ezechiel temu ludowi pokazać, sehen wir, wie er sich ganz dem Herrn zur Verfügung stellt. Możemy oglądać, jak on całkowicie siebie samego oddaje Panu do dyspozycji. Wollen wir uns auch so unserem Herrn zur Verfügung stellen? Czy i my nie chcielibyśmy tak w ten sposób oddać się całkowicie Panu do dyspozycji? Und dann darf Hesekiel bei allem Schmerz, den er empfindet, i też ten Ezechiel w czasie całego bólu, który odczuwał, darf er erleben, wie das, was er empfindet, mógł tego doświadczyć, że w tych wszystkich uczuciach, które go ogarniały, im Einklang ist mit den Empfindungen Gottes. On był jednomyślny z uczuciami Bożymi. Und darin liegt bei allem Schmerz doch ein großer Trost. I właśnie w tym, we wszystkich rodzajów tego bólu zawarte jest pewnego rodzaju pociecha. Wir nehmen das auch mit für uns. I weźmy to też i ze sobą dla siebie samych. Vielleicht sehen wir auch manche Schwierigkeit im Volk Gottes. Może i my widzimy niejedne trudności w narodzie Bożym. Manche Not, die da ist. Widzimy, że jest niejedna bieda wśród nas. Und wir empfinden Schmerz darüber. I bolejemy z tego powodu. Aber dann dürfen wir wissen, da ist einer, der beurteilt das auch. Ale możemy wiedzieć, że też jest ktoś taki, który też to ocenia. Und wir dürfen wissen, wenn wir über Not und Abweichen im Volk Gottes Schmerz haben, i możemy wiedzieć, jeżeli my odczuwamy wielki ból z powodu tej biedy i trudności wśród ludu Bożego, dann sind wir in Übereinstimmung mit den Empfindungen Gottes. To jesteśmy jednomyślni z uczuciami Bożymi. Was können wir hieraus lernen? Czy moglibyśmy się z tego nauczyć? Und jetzt möchte ich eine Anwendung machen zum Schluss. A teraz na zakończenie chciałbym jeszcze podać zastosowanie tego dla nas. Das ist nicht die direkte Auslegung dessen, was wir hier betrachtet haben. Nie jest to
bezpośrednia wykładnia tego, co teraz czytaliśmy. Aber es ist etwas, das Hesekiel auch erlebt hat. Ale jest to coś, co również też i przeżył Ezechiel. Was auch immer uns begegnet in unserem Leben. Cokolwiek by nas spotykało w naszym życiu, ob es die Umstände sind, durch die Gott uns führt, czy to będą te okoliczności, przez które prowadzi nas Bóg, oder ob es etwas ist in Verbindung mit einer Aufgabe, einem Dienst für den Herrn, wie Hesekiel das erlebt hat. Albo jeśli będzie to powiązane z pewnym zadaniem albo służbą, jaką wykonujemy dla Pana, tak jak to wykonywał Ezechiel, der Herr kennt unsere Empfindung. To wiedzmy, że Pan zna nasze uczucia. Und er empfindet mit uns. I On współczuje razem z nami. Er weiß, was uns bewegt. On wie, czym jesteśmy poruszeni. Er kennt unseren Schmerz. On zna nasz ból. Er weiß um unsere Sorge. On zna nasze troski. Er sieht unsere Tränen. On widzi nasze łzy. Und er hat Barmherzigkeit mit uns. I On ma miłosierdzie z nami. Er empfindet mit. Er empfindet mit. Er hat mitempfinden. On współczuje razem z nami. Wir lesen dazu noch einen Vers aus Jesaja 63. I przeczytamy jeszcze jeden wiersz z Izajasza 63 rozdziału. In Vers 9. Izajasza 63 rozdział 9 wiersz. Druga połowa 8 wiersza, bo jest przesunięcie w wierszach między naszymi Bibliami. I tak stał się ich zbawicielem we wszelkiej ich niedoli. In seiner Liebe und in seiner Erbarmung hat er sie erlöst. Und er hob sie empor und trug sie alle Tage der Urzeit. I druga część 9 wiersza. On sam ich odkupił w swojej miłości i w swoim miłosierdziu, podźwignął ich i nosił ich. Das nehmen wir auch mit von heute Abend. Weźmy te słowa ze sobą z dzisiejszego wieczoru. Er kennt unsere Bedrängnis. Pan zna nasze uciski. Und er trägt mit uns. I On je niesie razem z nami. Und er trägt nicht nur unsere Last. Ale On nie tylko niesie nasz ciężar, er trägt uns selbst. On niesie nawet nas samych. Gottes Wort redet zu unseren Herzen und zu unserem Gewissen. Słowo Boże przemawia do naszych serc, ale również też i do naszych sumień. Manche Abschnitte reden mehr zu unseren Herzen und wir lesen und hören sie gerne. Niektóre urywki bardziej przemawiają do naszego serca i my je chętnie słuchamy. Manche Abschnitte reden mehr zu unserem Gewissen. A niektóre urywki bardziej przemawiają do naszego sumienia. Wir lesen und hören sie manchmal nicht so gerne. I czytamy je albo słuchamy je czasami niezbyt chętnie. Aber sie sind auch notwendig. Ale i te słowa są konieczne dla nas. Heute Nachmittag haben wir in der ersten Stunde einen Abschnitt, der mehr zu unserem Gewissen redet. Dzisiaj wieczorem mamy przed nami taki urywek w pierwszej godzinie, który bardziej będzie przemawiał do naszych sumień. Und in der zweiten Stunde mehr einen Abschnitt, der zu unseren Herzen redet. A w drugiej godzinie urywek, który bardziej będzie przemawiał do naszego serca. Wir lesen jetzt aus Hesekiel Kapitel 8. Przeczytamy teraz księgi proroka Ezechiela z 8 rozdziału. Hesekiel 8, Vers 1 bis Vers 6. Od 1 do 6 wiersza. Ezechiela 8 rozdział od 1 do 6 wiersza. Gdy w 6 roku, w 6 miesiącu, 5 dnia tego miesiąca siedziałem w swoim domu, a starsi judzcy siedzieli przede mną, spoczęła tam na mnie ręka wszechmocnego Pana. I widziałem, a oto była postać z wyglądu jakby człowiek, w dół od tego, co wyglądało jak jego biodra, był ogień, a w górę od tego, co wyglądało jak jego biodra, był blask, jakby połysk polerowanego kruszcu. I wyciągnął coś w kształcie ręki i chwycił mnie za włosy na głowie, a duch uniósł mnie w górę między ziemię a niebo. I zaprowadził mnie w widzeniach Bożych do Jeruzalemu, do wejścia bramy wewnętrznej,
zwróconej ku północy, gdzie znajdował się znienawidzony posąg pobudzający do nienawiści. A oto była tam chwała Boga Izraelskiego, podobna do tej w widzeniu, które miałem na równinie. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, podnieś swoje oczy w stronę północy. A gdy podniosłem swoje oczy w stronę północy, oto na północ od bramy wschodniej był u wejścia ten znienawidzony posąg. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy widzisz, co oni robią? Te wielkie obrzydliwości, których dopuszcza się tutaj dom izraelski, aby mnie oddalić od mojej świątyni? Ale ty zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości. Kapitel 9, Vers 3 und 4. Dziewiąty rozdział, trzeci i czwarty wiersz. A chwała Boga Izraelskiego podniosła się z cheruba, na którym spoczywała, w stronę progu przybytku. Potem zawołał na męża odzianego w lnianą szatę, który miał przybory do pisania u swojego boku. I rzekł Pan do niego: Przejdź przez środek miasta, przez środek Jeruzalemu i uczyń znak na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim. Kapitel 10, Vers 4. Dziesiąty rozdział, czwarty wiersz. I podniosła się chwała Pana znad cherubów do progu przybytku i przybytek napełnił się obłokiem, a dziedziniec był pełen blasku chwały Pana. Vers 18 und Vers 19. 18 i 19 wiersz. Potem odsunęła się chwała Pana od progu przybytku i stanęła nad cherubami, a gdy cheruby podniosły swoje skrzydła i na moich oczach wzbiły się w górę od ziemi, podniosły się wraz z nim i koła i stanęły u wejścia do wschodniej bramy przybytku Pana, a chwała Boga Izraelskiego była na górze nad nimi. Und Kapitel 11, Vers 23 bis 25. 11 rozdział od 23 do 25 wiersza. I uniosła się chwała Pana ze środka miasta i zatrzymała się na górze, która jest na wschód od miasta. A Duch uniósł mnie i zaprowadził w widzeniu w Duchu Bożym do Chaldei, do wygnańców. Potem odeszło ode mnie widzenie, które miałem, i wypowiedziałem do wygnańców wszystkie słowa Pana, które mi objawił. Gestern Abend haben wir gesehen, dass es in diesem Buch sieben Stellen gibt, wo wir lesen, dass die Hand des Herrn auf Hezekiel war. Wczoraj wieczorem dowiedzieliśmy się, że w tej księdze siedmiokrotnie występuje to wyrażenie, że ręka Pana spoczęła na mnie, czyli na Ezechielu. Die ersten drei Stellen haben wir gestern angeschaut. Pierwsze trzy miejsca mogliśmy oglądać wczoraj. Wir haben gesehen, wie in Verbindung damit Hezekiel vorbereitet wird für seinen Dienst. I mogliśmy tego się nauczyć, że w powiązaniu z tymi trzema miejscami Ezechiel jest przygotowywany do wykonywania swojej służby. Jetzt haben wir in Kapitel 8 Vers 1 die vierte Stelle gelesen. A teraz w ósmym rozdziale w pierwszym wierszu przeczytaliśmy czwarte miejsce. Ein Jahr, mehr als ein Jahr war vergangen. Minęło już więcej niż jeden rok. Es ist jetzt das sechste Jahr der Wegführung. I jesteśmy teraz w szóstym roku od czasu uprowadzenia, drugiego wyprowadzenia do niewoli w Babilonie. Hezekiel hatte 390 Tage auf seiner linken Seite gelegen. Ezechiel na rozkaz Pana leżał 390 dni na swoim lewym boku. Weitere 40 Tage auf seiner rechten Seite. A następne 40 dni na swoim prawym boku. Das war zu einem Zeichen für die Israeliten gewesen. I to wszystko miało być znakiem dla Izraelitów. Jetzt ist diese Zeit vergangen. Teraz ten czas już przeminął. Und wieder fällt die Hand des Herrn auf ihn. I znowu spoczywa na nim ręka Pana.
Hesekiel sitzt in seinem Haus und die Ältesten von Juda, die sitzen vor ihm. Ezechiel siedzi w swoim domu, a starsi z Judy siedzą przed nim. Und jetzt zeigt der Herr ihm die Ursache für das Gericht, das kommen muss. I teraz Pan pokazuje mu przyczynę tego sądu, który musiał nadejść na Jerozolimę. Ezechiel wird im Geist nach Jerusalem geführt. I w duchu jest przeniesiony Ezechiel do Jerozolimy. Und der Herr, der zeigt ihm die Situation im Tempel. I Pan pokazuje mu sytuację w świątyni. Der Tempel, das war der Ort, wo Gott wohnte in seinem Volk. Świątynia była tym miejscem, w którym mieszkał Bóg w pośrodku swojego ludu. Und da, wo ein heiliger Gott wohnt, da muss Heiligkeit sein. A tam, gdzie mieszka święty Bóg, musi również też być świętość. Und jetzt zeigt der Herr dem Hesekiel, wie der Zustand des Volkes war. A teraz Pan pokazuje Ezechielowi, jaki był właściwy stan tego narodu. Wir wollen uns das ein wenig anschauen. Przyjrzyjmy się troszeczkę temu. Zuerst zeigt der Herr ihm am Ende von Vers 3, was in dem inneren Vorhof ist. Najpierw Pan pod koniec trzeciego wiersza pokazuje mu, co znajdowało się na wewnętrznym podwórzu tej świątyni. Es gab im Tempel einen äußeren Vorhof. W świątyni był zewnętrzny okręg, dahin, podwórze takie zewnętrzne. Da hatten die Israeliten Zugang. Do tego miejsca Izraelici mieli dostęp. Und dann gab es einen inneren Vorhof, da stand der Brandopferaltar. I następnie był ten wewnętrzny okręg, w którym w środku stał ołtarz całopalny. Auf diesem Altar wurden die Opfer gebracht. Na tym ołtarzu były składane ofiary. Wenn ein Israelit es auf dem Herzen hatte, dem Herrn ein Opfer zu bringen, jeżeli Izraelita miał na swoim sercu pragnienie, aby przynieść Panu swojemu ofiarę, dann sollte er es dorthin bringen. To miał je przynieść na to miejsce. Und dort sieht Hesekiel jetzt, dass dort in diesem inneren Vorhof etwas ganz anderes stand. A teraz Ezechiel widzi, że na tym wewnętrznym podwórcu znajdowało się coś całkowicie innego. Am Ende von Vers 3 haben wir gelesen, dass er dort ein Bild der Eifersucht sieht. I czytamy pod koniec trzeciego wiersza, że tam znajdował się ten znienawidzony posąg. Wir wollen dazu mal zwei Stellen lesen, eine aus dem fünften Buch Mose. Dwa miejsca chcielibyśmy teraz otworzyć, jedno z piątej księgi Mojżeszowej. 5. Mose 4, Vers 16. Czwarty rozdział, 16 wiersz. Piąta Mojżeszowa, czwarty rozdział. 16. wiersz. Da sagt Gott seinem Volk, dass sie sich kein geschnitztes Bild machen sollen. W tym wierszu czytamy o tym, że Bóg zabronił Izraelitom czynić jakiegokolwiek posągu, podobizny. Er sagt ihnen, dass sie keine Gestalt Gottes gesehen hatten, als Gott zu ihnen redete am Horeb. Bóg im powiedział, że gdy przemawiałem do was na górze Horeb, to nie widzieliście żadnej postaci mojej. Und sie sollten jetzt kein geschnitztes Bild machen, das irgendwie Gott darstellen sollte. I dlatego też nie macie robić jakiejkolwiek rzeźbionej podobizny, która by miała w jakikolwiek sposób przedstawiać Boga. Und in Vers 19 erklärt Gott, warum sie das nicht tun sollten. A w 19. wierszu Bóg im wyjaśnia, dlaczego tego nie mają uczynić. Am Ende von Vers 19, damit du nicht verleitet wirst und dich vor diesen Bildern niederwirfst und ihnen dienst. W połowie tego wiersza czytamy, abyś nie dał się zwieść i nie oddawał im pokłonu i nie służył im. In der hebräischen Sprache ist dieses Wort, das dort für geschnitztes Bild steht, das gleiche Wort wie hier in Ezekiel, ein Bild der Eifersucht. W języku hebrajskim, w tym wierszu mówiącym o tym 16. wierszu rzeźbionej podobiznie,
jest użyte dokładnie takie same słowo jak w księdze Ezechiela w 8 rozdziale, gdzie oglądamy w 5 wierszu ten posąg. Dann lesen wir noch einen Vers aus 2. Chronika 33. Jeszcze przeczytamy jeden wiersz z 2. Kroniki. 32 rozdział. Als Hezekiel in dem Land der Chaldeer war. 33 rozdział. A gdy Ezechiel był już w kraju Chaldejczyków, da regierte der König Manasse in Jerusalem. To w Jerozolimie panował jeszcze król Manasses. Und von diesem König Manasse lesen wir, was er getan hat. I właśnie o tym królu Manassesie czytamy, co on czynił. Und wir lesen 2. Chronika 33, Vers 7. I przeczytamy z 2. Księgi Kronik, 33 rozdział, 7 wiersz. Postawił też posąg rzeźbiony, który kazał sporządzić w świątyni Bożej, o której Bóg powiedział do Dawida i do Salomona, jego syna, w tej świątyni i w Jerozolimie, które wybrałem spośród wszystkich plemion izraelskich, umieszczę imię moje na wieki. Manasse macht ein solches geschnitztes Bild. Manasses właśnie uczynił tego rodzaju posąg rzeźbiony. Und wieder ist es das gleiche Wort wie in Hezekiel 8, ein Bild der Eifersucht. I znowu takie same słowo jest tutaj użyte jak w Ezechiela w 8 rozdziale. Ten posąg, który pobudzał do obrzydliwości. Der stellt dieses geschnitzte Bild in das Haus Gottes. I on tego rodzaju rzeźbiony posąg postawił w domu Bożym. Und das wird jetzt Hezekiel hier gezeigt. I to zostało teraz Ezechielowi pokazane. Wir stellen fest, ein Götzenbild am Ort der Anbetung. I możemy tu teraz stwierdzić posąg Bożka w miejscu uwielbiania Boga. Da, wo Gott die Opfer gebracht werden sollten. Tam, gdzie Bogu miały być składane ofiary, da steht ein Götzenbild. W tym miejscu został postawiony Bożek. Schrecklich war das. Okropne to było. Ezekiel sieht dort zugleich in Vers 4 die Herrlichkeit Gottes. A Ezechiel jeszcze w tym miejscu, w 4 wierszu, o tym czytamy, widzi jeszcze chwałę Bożą. Er sieht jetzt diesen schrecklichen Götzendienst im Licht Gottes. On widzi teraz te okropne bałwochwalstwo w świetle Bożym. Und dieser Götzendienst, der lässt sich nicht zusammenbringen mit Gott. I te bałwochwalstwo w żaden sposób nie może być połączone z Bogiem. Und so muss Gott dem Hezekiel zeigen, mit diesem Götzendienst kann ich mich nicht verbinden. I tak Bóg musiał pokazać Ezechielowi, że nie można mnie połączyć z tego rodzaju bożkiem. Und so muss die Herrlichkeit Gottes diesen Ort verlassen. I to dlatego chwała Boża musiała opuścić to miejsce. Das ist das erste, was Hezekiel sieht. To jest pierwszy obraz, który widzi Ezechiel. Und wir wollen es auch anwenden auf uns. I teraz chcielibyśmy ten obraz zastosować w naszym życiu. Es gibt auch heute einen Ort der Anbetung. Również i dzisiaj jest takie jedno miejsce, miejsce uwielbienia. Das ist der Ort, wo der Herr in der Mitte ist. Jest to miejsce, w którym Pan zawsze jest pośrodku. Wo zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen. Tam, gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych w Jego imieniu. Da möchte er gerne, dass ihm Anbetung gebracht wird. To on chciałby, aby tam jemu było przynoszone uwielbienie. Jeder von uns ist auch, jedem von uns ist auch erlaubt, ganz persönlich ein Anbeter zu sein. I każdy z nas ma ten przywilej, aby być osobiście tym uwielbiającym albo chwalcą Boga. Aber es gibt auch einen Ort, wo wir gemeinsam Anbeter sind. Ale jest jedno takie miejsce, w którym my możemy społecznie być tymi uwielbiającymi. Und das ist der Ort, den der Herr ausgewählt hat. I to jest to miejsce, które wybrał Pan. Da, wo er in der Mitte ist. Tam, gdzie on jest po środku. Kann es sein, dass es an diesem Ort auch Götzendienst gibt? Czy mogłoby tak być, żeby w tym miejscu jednocześnie było też i bałwochwalstwo? Sicherlich stellen wir kein geschnitztes Bild auf. Z całą pewnością nie stawiamy żadnego rzeźbionego posągu.
Aber Gott möchte, dass wir in Reinheit dort sind, wo er in der Mitte sein möchte. Ale Bóg chciałby, abyśmy zawsze byli w świętości, w tym miejscu, gdzie on też chce pośrodku nas przebywać. Rein in moralischer Hinsicht. Czysto w sensie moralnym. Rein in der Lehre. Czysto w sensie nauki. Und auch rein in den Verbindungen. Ale czysto również też i w różnych powiązaniach. Gott kann seinen Namen nicht da wohnen lassen, wo Böses geduldet wird. Bóg nie może pozwolić, aby jego imię tam zamieszkało, gdzie tolerowane jest zło. Sind wir uns bewusst, was die Gegenwart des Herrn bedeutet? Czy jesteśmy tego w pełni świadomi, co to oznacza przebywać w obecności Pana? Es gibt einen großen Götzen, der auch heute noch ganz aktuell ist. Jest jeden taki bardzo wielki bożek, który po dziś dzień jest jeszcze dalej bardzo aktualny. Wir lesen da mal einen ganz bekannten Vers aus dem ersten Buch Samuel. I w tym celu przeczytamy bardzo znany wiersz z pierwszej księgi Samuela. Aus Kapitel 15. Z 15 rozdziału. Aus Vers 23, der Eigenwille ist wie Abgötterei und Götzendienst. Oder der Ungehorsam. W 23 wierszu mamy tutaj napisane, gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a w tłumaczeniu niemieckim, gdyż samowola jest takim samym grzechem jak bałwochwalstwo. Ungehorsam oder Eigenwille. Nieposłuszeństwo albo samowola, das ist der größte Götze, den es gibt. To jest największy z bożków, jaki w ogóle istnieje. Hat das einen Platz an dem Ort, wo der Herr in der Mitte sein möchte? Czy on ma swoje miejsce w tym miejscu, gdzie Pan chciałby, aby zamieszkało jego imię? Kann es da irgendwie um meinen eigenen Willen gehen? Czy w tym miejscu w ogóle może kiedykolwiek chodzić o moją własną wolę? Da, wo der Herr in der Mitte ist, da geht alles von ihm aus. Bo tam, gdzie Pan jest pośrodku, to wszystko od Niego powinno wychodzić, wypływać. Da fragen wir nach seinem Willen. Tam powinniśmy pytać o Jego wolę. Da wollen wir gerne sein Wort beachten. I chciejmy tam chętnie poważać, wykonywać Jego słowo. Da geht es uns um seine Ehre. Gdyż tam chodzi o Jego cześć. Und dann nehme ich mich selbst ganz zurück. I wtedy ja powinienem całkowicie siebie wycofać. So merken wir, wie das, was Hezekiel hier sieht, wie es auch zu uns spricht. Czy zauważamy, co widzi Ezechiel, i jak to widzenie powinno do nas też przemawiać? Und der Herr, der sagt ihm in Vers 6 diese ernsten Worte. I Pan musiał do niego powiedzieć, co mamy zapisane w 6 wierszu, te poważne słowa. Wenn Israel diese großen Gräuel ausübt, gdy Izrael wykonuje tą wielką obrzydliwość, dann muss ich mich von meinem Heiligtum entfernen. To ja muszę teraz oddzielić się, odejść od mojej świątyni. Aber dann sagt Gott ihm, Hezekiel, ich muss dir noch mehr schlimme Dinge zeigen. Ale Bóg mu jednocześnie mówi, Ezechielu, ja muszę ci pokazać jeszcze więcej złych, okropnych rzeczy. Vor Gottes Auge ist nichts verborgen. Dlatego, że przed oczami Bożymi nie może się nic ukryć. Gott sieht alles. Bóg widzi wszystko. Und er zeigt es jetzt seinem Knecht, dem Propheten Hezekiel. I on teraz pokazuje to swojemu słudze Ezechielowi. Er wird zu der Mauer, die um den Tempel war, geführt. I Ezechiel poprowadzony jest po tych murach, które otaczały świątynię. Und am Ende von Vers 7 sieht Hezekiel, dass da ein Loch in der Mauer ist. I pod koniec 7 wiersza Ezechiel zauważa, że w tej ścianie, czy w tym murze była dziura. Wofür ist denn die Mauer da? Po co tam był ten mur? Sie soll schützen vor verderblichen Einflüssen. Ten mur miał chronić od wpływu
złych rzeczy. Sie soll dafür sorgen, dass der Feind nicht hineinkommt. I również, aby miał przydać do tego, aby nieprzyjaciel nie mógł wniknąć. Aber was nützt eine Mauer, wo ein Loch ist? Ale cóż nam pomoże ogromny, duży mur, jeżeli w nim jest dziura? Das nützt nicht viel. Niewiele nam pomoże. Dann findet der Feind ja doch Eingang. Bo w tej dziurze nieprzyjaciel znajdzie swoje miejsce wejścia. Ezekiel soll nun durch die Mauer gehen, durch dieses Loch. I Ezechiel miał przejść przez mur, przez tą dziurę. Dann sieht er eine Tür. I widzi teraz drzwi. Und in Vers 9 sagt der Herr ihm, geh hinein. I dalej Pan mu mówi, wejdź do środka. Und dann lesen wir mal Vers 10 und 11. I teraz przeczytajmy 10 i 11 wiersz. A gdy wszedłem i przyjrzałem się, oto tam na ścianie były wszędzie wokoło wyrysowane obrazy wszelkich płazów i bydła, ohydy i wszystkie bałwany domu izraelskiego, a 70 mężów spośród starszych domu izraelskiego z Jazaniaszem, synem Szafana, stojących wśród nich, stało przed nimi, a każdy miał w ręku kadzielnicę. Woń dymu kadzidlanego unosiła się w górę. Jetzt sehen wir, was durch dieses Loch der Mauer hineingekommen war. I widzimy teraz, co przez tą dziurę w tym murze weszło do środka. Allerlei Götzen. Wszelkiego rodzaju bożki. Niemand hätte sich gewagt, diese Götzen durch die Tür hineinzubringen. Nikt się nie odważył, aby te bożki wprowadzić oficjalnie przez drzwi. Aber durch das Loch in der Mauer war es hineingekommen. Ale poprzez dziurę w tym murze one tam się dostały. Und dann hatte man im Verborgenen diesen Götzenbildern Weihrauch gebracht. I tam w skrytości tym bożkom składano ofiarę z kadzidła. Man hatte sogar noch eine Tür zugemacht. Nawet zamknięto drzwi. Von außen hat es niemand gesehen. Tak, żeby nikt z zewnątrz nie mógł tego widzieć. Aber Gott hat es gesehen. Ale Bóg to widział. Gott hat gesehen, was da im Verborgenen geschehen ist. Bóg to widział, co tam się działo w skrytości. Und er zeigt es seinem Propheten, dem Hesekiel, um ihm die Ursache für das Gericht zu zeigen. I Bóg po to pokazał swojemu prorokowi Ezechielowi te wszystkie rzeczy, aby mu wyjaśnić powód zapowiedzianego sądu nad Jerozolimą. Wieder machen wir eine Anwendung für uns. I znowu teraz zastosujmy ten obraz dla siebie samych. In unserem persönlichen Leben und in unserem gemeinsamen Leben brauchen wir eine Mauer der Absonderung. My w naszym osobistym życiu, jak również też i w naszym społecznym życiu jako zgromadzenie, potrzebujemy wokoło siebie mur. Wir brauchen einen Schutz gegen den Feind. Potrzebujemy właśnie tej ochrony przed nieprzyjacielem. Damit das Böse draußen bleibt. Po to, aby zło pozostało na zewnątrz. Wir fragen uns jetzt, wie sieht das denn aus in unserem persönlichen Leben? I teraz musimy samych siebie zapytać, jak ta sprawa wygląda w moim osobistym życiu. Leben wir in persönlichen noch in Absonderung zu dem Herrn? Czy my w naszym osobistym życiu dalej jeszcze żyjemy w całkowitym odosobnieniu dla naszego Pana? Wie ist das mit den moralischen Dingen? Jak sprawa wygląda we wszystkich rzeczach moralnych? Sagen wir nein, wenn der Teufel uns das anbietet? Czy mówimy zawsze nie, gdy nam to oferuje diabeł? Und wie ist es mit unseren Verbindungen? A jak sprawa wygląda we wszystkich naszych powiązaniach, kontaktach? Mit den Freundschaften, die wir eingehen. I w tych wszystkich przyjaźniach, które zawiązujemy. Ist vielleicht ein Loch in der Mauer? Czy może i u nas nie ma takiej dziury w tym murze? Und auch in unserem gemeinsamen Leben. Również i w naszym społecznym życiu. Da brauchen wir diese Trennung von dem Bösen. Potrzebujemy właśnie tego oddzielenia od złego. Dann erstaunt es uns sehr in Vers 11. I możemy być zadziwieni brzmieniem 11 wiersza. Wer hat denn in dieser Sache hier gesündigt? Któż w tej sprawie tam zgrzeszył? Was zeigt Gott dem Propheten zuerst? Co Bóg najpierw pokazuje temu prorokowi? Da sind 70 Männer von den ältesten Israels. On widzi 70 mężów spośród starszych domu izraelskiego.
Da fängt Gott an. Właśnie Bóg zaczyna od tego. Bei denen die Verantwortung im Volk Gottes tragen. Zaczyna od tych, którzy noszą odpowiedzialność w ludzie Bożym. Bei denen die Vorbilder für die anderen sein sollen. Od tych, którzy powinni być wzorcem godnym naśladowania dla innych. Jeder Mensch ist ein Vorbild. Każdy człowiek jest swego rodzaju wzorcem do naśladowania. Aber er kann ein Vorbild zum Guten sein oder zum Schlechten. Ale może być też wzorcem do naśladowania ku dobremu i ku złemu. Möchte mal einen Vers lesen aus 1. Petrus 5. Przeczytamy jeden wiersz z pierwszego listu Piotra z 5 rozdziału. Da werden auch die Ältesten angesprochen. Tam też mowa jest o starszych, albo słowo kieruje się do starszych. 1 Piotra 5 rozdział. Es geht dabei Petrus gar nicht um das Amt des Ältesten. Tu Piotrowi w ogóle nie chodzi o ten urząd starszego w zgromadzeniu. Damals in der Anfangszeit gab es solche Ältesten, die ein Amt hatten am Ort. Bo w tamtym czasie początkowym byli tacy starsi, którzy byli wprowadzeni w ten urząd w miejscowym zgromadzeniu. Heute gibt es das nach Gottes Gedanken nicht mehr. W dzisiejszych czasach, zgodnie z Bożymi myślami, nie ma już tego więcej. Aber hier in 1. Petrus 5, da geht es um eine Sache, die gab und gibt es zu jeder Zeit. Ale tutaj w pierwszym liście Piotra w 5 rozdziale chodzi o taką rzecz, która również wtedy, jak i w każdym następnym czasie po dziś dzień istnieje. Da gibt es ältere und jüngere. Gdyż zawsze istnieją młodsi i starsi. Und die älteren, die haben einen Vorsprung an Erfahrung. A starsi mają zawsze pewien rodzaj zasobów w tym doświadczeniu. Und was sollen die älteren tun? I co ci starsi powinni czynić? Wir lesen 1. Petrus 5, Vers 2 und 3. Przeczytamy teraz 5 rozdział, 2 i 3 wiersz. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. Hier sehen wir die besondere Verantwortung der Älteren. Tu oglądamy szczególną odpowiedzialność starszych. Und Petrus sagt, sie sollen nicht herrschen. I Piotr mówi do nich, że nie powinni być jako panujący. Aber sie sollen Vorbilder der Herde sein. Ale raczej powinni być wzorcem godnym naśladowania dla trzody. Das ist die Ermahnung an die Älteren. Takie jest tutaj napomnienie skierowane do starszych. Für sie werden 4 Verse geschrieben. Dla nich zostało zapisanych 4 wiersze. Da kommt die Aufforderung für die Jüngeren. A następnie czytamy wezwanie skierowane do młodszych. Und es ist nur ein halber Vers. I to tylko jest połowa wiersza. Das ist auch wichtig, was den Jüngeren gesagt wird. A oczywiście to też jest bardzo ważne, co tu młodszym jest powiedziane. Aber die größere Verantwortung haben die Älteren. Ale większą odpowiedzialność noszą właśnie starsi. Wir lesen aber auch noch die Aufforderung für die Jüngeren. Musimy też i przeczytać też i te wezwanie skierowane do młodszych. Vers 5, der erste Satz. 5 wiersz, pierwsze zdanie. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Ezekiel hat also gesehen, was im inneren Vorhof am Ort des Altars war. A więc Ezechiel widział, co było w tym wewnętrznym podwórcu świątyni, tam gdzie znajdował się ołtarz. Und dann hat der Herr ihm gezeigt, was die Ältesten im Verborgenen getan haben. A następnie Pan mu pokazał, co czynili starsi już w skrytości. In Vers 14 wird Ezechiel weitergeführt. Czytamy w wierszu 14, że Ezechiel był poprowadzany dalej. Er wird an den Eingang des Tores zum Haus des Herrn gebracht. Został zaprowadzony do wejścia północnej bramy do świątyni Pana. Und dann sieht er die Frauen. I widzi tam pewne kobiety. Und die Frauen beweinen den Tammuz. Które opłakiwały Tammuza. Der Tammuz, das war ein Gott aus Assyrien und Babylon. Tammuz to był bożek, który pochodził z Asyrii, z Babilonu. Und dieser Gott, der war ein Gott, der stand für die Natur.
I to był Bożek, który miał reprezentować naturę. Dieser Gott, der erstarb im Herbst und im Frühjahr lebte er wieder auf. Był to taki Bożek, który umierał każdej jesieni i odradzał się każdej wiosny. Es war ein Gott, den man verband mit der Fruchtbarkeit. To był Bożek, któremu zawdzięczano rzekomo owoce, czyli obfitość plonów. Mit dem Wachstum, der Frucht, der Fruchtbarkeit. Czyli wszystkie plony, wszystkie owoce. Wenn die Frauen diesen Tammuz beweinen, i tu widzi te niewiasty, które opłakują tego Tammuza. Dann erwarten sie nicht mehr die Frucht von Gott. Czyli to oznacza, że one już nie oczekiwały owocu od Boga, sondern sie erwarten sie von diesem Götzen. Tylko oczekiwały go od tego Bożka. Wir wollen an dieser Stelle ein wenig nachdenken über die Verantwortung von Frauen und Müttern. I w tym miejscu chcielibyśmy się zastanowić nad odpowiedzialnością kobiet i matek. Im Neuen Testament gibt es ein sehr schönes Beispiel. W Nowym Testamencie jest podany bardzo piękny przykład. Welchen guten Einfluss eine gottesfürchtige Frau und Mutter haben kann. Jak dobry wpływ może mieć bogobojna kobieta i matka. Da war ein junger Mann, ein Freund und Bruder für den Apostel Paulus. Był mianowicie taki młody człowiek, który stał się przyjacielem apostoła Pawła. Dieser junge Mann war sehr nützlich in der Sache des Herrn. I ten młody człowiek był bardzo pożyteczny w wykonywaniu służby dla Pana. Dieser junge Mann hatte ungeheuchelten, echten Glauben. Ten człowiek cechował się nieobłudną, szczerą, prawdziwą wiarą. Und was schreibt Paulus über ihn? I co Paweł pisał o nim? Er sagt, dieser ungeheuchelte Glaube, der war zuerst in deiner Großmutter und dann in deiner Mutter und jetzt sehe ich ihn in dir. Paweł napisał o nim, że tą nieobłudną wiarę on najpierw widział w jego babce, a następnie w jego mamie, a teraz ogląda ją taką samą też i w nim. Was für einen Einfluss, für einen guten Einfluss hatten diese gottesfürchtigen Frauen. Jakiż wpływ, jakiż dobry wpływ mają te bogobojne niewiasty. Jetzt denken wir noch an ein Beispiel aus dem Alten Testament. I teraz pomyślmy na temat przykładu pochodzącego ze Starego Testamentu. Da war auch ein junger Mann, der war brauchbar für Gott. Był taki młody człowiek, który był też i pożyteczny dla Boga. Und er blieb brauchbar für Gott während seines ganzen Lebens. I on pozostał użyteczny dla Boga w czasie całego swojego życia. Er wuchs auf in einer ganz schweren Umgebung. A dorastał w bardzo trudnych okolicznościach. Viel Sünde war um ihn herum. Wiele grzechów było popełnianych wokoło niego. Und unsere Kinder und Enkelkinder wachsen auch auf in einer solchen Umgebung. Nasze dzieci i nasze wnuki też dorastają właśnie w takim otoczeniu. Aber dieser junge Mann nahm eine gute Entwicklung. Ale ten młody człowiek dobrze, w dobrym kierunku się rozwijał. Ihr habt sicher gemerkt, wir denken an Samuel. Z pewnością żeście zauważyli, że ja myślę teraz o Samuelu. Und Samuel hatte eine gottesfürchtige Mutter. I Samuel miał również bogobojną matkę. Sie hatte gebetet. Jak mocno ona się modliła. In ihrer Not war sie zu Gott gegangen. Ona w swojej biedzie przyszła do Boga. Und sie gibt dem Sohn, den Gott ihr schenkt, den Namen vom Herrn erbeten. I ona temu synowi, który Pan jej podarował, dała to imię, które się tłumaczy wyproszony od Pana. Diese Frau war eine Beterin. Ta niewiasta była właśnie człowiekiem modlitwy. Was für ein Segen geht davon aus, wenn Mütter Beterinnen sind. Jakież wielkie błogosławieństwo z tego wypływa, jeżeli matki są właśnie ludźmi modlitwy. Aber diese Frau hat nicht nur gebetet. Ale ta niewiasta nie tylko się modliła. Das Gebet ist wichtig und nötig. Bo modlitwa jest ważna i bardzo pożyteczna. Aber wir dürfen uns darauf nicht ausruhen. Ale na tym nie spoczywajmy. Diese Frau hat jedes Jahr ihren Sohn besucht.
Ta niewiasta każdego roku odwiedzała swojego syna, który uczył się w świątyni. Und sie hat ihm ein passendes Kleid mitgebracht. I zawsze przynosiła mu pasującą odzież dla niego. Sie hat sich um ihn gekümmert. Czyli to oznacza, ona bardzo troszczyła się o niego. Sie hat sein Wachstum beobachtet. Ona obserwowała jego wzrost. Und sie hat ihm das passende, dem Wachstum entsprechend gebracht. I to, co było odpowiednie do jego wzrostu, zawsze mu przynosiła. So können wir einen guten Einfluss nehmen. I tak też i my możemy wywierać dobry wpływ. Eine so wichtige Aufgabe, besonders für Mütter. Jest to tak ważne zadanie, szczególnie dla matek. Väter dürfen sich nicht aus der Verantwortung nehmen. Oczywiście ojcowie nie mogą teraz się wyrzekać tej odpowiedzialności. Sie haben die Hauptverantwortung in der Familie. Oni noszą tą główną odpowiedzialność w rodzinie. Aber die Mütter verbringen mehr Zeit mit den Kindern. Ale zwykle tak jest, że to matki spędzają więcej czasu ze swoimi dziećmi. Sie haben einen großen Einfluss auf ihre Entwicklung. I mają ogromny wpływ na ich rozwój. Und wir wollen uns da gegenseitig ermutigen. I chciejmy siebie nawzajem do tego zachęcać. Dass wir diese wertvolle Aufgabe nicht vernachlässigen. Abyśmy nie zaniedbywali tego kosztownego zadania. Wisst ihr, wenn der Herr Jesus kommt, wiecie co? Gdy Pan Jezus przyjdzie, dann lassen wir alles zurück. Wtedy my na tej ziemi wszystko zostawimy. Das Haus bleibt zurück. Domy nasze zostaną. Die Wohnung. Mieszkania zostaną. Das Auto. Auto. Der Garten. Ogród. Alles bleibt zurück. Wszystko zostanie. Wenn wir etwas mitnehmen können, a jeżeli możemy coś ze sobą zabrać, dann sind es die Kinder. To właśnie nasze dzieci. Merken wir, welchen Wert es hat, Kinder großzuziehen für den Herrn? Czy nie zauważamy tego, jak to ma wielką wartość, aby dzieci wychowywać dla Pana? Sind wir bereit, dafür Energie aufzuwenden? Czy jesteśmy gotowi, abyśmy użyli ogrom energii w tym celu? Ezechiel sieht hier, wie Frauen mit den Götzen beschäftigt sind. Ezechiel widzi, jak te niewiasty zajmują się bożkiem. Und was war die Folge? I jakie było tego następstwo? Die Folge war, dass die Kinder durch das Schwert umkamen. Następstwem tego było to, że ich dzieci zostały pozabijane mieczem. Aber Ezechiel sieht noch mehr. Ale Ezechiel jeszcze więcej musiał zobaczyć. In Vers 16 wird er in den inneren Vorhof des Hauses des Herrn gebracht. I w 16 wierszu czytamy o tym, że został zaprowadzony na wewnętrzny dziedziniec świątyni Pana. Dann sieht er 25 Männer. I tam widzi 25 mężów. Diese Männer haben ihren Rücken dem Tempel zugewandt. Oni odwrócili się plecami do przybytku Pana. Ihr Gesicht haben sie nach Osten gewandt. A twarzami swoimi skierowali się na wschód. Im Osten geht die Sonne auf. I tam na wschodzie wschodziło słońce. Und es gab damals einen Hauptgott. I w tamtych czasach i tym rejonie był taki główny bożek. Ein Hauptgott dieser ägyptischen und auch der babylonischen Götter. Główny bożek zarówno w Egipcie, jak i w Babilonii. Das war der Sonnengott. A to był właśnie Bóg Słońca. Der Tammuz, den die Frauen beweinten. Ten Tammuz, którego opłakiwały te kobiety. Und der Sonnengott, vor dem die Männer sich niederbeugen. I ten Bożek reprezentujący Słońce, przed którym kłaniali się ci mężowie. Die gehörten zusammen. Oni byli ze sobą ściśle powiązani. Jetzt sehen wir die Verantwortung der Männer. I tu widzimy odpowiedzialność mężów. Wir können im übertragenen Sinn heute auch unseren Rücken dem Tempel zuwenden. My również w przenośni możemy to tak oglądać, że i my odwrócimy się plecami do świątyni. Wir können unser Gesicht, unsere Aufmerksamkeit den falschen Dingen zuwenden. I możemy się odwrócić twarzą albo naszą działalnością w błędnym rzeczom, w kierunku błędnych rzeczy. Wem gehört denn meine Aufmerksamkeit?
Bo do kogo należy cała moja uwaga? Bin ich bereit, den Rücken dem Falschen zuzuwenden und meine Aufmerksamkeit dem Herrn zu schenken? Czy rzeczywiście jestem gotowy, aby plecami odwrócić się do błędnej rzeczy, a twarzę swoją skierować w kierunku Pana? Das ist die Aufforderung, die wir hier sehen. To jest wezwanie, które tu oglądamy. Wie kennen unsere Frauen uns? Wie kennen unsere Frauen uns als Ehemänner? W jaki sposób poznały nasze żony nas jako mężczyzn? Wie kennen unsere Kinder uns? W jaki sposób nasze dzieci nas poznały? Kinder merken sehr gut, was uns als Eltern wichtig ist. Dzieci bardzo dobrze to zauważają, co dla nas rodziców jest bardzo ważne. Was würden meine Kinder von mir sagen? Co moje dzieci by powiedziały teraz o mnie? Was ist mir wichtig? Co dla mnie jest ważne? Oh, das ist einer, der denkt nur an die Arbeit. Może powiedziałyby: o, to jest taki człowiek, który myśli tylko o pracy. Dann haben sie das Falsche gesehen. To oznacza, że widzieli coś złego. Wir müssen unsere Arbeit machen. Oczywiście my musimy naszą pracę wykonywać. Und als Christen, als Gläubige machen wir sie auch gut. I jako chrześcijanin, jako człowiek wierzący, mamy zadanie tą pracę wykonywać dobrze. Als Christen, als Gläubige sind wir fleißig bei der Arbeit. Jako chrześcijanie, jako wierzący, mamy obowiązek być pilnymi w wykonywaniu pracy. Aber die Kinder merken es, ob wir das tun für den Herrn oder ob wir das tun aus anderen Gründen. Ale dzieci bardzo dobrze to zauważą, czy czynimy tą pracę ze względu na Pana, czy my tą pracę wykonujemy ze względu na inne rzeczy. Wir merken hier, wie Gott die Sachen aufdeckt. I możemy tu zauważyć, jak Bóg wszystkie te rzeczy odkrywa przed nami. Er zeigt sie dem Hezekiel. Pokazuje Ezechielowi. Er deckt auch in unserem Leben die Dinge auf. Ale Bóg też i odkrywa te rzeczy w naszym życiu. In Vers 17 fasst er es zusammen. I w 17 wierszu można powiedzieć, czytamy o swego rodzaju podsumowaniu. Er hatte von den Ältesten gesprochen. Bóg mówił mu o tych starszych. Er hatte von den Frauen gesprochen. Mówił mu o tych niewiastach. Er hatte von den Männern gesprochen. Mówił mu o tych mężczyznach. Und jetzt fasst er es zusammen, das ganze Haus Juda, das verübt Gräuel. I podsumowując to wszystko powiedział: cały dom Judy wykonuje czy popełnia tylko obrzydliwość. Das ist die Ursache für das Gericht. To jest właśnie przyczyna tego sądu, który ma nadejść. Und Hezekiel sieht jetzt, wie die Herrlichkeit des Herrn langsam diesen Ort verlassen muss. I Ezechiel widzi, jak chwała Pana pomału musi opuścić to miejsce. Gott hatte Jahrhunderte Geduld gehabt. Bóg miał wielką cierpliwość przez setki lat. Aber jetzt muss er langsam, Schritt für Schritt, diesen Ort verlassen. Ale teraz musi pomału, krok po kroku opuścić to miejsce. In Kapitel 8, Vers 4, w 8 rozdziale, w 4 wierszu czytamy: haben wir die Herrlichkeit des Gottes Israels noch am Ort des Altars im inneren Vorhof gesehen. Widzieliśmy chwałę Boga Izraelskiego, która była jeszcze na tym wewnętrznym dziedzińcu, czyli koło tego ołtarza całopalnego. In Kapitel 9, Vers 3 erhebt sich die Herrlichkeit Gottes. W 9 rozdziale już oglądamy w 3 wierszu, że chwała Boga Izraelskiego podnosi się z tego miejsca. Und sie bewegt sich auf die Schwelle des Hauses zu. I kieruje się w kierunku progu przybytku pańskiego. Dort macht sie noch einmal eine Pause. Tam jeszcze na chwilkę się zatrzymuje. Wir werden uns gleich anschauen, warum. Wkrótce będziemy to oglądali, dlaczego. Aber in Kapitel 10, Vers 4 geht sie weiter. Ale już w 10 rozdziale, w 4 wierszu czytamy o tym, że ona udaje się dalej. Die Herrlichkeit des Herrn erreicht die Schwelle des Hauses. I chwała Pana dochodzi do progu przybytku. Und jetzt ist der Vorhof von diesem Glanz der Herrlichkeit erfüllt. I ten przedsionek jest wypełniony tym blaskiem chwały Pana. Die Herrlichkeit des Herrn erscheint dort zum Gericht. I ten blask chwały Pana
Tam objawia się, aby ogłosić ten sąd. In Kapitel 10, Vers 18 geht die Herrlichkeit des Herrn weiter, von der Schwelle des Hauses weg. W 10 rozdziale, w 18 wierszu czytamy o tym, że chwała Pana odsunęła się od progu przybytku. Am Ende von Vers 19 kommt sie am östlichen Tor an. I pod koniec 19 wiersza oglądamy, że stanęła u wejścia do wschodniej bramy. Und dann haben wir in Kapitel 11 Vers 23 gelesen. A następnie czytaliśmy w 11 rozdziale 23 wiersz. Da hat die Herrlichkeit des Herrn die Stadt verlassen. Oglądaliśmy w tym wierszu, że chwała Pana opuściła miasto. Ezechiel sieht diese Herrlichkeit jetzt auf dem Berg, der im Osten der Stadt ist. I Ezechiel widzi chwałę Pana na górze, która znajduje się na wschód od miasta. Das ist der Ölberg. To jest Góra Oliwna. Und von diesem Berg verlässt die Herrlichkeit des Herrn Jerusalem. I to z tej góry chwała Pana opuściła Jerozolimę. Und jetzt gehen wir in Gedanken viele Jahre weiter. I teraz podążajmy w naszych myślach wiele setek lat później. Und da ist der Herr Jesus an eben diesem Berg. I widzimy właśnie na tej górze osobę Pana Jezusa. Unten an diesem Ölberg, da ist ein Garten. Właśnie na zboczach tej góry jest ogród pewien. Es ist der Garten Gethsemane. Jest to ogród Getsemane. Der Jesus geht in diesen Garten hinein. Pan Jezus wchodzi do tego ogrodu. Er liegt auf seinem Angesicht und betet. On pada na swoje oblicze i modli się. Das ganze große und schwere Werk vom Kreuz auf Golgatha steht vor ihm. Te wielkie, okropne dzieło na krzyżu Golgoty jeszcze jest przed nim. Er betet, Vater, wenn es möglich ist, dann gehe dieser Kelch an mir vorüber. I modli się, Ojcze, jeśli to jest możliwe, niech minie mnie ten kielich. Aber er macht da nicht Punkt. Ale tutaj nie zrobił kropki. Er sagt, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Tylko przecinek i powiedział, nie jako ja chcę, ale jako ty chcesz. Dreimal betet der Herr Jesus. Trzykrotnie tymi słowami się modli Pan Jezus. Ein Engel vom Himmel kommt und stärkt ihn. I anioł z nieba przychodzi, aby go wzmocnić. Und als er dann aufsteht, i gdy on wstał z tej modlitwy, dann geht er seinen Weg. To widzimy, że udał się w swoją drogę. Er geht den Weg bis nach Golgatha. I idzie tą drogą w kierunku Golgoty. Der stirbt dort für die Sünden. On tam umiera za grzechy. Für meine Sünden. Za moje grzechy. Für die Sünden aller, die je an ihn glauben. Za grzechy wszystkich tych, którzy kiedyś w niego uwierzą. Auch für die Sünden derer aus seinem irdischen Volk, die an ihn glauben. Również i za grzechy wszystkich tych, którzy należeli do jego ziemskiego narodu, a uwierzyli. Der Jesus stirbt am Kreuz und er wird in ein Grab gelegt. Pan Jezus umiera na krzyżu i jest włożony do grobu. Früh am dritten Tag steht er auf. I wczesnym porankiem trzeciego dnia zmartwychwstał. Jesus lebt, er hat gesiegt. Pan Jezus żyje, on zwyciężył. 40 Tage später fährt er auf zum Himmel. 40 dni później odchodzi do nieba. Von welchem Ort? I to z jakiego miejsca? Von dem Ölberg. Z tej góry oliwnej. Da wo Ezekiel die Herrlichkeit des Herrn gesehen hatte, die die Stadt verlassen muss. Z tej samej góry, w której Ezechiel widział, że chwała Pana opuściła to miasto. Die Jünger waren mit dem Herrn Jesus gegangen. A uczniowie poszli na tą górę razem z Panem Jezusem. Und als sie noch nach oben schauen, wo er aufgefahren ist, i gdy spojrzeli w górę, gdy on został od nich już zabrany, da kommen zwei Männer mit einer herrlichen Botschaft. Wtedy nadeszło dwóch mężów mających dla nich wspaniałe poselstwo. Sie sagen, dieser Jesus, der wird wiederkommen. I powiedzieli do nich, że ten Jezus znowu przyjdzie. Und an dem Ort, wo er aufgefahren ist, da kommt er wieder. I z tego miejsca, z którego on odszedł, on na to miejsce znowu przyjdzie. Er kommt in Macht und Herrlichkeit. On przyjdzie w mocy i chwale. Und dann richtet er hier auf der Erde sein Friedensreich auf. I tutaj na tej ziemi urządzi swoje królestwo pokoju. Und dann wird der Tempel wieder gebaut. W tym królestwie będzie znowu odbudowana świątynia. Und dann wird die Herrlichkeit des Herrn wieder dort wohnen. I znowu tam zamieszka chwała Pana.
Hier muss die Herrlichkeit des Herrn die Stadt verlassen wegen der Sünde des Volkes. Tu oglądamy w Księdze Ezechiela, że ta chwała Pana musiała to miejsce opuścić z powodu grzechu tego narodu. Warum wird die Herrlichkeit des Herrn einmal wiederkommen? Dlaczego ta chwała Pana znowu kiedyś przyjdzie? Weil der Herr Jesus am Kreuz gestorben ist. Dlatego, że Pan Jezus umarł na krzyżu. Auf der Grundlage seines Werkes wird es einmal eine Wiederherstellung geben können. To właśnie na podstawie jego dzieła dokonanego będzie kiedyś to odrestaurowanie. Und davon darf Ezekiel im zweiten Teil dieses Buches etwas sehen. I co do tego, to Ezechiel mógł widzieć w drugiej części swojej księgi. Damit wollen wir uns nach der Pause beschäftigen. I tym będziemy zajmowali się po przerwie. Aber jetzt gehen wir noch mal kurz zurück zu Kapitel 9. Ale teraz jeszcze musimy krótko spojrzeć do treści 9 rozdziału. Wir hatten gesehen, wie die Herrlichkeit des Herrn sich erhebt, aber dann noch mal eine Pause macht. Widzieliśmy o tym, że chwała Pana podniosła się w górę, ale jeszcze zatrzymała się na chwilę. Und warum macht der Herr noch mal eine Pause? I dlaczego Pan akurat tutaj na chwilę się zatrzymał? Er hat einen Auftrag in Vers 4. Czytamy o tym, że on miał do przekazania swoje zadanie. Ein Mann soll durch die Stadt gehen, mitten durch Jerusalem. Pewien mąż miał przejść przez miasto pośrodku Jerozolimy. Und dann sollte er dort ein Zeichen machen an die Stirn von einigen Leuten. I miał uczynić znaki na czołach pewnych mężów. Was sind das für Leute? Co to byli za ludzie? Das sind Leute, die traurig sind über das Böse in Jerusalem. To byli ludzie, którzy byli głęboko zasmuceni tym złem, które się stało w Jerozolimie. Wir haben eben gesehen, wie der Herr alles sieht. Myśmy dopiero co to oglądali, że Pan wszystko widział. Er sieht das Böse. On widzi i dzisiaj wszelkie zło. Und er deckt es auf. I on te zło zawsze odkrywa. Aber er sieht auch die, die treu sind. Ale Pan również widzi wszystkich tych, którzy są wierni. Er sieht auch die, die traurig sind über das Böse. On również widzi wszystkich tych, którzy są zasmuceni z powodu tego zła. Er sieht die, die in Treue ihren Weg gehen wollen. On widzi tych wszystkich, którzy wiernie chcą iść swoją drogą życia. Und er sagt, dass ein Zeichen an seine Stirn, an ihre Stirn gemacht werden soll. I to on o to się postarał, aby ten szczególny znak miał znaleźć się na ich czołach. Und wofür sollte dieses Zeichen dienen? I do jakiego celu miał ten znak służyć? Diese Leute sollten bewahrt werden vor dem Gericht. Ci ludzie mieli być zachowani przed tym sądem. Es ist genauso wie in Offenbarung 7. To dokładnie tak samo, jak oglądamy to w Księdze Objawienia w 7 rozdziale. Da sagt Gott auch halt. Tam też Bóg powiedział: stój. Die Gerichte sollen erstmal noch stehen bleiben. Te sądy miały jeszcze się na chwilę zatrzymać. Und da sollen die Treuen versiegelt werden. I najpierw mieli być zapieczętowani wszyscy wierni. Versiegelt, damit sie nicht beschädigt werden von dem Gericht. Mieli być zapieczętowani, aby nie ucierpieli z powodu tych sądów. Und erst als das erledigt ist, geht das Gericht weiter. I dopiero gdy ta czynność została zakończona, to sądy zaczęły przesuwać się dalej. Und genauso ist es hier in Hesekiel 9. Dokładnie to samo jest tutaj pokazane w Ezechiela w 9 rozdziale. Das ist ein Ansporn für uns. I to wszystko jest dla nas bardzo wielką zachętą. Der Herr sieht jeden, der ihm gerne treu sein möchte. Bo Pan widzi każdego, który chętnie ze serca chciałby Jemu służyć. Und er hat einen besonderen Schutz, eine besondere Bewahrung für ihn. W wierności Jemu służyć i takiemu On oferuje szczególną ochronę i zachowanie. Es ist genauso wie in Malachi 3, Vers 16. To dokładnie tak samo, jak czytamy w Malachiasza 3, rozdział 16, wiersz. Da unterredeten sich miteinander, die den Herrn fürchten. Tam czytamy, rozmawiali między sobą wszyscy ci, którzy bali się Pana. Und dann wird ein Gedenkbuch geschrieben. I została zapisana księga pamiątkowa dla nich. Der Herr sieht die, die ihm treu sein wollen. Bo Pan widzi wszystkich tych, którzy wiernie chcą Go naśladować. Und er schreibt sie auf. Keiner von ihnen wird vergessen. I On wszystkich ich zapisuje, a żaden z nich nie będzie zapomniany. Wenn wir jetzt so in dieser ersten Stunde
gesehen haben, wie Gottes Wort zu den Gewissen spricht. Gdy tak w pierwszej tej godzinie dzisiejszej widzieliśmy, jak Słowo Boże poważnie przemawia do naszych sumień, dann sind wir darin angespornt, to mamy być przez to do tego zachęceni, pobudzeni, dass wir wieder neu den Entschluss fassen, in Treue mit dem Herrn zu leben. Abyśmy na nowo podjęli tą decyzję, żebyśmy wiernie Panu służyli. Aus Liebe zu dem Herrn. Z miłości do Pana. Da dürfen wir wissen, er sieht das. I możemy być tego pewni, że On to widzi. Er freut sich darüber. On cieszy się z tego. Er wird niemanden vergessen, der ihm treu nachfolgen möchte. On nikogo nie zapomni, który chciałby wiernie jemu służyć. Wir haben jetzt vier Stellen betrachtet, in denen die Hand des Herrn über den Hesekiel kam. Rozważaliśmy cztery miejsca, które pokazują, że ręka Pana była nad Ezechielem. Drei Stellen in Verbindung mit seiner Zubereitung zum Dienst. Trzy miejsca, które łączą się z tym procesem przygotowania dla służby. Eine Stelle, wo wir die Ursache für das Gericht gefunden haben. Jedno miejsce, w którym oglądamy przyczynę tego sądu nad Jerozolimą. Und jetzt kommen noch drei Stellen, die stehen in Verbindung mit dem zweiten Teil dieses Buches. I teraz przeczytamy trzy miejsca dotyczące drugiej części tej księgi. In der Mitte dieses Buches in Kapitel 33. Po środku tej księgi w 33 rozdziale. Da kommt ein Bote zu Hesekiel. Czytamy o posłańcu, który przybył do Ezechiela. Und erzählt ihm, dass Jerusalem zerstört ist. I opowiedział mu o tym, że Jerozolima została zburzona i zdobyta. Das Gericht ist gekommen. Czyli ten sąd nadszedł. Und jetzt beginnt der zweite Teil in Kapitel 34. I teraz rozpoczyna się druga część tej księgi, począwszy od 34 rozdziału. Und da redet Gott Trostworte. I w tej części Bóg zwraca się ze słowami pociechy. Zuerst sehen wir den, in dem der Trost kommt. Najpierw widzimy tego, od którego ta pociecha pochodzi. Das der wahre Hirte. To jest ten prawdziwy pasterz. Und dann sehen wir, wie Gott in dem Herrn Jesus, diesem wahren Hirten, zum Ziel kommt. I widzimy, że Bóg dochodzi do swojego celu z tym prawdziwym pasterzem. Dieser zweite Teil des Propheten Hesekiel, der ist sehr, sehr ermutigend. I ta druga część tej księgi Ezechiela jest bardzo, bardzo pocieszająca. Wir sehen, wie da Gottes Wort zu den Herzen redet. I tu będziemy oglądali, jak Słowo Boże przemawia do serc. Wir wollen jetzt zuerst diese drei Stellen lesen, wo die Hand des Herrn über Hesekiel kommt. I teraz przeczytamy te trzy miejsca, w których oglądamy, że ręka Pana spoczywa na Ezechielu. Kapitel 33, Vers 21 und 22. 33 rozdział, 21, 22 wiersz. W 12 roku naszego wygnania, 5 dnia 10 miesiąca, przybył do mnie uchodźca z Jerozolimy z wieścią, że miasto zostało zdobyte. A wieczorem w przededniu przybycia uchodźca była nade mną ręka Pana i Pan otworzył moje usta, zanim ów przybył do mnie następnego dnia rano. Tak więc otworzył moje usta i już nie byłem niemy. Da lesen wir dazu Kapitel 34, Vers 11 bis Vers 16. Następnie czytamy do tego z 34 rozdziału od 11 do 16 wiersza. Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał. Jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, gdy jest pośród swoich rozproszonych owiec, tak ja zatroszczę się o moje owce i wyratuję je z wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym i mrocznym. Wyprowadzę je pomiędzy ludów i zbiorę je z ziem. Przyprowadzę je znowu do ich ziemi i będę je pasł na górach izraelskich, w dolinach i na wszystkich równinach kraju. Będę je pasł na dobrych pastwiskach i ich błonie będzie na wysokich górach izraelskich. Tam będą odpoczywać na dobrym błoniu i będą się paść na tłustych pastwiskach na górach izraelskich.
Ja sam będę pasł owce moje i ja sam ułożę je na ich legowisku, mówi Wszechmocny Pan. Będę szukał zaginionych, rozproszone sprowadzę z powrotem, zranione opatrzę, chore wzmocnię, tłustych i mocnych będę strzegł i będę pasł sprawiedliwie. Dann lesen wir Kapitel 37. Następnie przeczytamy z 37 rozdziału. Vers 1. Pierwszy wiersz. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. Und Vers 7 bis Vers 10. I od 7 do 10 wiersza. Prorokowałem więc, jak mi nakazano, a gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej. I spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało i skóra powlokła je po wierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było. I rzekł do mnie, prorokuj do ożywczego tchnienia, Synu Człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu, tak mówi Wszechmocny Pan, przyjdź, ożywcze tchnienie z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak mi nakazano. Wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli i stanęli na nogach. Rzesza bardzo wielka. Dann aus Kapitel 40. Następnie z 40 rozdziału. Kapitel 40, Vers 1 und 2. 1 bis 3. Od pierwszego do trzeciego wiersza, 40 rozdział. W 25 roku naszego wygnania, w pierwszym miesiącu, 10 dnia tego miesiąca, w 14 roku po zdobyciu miasta, w tym właśnie dniu spoczęła na mnie ręka Pana i przeniósł mnie tam. W widzeniach Bożych przeniósł mnie do ziemi izraelskiej i postawił mnie na bardzo wysokiej górze, a na niej naprzeciwko mnie było coś, jakby zbudowane miasto. Przeniósł mnie tam, a oto był tam mąż, który wyglądał tak, jakby był ze spiżu. Miał on w ręku lniany sznur i pręt mierniczy, a stał w bramie. Kapitel 43, 43 rozdział, Vers 1 und 2. Pierwszy i drugi wiersz. Potem zaprowadził mnie do bramy, która jest wrócona ku wschodowi, a oto chwała Boga Izraelskiego zjawiła się od wschodu. Szum jego przyjścia był podobny do szumu wielu wód, a ziemia jaśniała od jego chwały. Vers 4 und 5. Czwarty i piąty wiersz. Gdy chwała Pana weszła do świątyni bramą, która jest zwrócona ku wschodowi, wtedy Duch uniósł mnie i wprowadził na dziedziniec wewnętrzny, a oto świątynia była pełna chwały Pana. Und Kapitel 47, Vers 1 bis 5. I 47 rozdział od 1 do 5 wiersza. 47 rozdział od 1 do 5. Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku, a oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi spod bocznej prawej ściany przybytku na południe od ołtarza. Potem wyprowadził mnie przez bramę północną i oprowadził mnie wokoło drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej zwróconej ku wschodowi, a oto woda wytryskała z południowej strony. A gdy ten mąż ze sznurem mierniczym w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, wymierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kostek. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kolan. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do pasa. A gdy znowu odmierzył 1000 łokci, był to już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż wody wezbrały i były tak głębokie, że trzeba by było w nich pływać. Potok, którego nie można było przejść.
Drei Stellen haben wir noch gefunden, wo die Hand des Herrn über ihn kam. Trzy miejsca jeszcze znaleźliśmy, w których czytamy, że spoczęła na nim ręka Pana. Die Hand des Herrn hatte Hesekiel gestärkt, bevor die Nachricht von der Zerstörung Jerusalems kam. Ta ręka Pana wzmocniła Ezechiela, zanim przyszła do niego ta wiadomość o zburzeniu Jerozolimy. Und dann hört Hesekiel etwas über den wahren Hirten. A następnie Ezechiel słyszy na temat tego prawdziwego pasterza. Dann in Kapitel 37. A następnie w 37 rozdziale kommt die Hand des Herrn wieder über ihn. Znowu oglądamy Ezechiela, że spoczęła nad nim ręka Pana. Er sieht, wie das Volk Israel wieder zum Leben erweckt wird. I ogląda, jak lud izraelski znowu jest wzbudzony do życia. Und dann kommt in Kapitel 40 zum letzten Mal die Hand des Herrn über ihn. I w 40 rozdziale po raz ostatni ręka Pana spoczywa na nim. Und dann sieht Hesekiel, wie die Stadt und der Tempel wieder gebaut werden. I widzi Ezechiel, że to miasto i ta świątynia znowu są odbudowane. Und wie die Herrlichkeit des Herrn wieder dort Wohnung nimmt. I jak chwała Pana znowu tam zamieszkała. Diese drei Themen wollen wir uns jetzt etwas anschauen. I chcielibyśmy się przyjrzeć tym trzem tematom. Da ist der wahre Hirte. Oglądamy tego prawdziwego pasterza. Das ist der Herr Jesus selbst. To jest osobiście sam Pan Jezus. In Johannes 10 sagt er, ich bin der gute Hirte. On sam się wyraził o sobie w Ewangelii Jana w 10 rozdziale. Ja jestem dobrym pasterzem. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Dobry pasterz kładzie swoje życie za owce. Da denken wir an den Herrn Jesus, der am Kreuz gestorben ist. I możemy pomyśleć teraz o Panu Jezusie, który umarł na krzyżu. Dann schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes in Kapitel 13. I pisarz listu do Hebrajczyków w 13 rozdziale podaje nam. Gott hat den, der am Kreuz sein Leben gelassen hat, wiedergebracht. A Bóg tego, który swoje życie na krzyżu położył, przywiódł z powrotem. Er hat ihn wiedergebracht durch Auferstehung. On przywiódł go ku temu zmartwychwstaniu. Den, der als der gute Hirte sein Leben gelassen hat, bo ten, który jako dobry pasterz swoje życie położył, den hat er wiedergebracht als den großen Hirten. On znowu go przywiódł jako tego wielkiego pasterza. Und so kümmert der Herr Jesus sich jetzt um seine Schafe. I tak teraz Pan Jezus troszczy się o swoje owce. Und dann schreibt Petrus in 1. Petrus 5, Vers 4. I tak Piotr pisze w pierwszym swoim liście, w 5 rozdziale, w 4 rozdziale, w 5 wierszu, dass der Herr Jesus auch der Erzhirte ist. Że Pan Jezus jest tym pasterzem. Und als Erzhirte wird er einmal wiederkommen. I jako ten arcypasterz on kiedyś znowu przyjdzie. Und dann wird das in Erfüllung gehen, was hier in Hesekiel 34 steht. I wtedy spełni się to, co jest zapisane w Ezechiela w 34 rozdziale. Und dieser wahre Hirte spricht, siehe, ich bin da. I ten prawdziwy pasterz mówi, oto ja jestem. Und wir dürfen das auch anwenden auf uns. I możemy to teraz zastosować na nas samych. Er ist da und er sieht uns. On jest i on nas widzi. Ich will nach meinen Schafen fragen. I będę się pytał o moje owce. Er hat Interesse für uns. On jest zainteresowany nami. Aber er will nicht nur fragen. Ale on nie tylko chce o nas pytać. Er will sich auch der Schafe annehmen. On również się chce ująć za tymi owcami. Er will ihnen helfen. On chce im pomóc. Wisst ihr, da ist ein großer Unterschied. Wiecie co, to jest wielka różnica. Wir begrüßen uns manchmal. My czasami się pozdrawiamy. Und dann fragen wir. I pytamy. Wir fragen, wie geht es? I pytamy, jak ci się powodzi. Aber wir sind oft gar nicht bereit zu helfen. Ale w ogóle nie jesteśmy skłonni, aby pomóc. Stell dir mal vor, du fragst, wie geht es? Wyobraź sobie, że ty zapytasz, jak ci się powodzi. Und dein Bruder oder deine Schwester berichten dir von einem Problem. I twój brat albo twoja siostra opowiedzą ci o swoim problemie. Bist du dann bereit zu helfen? Czy jesteś wtedy gotowy, aby im pomóc? Der Herr Jesus, der fragt und er will helfen. A Pan Jezus pyta i on chce pomóc. Da lesen wir hier fünf Dinge, die dieser Hirte jetzt tut. I czytamy o pięciu rzeczach, które teraz wykonuje ten pasterz. In Vers 12 er will seine Schafe erretten.
Czytamy w 12 wierszu tego 34 rozdziału, że on chce ratować swoje owce. Er wird die zerstreuten Israels aus den Völkern wieder zurückbringen. On chce tego rozproszonego Izraela, który znajduje się we wszystkich narodach świata, z powrotem przyprowadzić. Aber er rettet nicht nur die Einzelnen, ale on nie tylko ratuje pojedynczych, er sammelt sie auch, Vers 13. Czytamy w 13 wierszu, że on ich wszystkich zgromadził razem. Das heißt, die er rettet, die Einzelnen, die führt er zusammen, er sammelt sie als ein Volk. To znaczy, że wszystkich tych, których on uratował i z powrotem przyprowadził, on ich tak zgromadzi, żeby mogli stanowić jeden naród. Und in Vers 13 heißt es weiter, ich bringe sie in ihr Land. I w 13 wierszu dalej czytamy, że sprowadzę ich do ich kraju. Er wird dieses Volk einmal wieder in seinem Land haben und ihnen dieses Land schenken. On będzie miał wszystkich swoich w tym kraju i ten kraj im podaruje. Und dann kommt ein vierter Punkt in Vers 13. I czwarty punkt jeszcze w tym 13 wierszu jest zawarty. Er wird sie weiden. On będzie ich tam pasł. Das heißt, er gibt ihnen die Nahrung, die sie brauchen. To znaczy, że on da im te konieczne dla nich pożywienie. Und in Vers 15 ein fünfter Punkt. I w 15 wierszu piąty punkt oglądamy. Er will sie weiden, aber er will sie auch lagern. On ich tam będzie też i pasł, ale również też i sam ułoży ich na ich legowisku. Dann hat er sie gesättigt und er bringt sie zur Ruhe. To znaczy, że on ich nasycił, a następnie doprowadził do stanu odpoczynku. So wird der Herr Jesus als dieser Hirte es mit seinem irdischen Volk im tausendjährigen Reich tun. Tak będzie czynił Pan Jezus ze swoim ziemskim narodem w tysiącletnim królestwie. Wir wenden es an für uns. I teraz możemy to zastosować dla nas. Er ist der gute Hirte, der die Schafe erretten will. On jest tym dobrym pasterzem, który chce wyratować owce. Ist vielleicht heute noch jemand hier, der den Herrn Jesus noch nicht als Heiland angenommen hat? Może jeszcze dzisiaj na tej sali jest z nami ktoś taki, który nie przyjął Pana Jezusa jako osobistego Zbawiciela. Der Jesus ruft heute noch, ich bin der gute Hirte. To wiedz, że Pan Jezus jeszcze dzisiaj do ciebie woła: ja jestem tym dobrym pasterzem. Am Kreuz auf Golgatha habe ich mein Leben gegeben. Na krzyżu Golgoty ja darowałem swoje życie. Ich kenne dich. Ja znam ciebie. Ich habe dich lieb. Ja ciebie miłuję. Und ich weiß, dass du, so wie du von Natur aus bist, verloren bist. I ja wiem, że ty w takiej naturze, w jakiej ty się narodziłeś, jesteś na wieki zgubionym. Und da kann dir kein Mensch helfen. I w tej sytuacji nie może ci pomóc żaden człowiek. Kein Priester, keine Kirche. Żaden kapłan, żaden kościół. Du brauchst mich, den guten Hirten. Ty potrzebujesz mnie, tego dobrego pasterza. Jesus Christus, der gestorben ist am Kreuz. Jezus Chrystus, ten, który zmarł na krzyżu. Der Jesus möchte dich gerne retten. Pan Jezus chce ciebie tak chętnie ratować. Glaube an ihn. Wierz w Niego. Nimm es im Glauben an, er starb für mich. Przyjmij to we wierze, że on umarł za mnie. Dann bist du gerettet. Wtedy będziesz uratowany. Aber er möchte nicht nur die Einzelnen retten. Ale on nie tylko chce tych pojedynczych ratować. Er führt auch in glückliche Gemeinschaft mit solchen, die auch an ihn glauben. On ich wprowadza do szczęśliwej społeczności ze wszystkimi tymi, którzy też w niego wierzą. Das ist das Sammeln. To jest właśnie to zgromadzenie ich. Die er gerettet hat, die möchte er weiterführen. Bo tych, których on uratował, on chce ich teraz razem dalej prowadzić. Er möchte, dass sie etwas verstehen von diesem Ort, wo es Gemeinschaft mit dem Herrn und miteinander gibt. On chciałby, abyśmy to zrozumieli, że jest takie miejsce, w którym może być ta społeczność z Panem i między sobą pielęgnowana. Und er möchte sie verstehen lassen, dass er ein Land geschenkt hat. I on chce ci dać też i to zrozumienie, że podarował ci pewien kraj. Dass er uns den Himmel geschenkt hat. Mianowicie niebo zostało nam podarowane. Und geistliche Segnungen in dem Himmel. I te wszystkie błogosławieństwa duchowe w niebie. Und da möchte er Nahrung geben. I on chce darować również też i pożywienie. Wir brauchen Nahrung für unseren inneren Menschen. Bo my potrzebujemy pożywienia dla naszego wewnętrznego człowieka. Da brauchen wir Gottes Wort. Potrzebujemy Słowa Bożego. Da brauchen wir auch die Gemeinschaft mit den Gläubigen.
I potrzebujemy też społeczności ze wszystkimi wierzącymi. Wenn du an einem Ort lebst, jeżeli ty żyjesz w jakimś miejscu, wo du diesen Ort der Gemeinschaft mit dem Herrn und den Gläubigen kennst, i ty znasz to miejsce społeczności z Panem i z innymi wierzącymi, dann gib diesen Ort nicht auf. To nie oddalaj się od tego miejsca, nie odchodź. Es hat viele gegeben, die sind aus irgendeinem Grund umgezogen. Bo wielu było takich, którzy z różnych powodów odchodzili albo przeprowadzali się. Sie haben gesagt, es ist kein Problem. Oni powiedzieli, to przecież nie stanowi dla mnie problemu. Ich kann am Sonntag ruhig zwei Stunden fahren, um die Gläubigen zu treffen. Ja mogę przecież też i dwie godziny w niedzielę poświęcić na jazdę, aby spotkać się z wierzącymi. Und das ging einen Monat gut. I to wszystko trwało dobrze przez jeden miesiąc. Und das ging zwei Monate gut. To dobrze szło przez dwa miesiące. Auf einmal wurde der Weg lang. Nagle się potem okazuje, że ta droga jest zbyt długa. Ja, es reicht ja vielleicht auch, wenn ich alle 14 Tage fahre. I mówimy sobie wtedy, ach, to wystarczy, jak tylko co dwa tygodnie pojadę. Aber so blieb es nicht lange. Ale to też długo nie trwało. Irgendwann sind sie gar nicht mehr gefahren. Bo przychodzi taki moment, w którym już w ogóle nie mają ochoty pojechać. Und sie haben Mangel gehabt. I w tym momencie zaczyna się właśnie brak. Ihnen fehlte Nahrung. Bo brakuje im pożywienia. Und wenn wir aufhören zu essen, dann haben wir keine Kraft mehr. Jeżeli my też przestaniemy jeść, to nie będziemy mieli siły. Aber der Hirte, der möchte uns Nahrung geben. Ale ten pasterz chce nam dać pożywienie. Und er lädt uns ein. Lies die Bibel, lies mein Wort. I on zaprasza nas do tego, czytaj Biblię, czytaj moje słowo. Und geh dahin, wo dieses Wort verkündigt wird. I chodź tam, gdzie to słowo jest głoszone. Da will ich dich versorgen mit dem, was du brauchst. Ja chcę ciebie zaopatrywać we wszystko to, co ty potrzebujesz. Und dann bringt er zur Ruhe. I wtedy może on cię doprowadzić do tego ułożenia się na legowisku. Wir leben in einer Zeit, wo es viel Unruhe gibt. Bo my żyjemy w takich czasach, że jest wiele niepokoju. Alle reden von stress, stress, stress. Wszyscy mówią o stresie, stresie, stresie. Aber da gibt es noch einen Ort, wo es Ruhe gibt. Ale jest takie jedno miejsce, w którym jest odpocznienie. In der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. W społeczności z Panem Jezusem. Der Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch. Pan Jezus powiedział, weźcie na siebie moje jarzmo. Ich gebe euch Ruhe. Ja dam wam odpocznienie. Wenn wir aufhören, uns aufzulehnen gegen Gottes Willen. Jeżeli my zaprzestaniemy buntowania się przeciwko woli Bożej. Wenn wir sagen, ja, ich will das tragen, was der Herr mir auflegt. Jeżeli my powiemy tak do tego, co Pan chce tobie włożyć na ramiona. Dann kommen wir zur Ruhe. Wtedy dopiero będziemy dochodzili do odpocznienia. Der gute Hirte führt auf die gute Weide. Ten dobry pasterz prowadzi na te dobre niwy. Aber er lagert seine Schafe auch, dass sie zur Ruhe kommen. Ale on również sprawia, że jego owce mogą się ułożyć do odpoczynku. Und dann finden wir weiter sechs Zustände von Schafen, um die der Hirte sich besonders kümmert. A następnie mamy opisanych sześć różnych stanów owiec, w których ten pasterz się o nie troszczy. Vier finden wir in Vers 16. Cztery mamy opisane w 16 wierszu. Und zwei in Vers 20 und 21. A dwie w 20 i 21 wierszu. Da sind verlorene. Mowa tu jest o tych, które są zaginione. Die sind nicht mehr im Besitz des Hirten. A więc one już nie posiadają pasterza. Die sind weggelaufen. One odeszły. Und was tut der Hirte? I co wtedy ten pasterz czyni? Er sucht sie. On wszystkie szuka. In Lukas 15 lesen wir, dass er dem einen nachgeht und wie lange? W Łukasza w 15 rozdziale czytamy o tym, że on idzie za taką jedną owcą. A jak długo idzie? Eine Stunde? Godzinę? Bis es Abend wird? Do wieczora? Nein. Nie. Hast du schon mal eine Sache gesucht, die du verloren hast? Czy szukałeś w swoim życiu kiedyś pewnej rzeczy, którą zgubiłeś? Wie lange hast du Geduld gehabt? Jak długo miałeś cierpliwość ją szukać? Weißt du, wie lange der Hirte sucht? A czy wiesz, jak długo pasterz szuka? Bis er es findet. Aż znajdzie ją.
Das Verlorene will ich suchen. Ja chcę szukać zaginionych. Und was tut der Hirte dann mit dem Verlorenen? I co wtedy ten pasterz czyni z tą zaginioną? Das ist ein so schönes Bild. To jest tak piękny obraz. Er nimmt es auf seine Schultern. On bierze ją na swoje ramiona i ją niesie. Das zweite, das Versprengte. Następnie czytamy tu o rozproszonych. Schafe, die versprengt sind, da steht eins hier, eins da, eins da. Owce rozproszone to po prostu poszczególne zwierzęta w pewnych odległościach od siebie. Die stehen nicht mehr zusammen. A więc to owce, które nie stoją już w jednym stadzie blisko siebie. Und was macht der Hirte mit den versprengten? I co pasterz robi z tymi rozproszonymi? Er führt sie zurück. On sprowadza je z powrotem. Wie ist denn heute bei den Gläubigen? A jak ta sprawa wygląda dzisiaj w przypadku wierzących? Fragen uns das ruhig mal für die örtliche Versammlung. Wir fragen uns das mal für die örtliche Versammlung. My to pytanie stawiamy w powiązaniu z miejscowym zgromadzeniem. Stehen wir noch zusammen oder steht so jeder für sich? Czy my wszyscy jeszcze stoimy razem, albo może już każdy pojedynczo dla siebie samego stoi? Wir lesen mal gerade einen Vers aus dem Buch Nehemia. Przeczytamy jeden wiersz z księgi Nehemiasza. Aus Kapitel 8. Z 8 rozdziału. Vers 1. Da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann. 8 rozdział, 1 wiersz. Zgromadził się tedy cały lud co do jednego na placu. Und aus Ezra 3. I z Edrasza, ze Zdrasza 3 rozdział. Auch Vers 1. Też pierwszy wiersz. Da versammelte sich das Volk wie ein Mann nach Jerusalem. Druga połowa. Ezdrasza 3 rozdział, 1 wiersz, 2 połowa. Zgromadził się cały lud jak jeden mąż w Jerozolimie. Vor kurzem erzählte mir ein Bruder eine Begebenheit. Niedawno jeden z braci opowiadał mi takie zdarzenie. Da war eine Schwester umgezogen an einen anderen Ort. Pewna siostra wyprowadziła się do innej miejscowości. Nachdem sie einige Jahre dort gelebt hatte, i gdy parę lat tam żyła, besuchte dieser Bruder sie. Ten brat odwiedził ją. Und hat sie ihm erzählt. I wtedy ta siostra opowiadała mu. Da wo ich früher war, da war es so schön. Tam, gdzie dawniej byłam, to było tak pięknie. Da war Liebe unter den Geschwistern. Tam była miłość wśród wierzących. Da hatte man Interesse füreinander. Byli wszyscy jeden drugim zainteresowani. Aber jetzt, wo ich hier bin, ale tutaj, gdzie teraz przebywam, da spüre ich gar keine Liebe. Nie odczuwam żadnej miłości. Keiner fragt nach mir. Nikt się nie zapyta o mnie. Keiner will wissen, wie es mir geht. Nikt nawet nie zapyta, jak mi się powodzi. Was meint ihr, was dieser Bruder der Schwester gesagt hat? Jak myślicie, co ten brat tej siostrze powiedział? Er hat ihr geraten. Er hat ihr einen Rat gegeben. On dał jej swoją radę. Er hat gesagt, dann zeig du doch mal den Geschwistern, wie es geht, den anderen zu lieben. Wtedy ty pokaż tym miejscowym wierzącym, jak jest to możliwe, aby się wzajemnie miłować. Was meinst du, was passiert dann? I jak myślicie, co się stało? Wenn ich anfange, den anderen zu lieben, gdy ja zacznę innych miłować, dann gibt es eine Antwort. To wtedy pojawia się odpowiedź. Die Antwort auf Liebe ist Liebe. Bo odpowiedzią na miłość jest miłość. Liebe ist das, wenn man es weitergibt, bekommt man es zurück. Bo miłość jest właśnie taką, jeżeli ją dalej dajemy, to otrzymamy ją z powrotem. Probier es mal aus. Wypróbujcie to. Hör auf zu sagen, was bei dem anderen alles falsch ist. Przestańcie już mówić, że u wszystkich innych jest wszystko źle. Fang an ihm zu zeigen, dass du ihn liebst. Nie, zacznij od tego, że pokazujesz, że ty miłujesz ich. Ich bin gespannt, was du erlebst. I jestem pełen napięcia w oczekiwaniu, co będziesz przeżywać. Ich bin sicher, du wirst Liebe zurückbekommen. I jestem pewien tego, że miłość z powrotem otrzymasz. Der Hirte führt das Versprengte zurück. Tak, ten pasterz rozproszone sprowadza z powrotem. Dann ist da ein drittes Schaf, das ist verwundet.
A też oglądamy trzecią owcę, która jest zraniona. Irgendetwas ist geschehen und es jetzt hat es eine Verletzung. Coś się stało i ma jakieś zranienie. Der Hirte verbindet es. I ten pasterz opatruje. Er versorgt diese Wunde. On zajmuje się tą raną. Haben wir auch ein Hirtenherz? Czy i my mamy tego rodzaju serce pasterza? Vielleicht ist jemand da, der hat eine Wunde. Może ktoś jest wśród nas, kto ma tego rodzaju ranę. Sind wir dann bereit, die Wunde zu verbinden? Czy jesteśmy gotowi, aby tą ranę zawiązać, opatrzyć? Eine Wunde kann nur gut heilen, wenn sie sauber ist. Bo rana może się tylko dobrze goić, jeżeli będzie wyczyszczona. Vielleicht muss die Wunde sauber gemacht werden. Może też i rana u tego kogoś musi być wyczyszczona. Aber das allein reicht nicht. Ale to samo w sobie nie wystarczy. Dann muss sie auch verbunden werden. Ta rana musi być też i owiązana. Dann gibt es Kranke. Następnie czytamy o owcach chorych. Krankheit ist oft eine längere Sache. Choroba to jest często rzecz, która ciągnie się dłużej. Die Kranken, die will er stärken. Czytamy, że on chce te chore wzmocnić. Denk an einen Vers aus dem Propheten Jesaja. I teraz przypomina mi się wiersz z księgi proroka Izajasza. Ein Vers, der auch von dem Herrn Jesus spricht. To jest wiersz, który mówi też i obrazowo o Panu Jezusie. Jesaja 42, Vers 3. 42 rozdział Izajasza, trzeci wiersz. 42 rozdział, trzeci wiersz. Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi. Ludom ogłosi prawo. Ja, das geknickte Rohr, das wird er nicht zerbrechen. Tak, on nie dołamie do końca tej nadłamanej trzciny. Er richtet es auf. On raczej wyprostuje ją. Der Docht, der nur noch glimmt, den löscht er nicht aus. Ten knot, który tylko ledwo się żarzy, on nie dogasi go. Er will dafür sorgen, dass die Flamme wieder heller wird. To on o to się postara, aby ten płomień rozgorzał na nowo. Und er tut das in absoluter Übereinstimmung mit der Wahrheit. I on to wszystko czyni w absolutnej jednomyślności z prawdą. Kein Kompromiss. Nie ma u niego kompromisów. Nein, der Wahrheit gemäß handelt er. Bo on działa zgodnie z prawdą. Und so stärkt der Hirte das Kranke. I w ten sposób ten pasterz wzmocni chore. Dann gibt es noch zwei Schafe. I jeszcze są następne dwie owce. In Vers 20 am Ende das magere Schaf. W wierszu 20 pod koniec czytamy o owcach, które są chude. Das hat nicht genug zu essen bekommen. Czyli owce, które nie otrzymały wystarczającej ilości pożywienia. Und in Vers 21 das schwache Schaf. I w 21 wierszu czytamy o owcach, które są słabe. Es gibt auch heute solche, die sind vielleicht im Glaubensleben noch nicht stark geworden. I dzisiaj są z pewnością tacy, którzy w swoim życiu wiary jeszcze nie wzmocnili się odpowiednio. Das sind solche, die auch mal Hilfe brauchen. To są tacy, którzy potrzebują pomocy. Sind wir bereit, Hilfe zu geben? Czy jesteśmy gotowi, aby udzielać pomocy? Und sind wir auch bereit, Hilfe anzunehmen? Ale z drugiej strony, czy jesteśmy gotowi, aby przyjąć świadczoną przez innych pomoc? Dann kommen wir zu der zweiten Stelle, wo die Hand des Herrn über Hesekiel kam. I teraz możemy przejść do następnego, w tym urywku drugiego miejsca, w którym Ezechiel odczuwał, że ręka Pana spoczęła na nim. Wir haben das gelesen in Kapitel 37. Czytaliśmy o tym w 37 rozdziale. Die Hand des Herrn kommt über ihn und der Herr führt ihn in ein Tal. Tu oglądamy, że Pana, ręka Pana spoczęła nad nim i wyprowadził go do pewnej doliny. A ta dolina była pełna suchych kości. Te kości są obrazem tego narodu, który obecnie żyje w rozproszeniu na całym świecie. Kein Leben. I w zasadzie nie ma życia. Unglaube. Jest niewiara. Da wo Unglaube ist, ist kein Leben für Gott. Bo tam, gdzie jest niewiara, tam nie ma życia dla Boga. Und jetzt sieht der Hesekiel etwas und er hört etwas. I teraz Ezechiel coś widzi i słyszy. Da ist ein Getöse und auf einmal rücken die Knochen zusammen.
Słyszy tutaj nagle wielki szum i widzi, że te wszystkie kości zaczęły się poruszać. Und das, was Hesekiel hier sieht, das haben wir schon ein wenig erlebt. I to, co tutaj Ezechiel widzi, to my już troszeczkę mogliśmy przeżywać. Es gibt wieder einen Staat Israel. Bo znowu pojawiło się na mapie świata państwo Izrael. Da hat es wieder ein Zusammenrücken gegeben. Był taki moment, w którym właśnie to poruszenie tych kości nastąpiło. Es sind aus diesem Volk wieder welche zurückgekehrt in ihr Land. Tak, z tego narodu już niektórzy wrócili do tego obiecanego kraju. Ezechiel sieht, wie diese Gebeine zusammenrücken. I Ezechiel widzi, jak te wszystkie kości się zaczynają złączać. Und dann kommen wieder Sehnen darüber und Fleisch wächst und Haut kommt darüber. Następnie widzi, jak te kości porastają ścięgnami, pojawia się również i ciało, i skóra. Aber am Ende von Vers 8 steht, es war kein Odem in ihnen. Ale pod koniec ósmego wiersza czytamy o tym, że nie było w nich tchnienia ożywczego. Noch kein Odem, kein Leben. A więc nie było w nich tchu, nie było życia. Und so ist es heute. I tak dzisiaj też jest. Es gibt wieder ein Staat Israel. Wprawdzie jest już to państwo Izrael, aber noch kein Leben aus Gott. Ale nie ma tam życia z Boga. Sie glauben nicht an den Herrn Jesus. Bo oni nie wierzą w Pana Jezusa. Einzelne mögen dabei sein. Może tam tylko niektórzy są tacy, którzy wierzą. Aber das Volk als Ganzes verwirft nach wie vor den Herrn Jesus. Ale cały ten naród, ogólnie mówiąc, dalej odrzuca Pana Jezusa, tak jak kiedyś go odrzucił. Kein Leben. Czyli nie ma życia. Aber es kommt der Augenblick, und das steht dann ab in Vers 9 und 10. Ale przyjdzie taka chwila, a o tym czytamy w 9 i w 10 wierszu, wo sie den Messias annehmen werden. Że oni przyjmą tego Mesjasza. Sie werden den sehen, den sie durchstochen haben. I będą widzieli tego, którego przebodli. Sie werden an ihn glauben. I uwierzą w niego. Und dann schenkt Gott Leben. I wtedy Bóg podaruje życie. So wird es einmal ein Volk Israel geben. I tak kiedyś, w przyszłości, będzie kiedyś taki naród izraelski, und da ist Leben. Który będzie miał życie. Leben aus Gott und Leben für Gott. Życie z Boga, życie dla Boga. So sieht Ezekiel bei diesem, wenn die Hand des Herrn so über ihn kommt, wie diese Nation wieder zusammengeführt und zum Leben erweckt wird. I tak, gdy spoczęła nad Ezechielem ręka Pana, to widział to, że ten naród zostaje połączony ponownie i znowu pojawia się życie w nich. Und damit das geschehen kann, ist es nötig, dass sie den wahren Hirten, den Herrn Jesus, annehmen. Ale aby to się stało, jest rzeczą konieczną, aby oni tego prawdziwego pasterza, Pana Jezusa, przyjęli. Und dann kommt noch einmal die Hand des Herrn über ihn. I jeszcze raz czytamy o tym, że ręka Pana spoczęła na Ezechielu. 25 Jahre ist Hesekiel jetzt schon weggeführt. I Ezechiel już znajdował się 25 lat w tym wygnaniu. 20 Jahre sind vergangen seit Hesekiel 1. 20 lat minęło od pierwszego rozdziału tej księgi Ezechiela. Etwa 9 Jahre ist die Stadt Jerusalem schon zerstört. Około już 9 lat temu miasto Jerozolima została zburzona. Da kommt die Hand des Herrn wieder über ihn. I znowu ręka Pana spoczęła na nim. Und dann wird er in Gesichten Gottes in das Land Israel gebracht. I on znowu w tym widzeniu Bożym zaprowadzony jest do tego kraju izraelskiego. Und er wird auf einen sehr hohen Berg gestellt. Został postawiony na bardzo wysokiej górze. Und dann sieht er, wie die Stadt wieder gebaut wird. I widzi, jak to miasto znowu jest odbudowane. Wir haben das gelesen in Kapitel 40, Vers 2 und 3. Czytaliśmy o tym w 40 rozdziale, w drugim i w trzecim wierszu. Dann sieht Hesekiel einen Mann. I następnie Ezechiel widział pewnego męża. Und der Mann hat in seiner Hand eine Schnur und eine Messrute. I ten mąż miał w swoim ręku sznur i łatę mierniczą. Wir lesen genau das gleiche im Propheten Jesaja. Pręt mierniczy. To samo możemy przeczytać w księdze proroka Izajasza. In Kapitel 2. W drugim rozdziale, Vers 5. W piątym wierszu. Da sieht Zacharia auch einen Mann. Zacharia. Nie Izajasza, tylko Zachariasza, przepraszam.
drugim rozdziale tutaj prorok widzi też i pewnego męża. Und dieser Mann hat auch eine Messschnur in der Hand. W piątym wierszu widzimy, że ten mąż również też ma w swoim ręku sznur mierniczy. Und er soll Jerusalem messen. I ten mąż miał zmierzyć Jerozolimę. Und so sieht Ezekiel auch diesen Mann. I tak Ezechiel widzi tego męża znowu. Und er erkennt daran, wie alles nach dem Maßstab Gottes gebaut wird. I on może się zapoznać z tym, że wszystko zostało według miary Bożej zbudowane. So wird es einmal sein, wenn diese Stadt wieder gebaut wird im tausendjährigen Reich. Tak będzie też i kiedyś, gdy to miasto będzie odbudowane w tysiącletnim królestwie. Ezechiel sieht jetzt alles, was gebaut wird. I Ezechiel mógł to widzieć, co wtedy będzie zbudowane. In Kapitel 40, Vers 5, die Mauer des Tempels. W 40 rozdziale mówi o tym, że widział te mury świątyni w 5 wierszu. In Kapitel 41, Vers 1, den Tempel selbst. W 41 rozdziale w 1 wierszu widzi, że sama świątynia została zbudowana. In Kapitel 41, Vers 22, den Altar. W tym 41 rozdziale w 22 wierszu widzi również, że ołtarz się pojawił. Alles wird so gebaut, wie der Herr es möchte. Wszystko będzie tak odbudowane, jak życzy sobie Pan. Und dann haben wir in Kapitel 43 gelesen, następnie czytaliśmy w 43 rozdziale, wie die Herrlichkeit Gottes zurückkommt. Jak chwała Boża wróciła z powrotem. Ich finde das so schön in diesem Buch. Ja to uważam za bardzo piękną rzecz w tej księdze. Gott muss Ezekiel zeigen, wie seine Herrlichkeit diese Stadt verlässt. Bóg musiał wprawdzie Ezechielowi pokazać, jak chwała Jego musiała to miasto opuścić. Aber er hört damit nicht auf. Ale na tym nie kończy się ta księga. Er zeigt auch, wie diese Herrlichkeit wiederkommt. Bóg pokazuje mu, jak znowu ta chwała wraca z powrotem. Und dann erfüllt diese Herrlichkeit wieder das Haus. I ta chwała Boża znowu ten dom Boży wypełnia. Das ist nicht Wirklichkeit geworden, als ein Teil zurückkehrte unter Esra und Nehemia. Nicht. To nie urzeczywistniło się wtedy, gdy pewna część tego ludu wróciła pod przywództwem Nehemiasza z powrotem do tego kraju. Aber es wird in Erfüllung gehen im tausendjährigen Reich. To spełni się w tym tysiącletnim królestwie. Dann haben wir noch aus Kapitel 47 gelesen. A następnie czytaliśmy z 47 rozdziału. Nachdem Hesekiel das alles gesehen hat. Po tym wszystkim, gdy Ezechiel to wszystko już widział. Die Stadt und den Tempel. To miasto i świątynię. Den Opferdienst, wie er in dieser Zeit einmal sein wird. I tę służbę ofiarniczą, która też w tym czasie już będzie wprowadzona w życie. Dann kommt der Herr noch einmal zu ihm. I wtedy Pan jeszcze raz przychodzi do niego. Und er führt ihn zurück. I przyprowadza go z powrotem. Kapitel 47, Vers 1. Czytamy w 47 rozdziale w 1 wierszu. Er führte mich zurück zur Tür des Hauses. Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku. Ezekiel wird zum Eingang in das Heiligtum gebracht. I Ezechiel stanął przed tą bramą przybytku. Und dann sieht er, wie unter dieser Tür Wasser hervorfließt. I widzi, że spod tych drzwi wypływa woda. Nachdem er diese ganze äußere Herrlichkeit gesehen hat, gdy on zobaczył te wszystkie zewnętrzne wspaniałości, wird er zurückgeführt zur Quelle des Segens. To jest teraz z powrotem przyprowadzony do źródła tego błogosławieństwa. Ihm wird gezeigt, wo das Wasser herkommt. I pokazane jest mu, skąd ta woda wypływa. Das Wasser, das für Gnade und für Segen steht. Ta woda, która tutaj jest obrazem łaski i błogosławieństwa. Diese Wasser, da wo sie hinkommen, da wird alles gesund. Bo ta woda, dokądkolwiek tylko dopłynie, wszystko jest uzdrawiane. Wo dieses Wasser hinkommt, da wächst Frucht. Bo ta woda, gdzie tylko dopłynie, to wyrasta obfity owoc. Und wo ist die Quelle dieses Segens? A gdzie znajduje się źródło tego błogosławieństwa? Sie ist da, wo Gott wohnt. Ono jest tam, gdzie mieszka Bóg. Gott wohnt im Heiligtum. Bóg mieszka w świątyni. Und dahin wird Ezekiel jetzt zum Schluss gebracht. I do tego miejsca właśnie na koniec jest zaprowadzony Ezechiel. Die Wasser flossen herab. Und an welcher Seite? A te wody zaczęły teraz spływać w dół.
I z jakiej strony? Ende von Vers 1. Pod koniec pierwszego wiersza czytamy. An der Seite des Altars. Od strony ołtarza. Da wird uns gezeigt, was die Grundlage dafür ist, dass Gott Segen geben kann. Tu w tym jest pokazane, jaka jest podstawa tego, aby Bóg mógł podarować błogosławieństwo. Es ist das Werk des Herrn Jesus am Kreuz auf Golgatha. To jest właśnie to miejsce tego ołtarza, tego krzyża na Golgocie, gdzie Pan Jezus dokonał swoje dzieło. Daran erinnert der Altar. O tym właśnie wspomina ten ołtarz. Und von dort fließt dieses Wasser. I stamtąd właśnie wypływa woda. Dann wird Hezekiel mitgenommen. Następnie Ezechiel jest dalej poprowadzony. Viermal tausend Ellen. Czterokrotnie tysiąc łokci. Und jedes Mal soll er stehen bleiben. I za każdym razem miał się zatrzymać. Und dann soll er messen, wie hoch das Wasser ist. I miał zmierzyć głębokość tej wody. Beim ersten Mal ist es Wasser bis an die Knöchel. Po raz pierwszy stwierdza, że woda sięga do kostek. Beim zweiten Mal ist es Wasser bis an die Knie. Po raz drugi stwierdza, że woda sięga do kolan. Beim dritten Mal ist es Wasser bis an die Hüften. Po raz trzeci stwierdza, że ta woda sięga do bioder. Und beim vierten Mal ist das Wasser so tief, dass man nicht mehr stehen kann. A po raz czwarty woda już jest tak głęboka, że nie można w niej ustać. Es ist Wasser zum Schwimmen. Gdyż jest już to woda, w której trzeba pływać. Ich möchte jetzt gerne eine Erklärung geben. Chciałbym teraz podać wyjaśnienie. Und dann zwei Anwendungen machen. A następnie dwa sposoby zastosowania tego w życiu. Wir haben gesehen, dass dieses Wasser von der Gnade und von dem Segen spricht. Mówiliśmy o tym, że ta woda obrazowo mówi o łasce i błogosławieństwie. Möchte das mal eben noch zeigen? Chciałbym to jeszcze pokazać. In Vers 7 sehen wir, dass am Ufer dieses Flusses sehr viele Bäume stehen. W siódmym wierszu czytamy o tym, że na brzegu tej rzeki rosło bardzo dużo drzew. Das heißt, dieses Wasser garantiert Wachstum und Frucht. To znaczy, że ta woda gwarantuje wzrost i owoc. Am Ende von Vers 8 lesen wir, dass da, wo die Wasser hinkommen, das Meer gesund wird. I pod koniec, w ósmym wierszu czytamy o tym, że tam, gdzie ta woda spływa, to wszystko jest uzdrawiane. Dieses Wasser bringt also Heilung. A więc ta woda niesie ze sobą uzdrowienie. Was steht auch noch mal in Vers 9? Wenn diese Wasser dorthin kommen, so werden die Wasser des Meeres gesund. I w wierszu 9 jeszcze raz o tym czytamy, bo tam, gdzie dotrze ta woda, to wszystko jest uzdrawiane. Und dann steht weiter, das ist der dritte Punkt, alles wird leben, wohin der Fluss kommt. I trzeci punkt to jest to, że zawsze pojawia się życie, dokąd dociera ta woda. Also dieses Wasser ist auch die Quelle des Lebens. A więc ta woda jest również źródłem życia. Da sehen wir, wie hier dieses Wasser von der Gnade und dem Segen Gottes spricht. I tak widzimy, jak ta woda obrazowo mówi o łasce i o błogosławieństwie Bożym. Und jetzt die erste Erklärung. Teraz chciałbym podać pierwsze wyjaśnienie tego. Wir denken an die Geschichte der Menschheit. Pomyślmy o całej historii ludzkości. Gott hat Adam und Eva geschaffen. Bóg stworzył Adama i Ewę. Und dann hat er mit den Menschen gehandelt. A następnie on działał z ludźmi. Er hat sich den Menschen offenbart. Objawiał się ludziom. Der Mensch fiel in Sünde. Człowiek popadł w grzech. Aber Gott hat ihn nicht aufgegeben. Ale Bóg nie zrezygnował z kontaktu z nim. Und über die ganze Zeit hat Gott immer mehr von seiner Gnade gezeigt. I przez cały ten czas Bóg coraz to więcej pokazywał swoją łaskę. Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch. Przez setki i przez tysiące lat. Jeweils tausend Jahre können wir mal rechnen. Pomyślmy sobie, tysiąc lat. Adam war der Anfang. Adam był początkiem. Und dann denken wir mal weiter, etwa tausend Jahre. I pomyślmy teraz trochę dalej, po tysiącu lat. Da sind wir in der Zeit von Noah. Znajdziemy się już w czasach Noego. Und was lesen wir da in der Bibel? I co wtedy czytamy w Biblii? Noah fand Gnade in den Augen des Herrn.
Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Wieder 1000 Jahre weiter. Pomyślmy o następnych 1000 lat. Sind wir in der Zeit von Abraham. 2000 lat od stworzenia to mniej więcej czas, w którym żył Abraham. Gott nimmt den Abraham heraus. Bóg wyciąga tego Abrahama. Und er sagt, ich will dich segnen. I mówi do niego, ja chcę Tobie błogosławić. Und du sollst zum Segen sein für alle Nationen. I Ty masz być błogosławieństwem dla wszystkich narodów. Was für eine Gnade Gottes. Jakaż wielka łaska Boża. Wieder 1000 Jahre später. I znowu następny krok, 1000 lat później. Sind wir in der Zeit von David. Już znajdziemy się w czasach, w których żył Dawid. Gott in seiner Gnade gibt seinem Volk den König. Bóg w swojej łasce dał swojemu narodowi króla. Und er befreit sie von den Feinden. O nim czytamy, że wyzwolił ten naród od wszystkich nieprzyjaciół. Und wieder 1000 Jahre später. I znowu 1000 lat później. Was ist da? Co wtedy się dzieje? Da kommt der Herr Jesus. Wtedy przychodzi Pan Jezus. Da lesen wir im Titusbrief, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. I w liście Tytusa czytamy, objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi. Gott hat sein Herz in Gnade und Liebe gezeigt. Bóg swoje serce w łasce i w miłości pokazał. 4000 Jahre Menschheitsgeschichte. I minęło 4000 lat historii ludzkości na ziemi. Und dann zeigt er seine ganze Gnade in ihrer ganzen Fülle. I wtedy on pełnię swojej łaski pokazał na ziemi. So wie Hezekiel 4000 Ellen an diesem Fluss entlang geht. Tak jak Ezechiel 4000 łokci szedł wzdłuż tej rzeki. Und am Ende ist das Wasser zum Schwimmen. I na koniec stwierdza, że to są już wody głębokie do pływania. Gnade Gottes, die das Denken übersteigt. A więc jest to łaska Boża, która przewyższa nasze możliwości pojmowania. Und in dem Herrn Jesus kommt Gott mit allem zu seinem Ziel. I to w Panu Jezusie Bóg doszedł we wszystkim do swojego celu. Auch mit seinem irdischen Volk. Również jeśli chodzi o jego ziemski naród. Jetzt möchte ich gerne noch zwei Anwendungen machen. I teraz chciałbym podać dwa sposoby zastosowania tego. Einmal waren es Wasser bis an die Knöchel. Po pierwsze oglądaliśmy, że wody sięgały do kostek. Das sind die Knöchel am Fuß unten. To znaczy, to były kostki przy stopach. Und den Fuß brauchen wir zum Laufen. A stopy potrzebujemy, abyśmy mogli chodzić. Er spricht von dem Weg, den wir zu gehen haben. One obrazowo wskazują na drogę, którą podążamy. Du und ich haben einen Weg zu gehen über diese Erde. Ty i ja mamy swoją drogę, abyśmy szli po tej ziemi. Können wir diesen Weg in eigener Kraft gehen? Czy jesteśmy w stanie tą drogą iść we własnych siłach? In eigener Kraft schaffen wir das nicht. We własnych siłach nie damy rady. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Ale teraz przychodzi ta dobra wiadomość. Wir müssen es auch nicht in eigener Kraft schaffen. My nie musimy starać się podołać we własnych siłach. Da ist Wasser bis an die Knöchel. Bo woda sięga do kostek. Gnade Gottes für den Weg, für jeden Schritt. To jest ta wystarczająca ilość łaski Bożej na każdy krok naszej drogi. Wasser bis an die Knie ist der nächste Schritt. Następny krok to wody sięgające aż do kolan. Da denken wir daran, dass wir die Knie beugen dürfen vor unserem Gott. I tu możemy pomyśleć, że my nasze kolana możemy zginać przed naszym Bogiem, dass wir ihm Anbetung bringen dürfen. Że my możemy mu przynosić uwielbienie. Auch das können wir nicht in eigener Kraft. Auch das können wir nicht in eigener Kraft. Tego też nie jesteśmy w stanie dokonać z własnej siły. Aber in seiner Gnade gibt er das, was wir dafür brauchen. Ale on daje swojej łaski, we swojej łasce wszystko to, co my potrzebujemy. Dann Wasser bis an die Hüften. A następnie czytamy o wodzie sięgającej aż do bioder. Die Hüften, die sprechen von Kraft und Dienst. A te biodra obrazowo wskazują na siłę i na służbę. Dienst für den Herrn, den wir tun dürfen. To chodzi o służbę, którą my możemy wykonywać dla Pana. Wir können das nicht aus uns selbst. My nie możemy jej, czy nie potrafimy jej wykonać ze samych siebie. Aber es ist alle Gnade und Hilfe da, die wir brauchen. Ale to wszystko jest z łaski i tej pomocy Jego, którą potrzebujemy. Und was bleibt am Ende? I co pozostaje nam na koniec? Wasser zum Schwimmen.
Jest to woda, w której trzeba płynąć. Da dürfen wir uns verlieren in diesem Strom der Gnade. My możemy po prostu się zanurzyć w tym strumieniu łaski. Wir können einfach sagen, nichts mehr ich, alles du. I możemy po prostu powiedzieć, już nie jestem, nie chodzi już więcej o mnie, tylko zawsze o ciebie. Worum es auch geht in unserem Leben. Obojętnie o co by chodziło w naszym życiu. Paulus hat gesagt, Paweł powiedział, Paulus hat gehört von dem Herrn, meine Gnade genügt dir. Że usłyszał od Pana swojego, dosyć ci na łasce mojej. Da möchte ich noch eine zweite Anwendung machen. I chciałbym jeszcze teraz podać drugi sposób zastosowania tego. Sind hier vier Abschnitte. Mamy tutaj cztery urywki. Und ich möchte dich mal bitten, teil mal dein Leben ein in vier Abschnitte. I chciałbym ciebie poprosić, podziel swoje życie na cztery urywki. Das ist der erste Abschnitt, das sind so die Ausbildungsjahre, Schule und Berufsausbildung. Pierwsze lata, pierwszy odcinek to właśnie lata, gdy chodzimy do szkoły, gdy uczymy się zawodu. Dann sind so ist der nächste Abschnitt, wo man anfängt zu arbeiten. Następny odcinek czasu to lata, w których zaczęliśmy pracować. Vielleicht eine Familie gründet. W tym czasie zwykle też i dzieje się, że zakładamy rodzinę. Wo man merkt, dass es im Leben noch mehr gibt als Schule und Ausbildung. I nagle zauważamy, że w życiu jeszcze istnieje coś więcej niż tylko szkoła i wykształcenie. Dann folgt ein dritter Abschnitt. I teraz następuje trzeci odcinek życia. Du hast schon Erfahrungen gesammelt. Zgromadziłeś swoje doświadczenia. Du hast eine gewisse Verantwortung. Nosisz już swego rodzaju odpowiedzialność. Aufgaben übernommen, die du in Verantwortung ausführen darfst. I przejąłeś takie zadania, które możesz w odpowiedzialności teraz wypełniać. Und dann gibt's einen letzten, einen vierten Abschnitt. I jest ostatni, czwarty urywek. Du wirst älter. Stajesz się już starszy. Kannst nicht mehr all das tun, was du einmal getan hast. Nie jesteś już w stanie wszystkiego wykonywać, co kiedyś robiłeś. Vielleicht geht das Berufsleben zu Ende. Twoje życie zawodowe się skończyło. Du fängst an, Aufgaben abzugeben an Jüngere. I zaczynasz pomału oddawać zadania na młodszych. Vier Abschnitte im Leben. Cztery urywki w twoim życiu. Gottes Wort sagt uns etwas über das Alter, das Lebensalter. Słowo Boże nam mówi na temat właśnie tego wieku życia. 70, wenn es hochkommt, 80. 70, a jeśli Pan daruje, to i 80 lat. Da passt das ziemlich gut, jeweils 20 Jahre. To mniej więcej dobrze pasuje. Każdy ten urywek około 20 lat. Jetzt stellen wir fest, für jeden Lebensabschnitt ist Gnade da. I teraz możemy stwierdzić, że na każdy z tych urywków jest łaska do dyspozycji. So am Anfang haben wir noch gar kein großes Bewusstsein davon. Na samym początku nie mamy jeszcze wielkiej świadomości tego. Wir wachsen heran und haben noch gar nicht so ein Empfinden, dass wir Gnade brauchen. My dorastamy i w ogóle w tym czasie nie mamy takiego odczucia, że w ogóle potrzebujemy tej łaski. Hier und da ist eine Entscheidung zu treffen. Tu i tam musimy podjąć jakąś decyzję. Da merken wir, da wird uns das bewusst. Ich brauche ja die Hilfe des Herrn. I potem zaczynamy zauważać, że w tym momencie potrzebuję pomocy Pana. Da erleben wir. Er ist da. Wasser bis zu den Knöcheln. I my go doświadczamy, że on jest, bo woda jest aż do kostek. Wir werden etwas älter. Ale gdy stajemy się starsi, wir merken, wir brauchen mehr Gnade. To zaczynamy zauważać, że potrzebujemy coraz więcej tej łaski. Wir empfinden das mehr. My coraz bardziej to odczuwamy. Wir haben unsere Aufgaben. Mamy już swoje zadania do spełnienia. Wir empfinden, wie wir an unsere Grenzen stoßen. I możemy to odczuwać, że dochodzimy już do granic naszych możliwości. Aber wir stellen fest, Wasser ist da bis an die Knie. Ale jednocześnie stwierdzamy, że woda jest dalej do dyspozycji, bo sięga aż do kolan. Werden wir noch älter. Potem jeszcze bardziej się starzejemy. Wir empfinden die Verantwortung, die auf uns liegt in den verschiedenen Aufgaben. Odczuwamy tą odpowiedzialność, jaka na nas spoczywa w różnorodnych zadaniach. Wir merken,
Wir schaffen es nicht alleine. I zauważamy, że nie damy rady samodzielnie. Wir würden gerne die Kinder erziehen für den Herrn. Chętnie byśmy chcieli dla Pana wychować nasze dzieci. Wir stoßen an unsere Grenzen. I tu dochodzimy do naszych granic możliwości. Wir sehen Verantwortung im Volk Gottes. Widzimy też i odpowiedzialność w ludzie Bożym. Wir möchten gerne brauchbar sein für den Herrn. I w tym chcielibyśmy być bardzo pożyteczni dla Pana. Wir spüren, wir haben Grenzen. I nagle zauważamy, że dochodzimy do granic naszych możliwości. Aber im gleichen Maß, wie wir unsere Grenzen erleben. Ale w tej samej mierze, w jakiej my odczuwamy, że dochodzimy do naszych granic możliwości, erleben wir, dass Gnade Gottes da ist. To jednocześnie to przeżywamy, że łaska Boża jest nam dana do dyspozycji. Wasser bis an die Hüften. Bo woda sięga aż do bioder. Genug Gnade, genug Hilfe vom Herrn für alle Aufgaben. Wystarczająca ilość łaski, wystarczająca ilość pomocy Pana do wszystkich zadań. No werden wir noch älter. Potem jeszcze bardziej się starzejemy. Wir merken, es geht nicht mehr so wie früher. I zaczynamy zauważać, że już nam nie idzie tak jak dawniej. Wir müssen Dinge abgeben. I nie, z niektórych rzeczy musimy zrezygnować, scedować na innych. Es ist nicht einfach, eine Sache anzufangen. Nie jest to rzeczą łatwą rozpocząć pewną rzecz. Aber es ist auch nicht einfach, eine Sache abzugeben. Ale nie jest też rzeczą łatwą, gdy jesteśmy już w jej wykonywaniu, scedować ją na kogoś innego. Aber dann dürfen wir erleben, dass Gnade genug da ist. Ale w tym też możemy doświadczyć, że łaska jest zawsze wystarczająco dana do dyspozycji. Wasser zum Schwimmen. Bo tej wody jest już tak dużo, że trzeba pływać. Wenn unsere Füße uns vielleicht nicht mehr tragen, jeżeli nasze stopy już nas może tak dobrze nie niosą, dann trägt die Gnade. To wtedy niesie nas łaska. Und wenn wir so wachsen in der Gnade und in der Erkenntnis des Herrn Jesus. I gdy tak będziemy wzrastali w łasce i poznaniu Pana Jezusa, das schreibt Petrus als ein alter Mann. To wtedy poczytajmy Piotra, który jako już stary mąż napisał. Dann werden wir in unseren Herzen glücklich und dankbar. I wtedy będziemy w naszych sercach szczęśliwymi i wdzięcznymi. Dann können wir in unserem Innern zu einem Vater in Christus werden. Wtedy możemy w naszym wnętrzu stać się Ojcem w Chrystusie. Dann können wir sagen, ich habe genug in dem Herrn Jesus. I wtedy będziemy mogli powiedzieć, mamy swoje zadośćuczynienie, swoją pełnię w Chrystusie. Wasser zum Schwimmen. Bo woda jest tak głęboka, że trzeba pływać. Wir vergessen uns selbst. I wtedy możemy zapomnieć o samym sobie. Wir verlieren uns in dem Meer der Gnade. Dlatego, że my możemy zanurzyć się, można by powiedzieć tak, zniknąć w tych wodach łaski. So hat Gott für jeden Lebensabschnitt alles, was wir brauchen. I tak Bóg na każdy urywek naszego życia ma wszystko to, co my potrzebujemy. Wir wollen das so mitnehmen aus dem Propheten Hesekiel. Chcielibyśmy to wszystko ze sobą zabrać z tej księgi Ezechiela. Der Herr legt auch auf uns seine Hand. I Pan kładzie swoją dłoń na nas. Er hat uns manche ernste Botschaft zu sagen. On ma niejedną poważną rzecz, takie poselstwo do przekazania dla nas. Aber er öffnet uns auch sein Herz. Ale on również też je otwiera swoje serce. Er zeigt, wie seine Gnade über allem steht. I on nam pokazuje, jak jego łaska ponad wszystkim stoi. Und er tut das, um uns neu mit sich zu verbinden. On czyni to po to, aby nas na nowo ze sobą połączyć. Dass wir neu gestärkt den Weg weitergehen. Abyśmy na nowo byli wzmocnieni naszą drogą dalej iść. Bald kommt der Herr Jesus. Gdyż Pan Jezus wkrótce przyjdzie. Dann werden wir ihn sehen, wie er ist. I wtedy będziemy mogli go oglądać takim, jakim on jest. Dann werden wir erst richtig verstehen, wie groß diese Gnade ist. I wtedy dopiero będziemy mogli właściwie w pełni zrozumieć, jak wielką jest ta łaska. Und solange wir noch hier sind, ale dopóki jeszcze tu na tej ziemi jesteśmy, wollen wir es im Herzen uns wieder neu fest vornehmen. Chcielibyśmy w naszych sercach sobie mocno to na nowo postanowić, ihm in Treue nachzufolgen. Aby Jego we wierności naśladować.